I oto jest. Właśnie. O, ale wyszliśmy równocześnie, wyszliśmy z tym, jak Dariusz Szpakowski, Jakub Wawrzyniak, Adrian Mierzejewski i ten czwarty dżentelmen. Słuchajcie, kogo ostatnio Mierzejewski chciał powołać? Zapolnika? Naprawdę tak było? Tak, Zapolnika. Zapolnika chciał powołać, tak na serio. Mhm. Obejrzał jedną bramkę, prawdopodobnie. No, nie, ale to jest fajne, to mi się podoba. Taki porządny ekspert. Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście? Zapolnik strzelił przewrotą. Powołajmy go. Powołajmy go. On strzelił przewrotą. Przyjechałem tuż po przewrotce na stadion. Naprawdę. Przyjechałem w momencie, kiedy strzelał na 1-1 zawodnik łódzkiego klubu sportowego. Któryś. Nie pamiętam już, który. Dokładnie. W każdym razie Zapolnika niestety nie zdołałem zobaczyć. Dziś jest mecz o awans do finału baraży, które są bardzo trudnymi barażami, bo to baraże, w których bierze udział Estonia. Ale tam, gdzie jest Estonia, to znaczy, że jest trudno. I w związku z tym, że jest taka wiekopomna okazja, to się zebraliśmy tutaj w bardzo szerokim gronie. Jest Wojtek Piela. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że od razu tutaj dotknąłeś te mandarynki, bo to nie jest, drodzy widzowie, tutaj taka nieżywa dekoracja studia. Są prawdziwe, egzotyczne owoce, które rosną w takich krajach, które już grają na Mistrzostwach Europy. My chcemy tam być. My chcemy tam być. Chcesz awans? Chcesz awans? Na razie to mandarynki. Wojtek, jak możesz wyjąć kostkę i ją mieć na zewnątrz, to będzie lepiej. Dobrze, to tak zrobię. O, proszę bardzo, tak robię. Ale nas gdzieś tutaj sobie mogę położyć? Tutaj, dobra. Dobrze, jest, proszę bardzo. Dobrze, dobrze. O, dobra. Mamy to. Dobra, ja muszę sprawdzić przede wszystkim, czy widać moje skarpetki. Jak zobaczę, dobra. Nie widać skarpetki. Mówię, dzień dobry, uszanowanie. Witam się z szanownym czatem. Ja chciałbym pokazać na tych to mandarynkach nasze ustawienie. Grę defensywną. Ale to nie jest wigilia klasowa, żeby się przerzucać. Spokojnie, ten moment jeszcze przed nami. Szymon Powidło, Kuba, gdzie Kiwi? Kiwi będzie na finale baraży. Bo dzisiaj nie zdążyłem wejść do Biedronki, ani do Kauflanda. Niestety. Mamy tego mecza zaplanowanego. Ani nawet do Lidla. No, ale kończąc przedstawiać gości. Jest z nami Wojtek Piela w koszulce Dolcan Ząbki Polska. Tak, w bluzie nawet tutaj. Proszę bardzo, narodowy Dolcan Ząbki klub, który dostarczał reprezentantów Polski swego czasu i to jest prawda, tak? No choćby Rafał Leszczyński, Artur Borys grał w Dolkanie Ząbki, Artur Jędrzejczyk, Damian Kądzior, no cała plejada wielkich reprezentantów i dzisiaj myślę, że właśnie tym sznytem przy doborze garderoby się kierowała. Dalej siedzi Julek. Najnowsza koszulka mam. Julek CPK w koszulce z napisem CPK z tyłu. Nie, no z przesady. No trudno. Tam jest napisane ten. Ile za nią zapłaciłeś? Kurczę, nie wiem, ale to ile one? 600? 700 zł? 700 zł, tak. 700 zł. To 700 zł zapłaciłem. I trochę za duża, bo jeszcze urosnę, to sobie kupię na wyrost, żeby mi na parę meczy starczyło, a nie za jeden i wyrosnę. Jurek w koszulce za 700 zł, czyli więcej niż wartość pozostałych dwóch gości, których teraz miałem przedstawić, czyli jest Leszek i jestem ja. To są koszulkę reprezentacji Polski z meczu z Luksemburgiem. Nie, San Marino. Nie, za Wójcika. Mirosław Trzeciak. W czarnych strojach. To był Luksemburg, a nie San Marino? 3-2, Polska-Luksemburg, 3-2. Graliśmy w czarnych strojach, tylko się sprał numer. A to jest koszulka Mirosława Trzeciaka. O. I ona tak właśnie wyglądała, bardzo ładna. Zawsze chodzę po prostu w koszulce Mirosława Trzeciaka z meczu Polska-Luksemburg. Mogę to zdradzić. Ale też się sprał numer. Ożył się sprał, to jest taka smutna, myślę, reminiscencja no i smutne odzwierciedlenie i smutne, po takie... Smutne pokazanie, uzmysłowienie polskich eliminacji, które za nami. Orzeł się sprał i on dzisiaj musi się odprać. Kracjon rzucił z kolorowymi. Kracjon rzucił z kolorowymi i orzeł się. Jeszcze na Fernando Santos zamknął ten pojemnik. I ten drugi, Babaglu, Boboglu, jak się nazywał ten Mołdawianin, który nas pozbawił marzeń, pozbawił nas złudzeń. No jestem ja. Jestem w koszulce Moment z Intermediolem, bo stwierdziłem, że jak dzisiaj spadać z wysokiego konia, to w koszulce tych, którzy z wysokiego konia z kolei mają opanowane. Jest tu już moment podpisania kontraktu z Piotrem Zielińskim. Właśnie. Nie, jeszcze nie ma. A jest jak Piotr Zieliński strzela przewrotką, Raboną i Skorpionem? Naraz? Ale jest widzę Zanetti, a od słowa Zanetti do słowa Zieliński to dzieli tylko kilka liter. Ale czekajcie, był jeden zawodnik w Interze polski. Dawid Smug. O! Co się stało? Mati? Co się stało? No tak, nie. Pokazać. Jest słabo Kuba, przed chwilą był słabo Leszek. Nie. To mój naturalny stan, bycie słabo. Poczekaj, mów tylko ty. I mam mówić głośno, czy mam mówić tak jak zazwyczaj, czyli słabo? Tak, żeby ludzie się dowali tak, jaki słaby głos ma. Rany boskie. Bo mówię teraz takim swobodnym tonem. Okay. Połapał cię wszystko.
Chyba, że po prostu jak rzucam mandarynką, to tak jest. Przepraszam, przestanę rzucać mandarynką i może to poprawi. Bo kostka jest włączona, tu jest wszystko git. Mógłbym wyjąć i włożyć to podłączenie, ale nie wiem. Wydaje mi się, że może to nie zadziałać, bo wtedy będzie straszny trzask. Olki był ok, nagle przestał. Moment, kto ma różowe takie naklejki? Chyba... Ja mam. Ty masz i Wojtek ma. Mam. A, proszę, czyli wy wygrywacie, Bigo! Jest Bigo, dla was! Czy to jest awans? Znaleźliśmy. Wygraliśmy piosenkę Jerzego Pomskiego. Ale jak sobie sami zaśpiewacie, oczywiście. No, oczywiście. Ale wiecie, za w ogóle możliwość. No tak, no to dużo. To dużo. Opowiem wam, bo widzą mnie opowiem, bo mnie nie słychać, ale opowiem wam. Ale my przekażemy. Dokładnie. Możecie przekazać. Jest w rodzinie mojej żony tradycja bożonarodzeniowa, że podczas lepienia pierogów robi się jednego pieroga oszukanego. Że w środku nie ma farszu, tylko jest trochę mąki. I zazwyczaj to jest jeden pieróg, taki oszukany. Oczywiście co roku trafiałem go ja, dziwnym trafem, zawsze trafiałem go ja. Natomiast szczęściarz. Ostatnio zrobiono tych pierożków więcej, jakieś 4-5. Wszystkie trafiłem. I oczywiście ja zawsze udaję, że mnie to nie rusza. Jem normalnie tego pustego pieroga z samym ciastem. I jak zjadłem czwartego, tak, zatrujesz się. Ja mówię, o to chodzi, Boże. Wreszcie skończyłem z tą tradycją, jak się wezmę i zatruję. Chyba może to jest sugestia. Nie, od mąki to się chyba jeszcze nikt nie zatruł, to inne białe substancje. A zresztą napijmy się. Cukier. To cukier. Cukier miała śmierć. Zebraliśmy się wcześniej. Jak możecie zauważyć, drodzy widzowie, witamy was w ogóle serdecznie, bo nie było takiego formalnego powitania. Zaczęliśmy trochę wcześniej. Nie dlatego, żeby zdążyć przeczytać skład, tylko dlatego, żeby zagrać w piłkę na Kurniku. No i generalnie, taki mecz, taka ranga, no, trzeba pokazać po prostu tutaj się na galowo, czyli wystartować. Czyli dlatego są mandarynki. No tak. Może się zdarzyć tak, że będziemy grać w piłkę do końca. Że nie będziemy na mecz zwracać uwagi, zwłaszcza jeśli Estonia strzeli przed upływem 15 minut. No tak, no bo to jest, mówmy, rzecz, na którą nie warto zwracać uwagi, tylko no coś, czego niestety można się spodziewać. To jest prawda. Cały czas różne osoby słychać czasem ciszej, czasem głośniej, ale widzę, że Mateusz nad tym pracuje bardzo mocno na poziomach dźwięku. Mateusz ma taką konsoletę jak DJ. I ona ma różne kolory. Ma też słuchawki jak DJ. Tylko nie ma koloru czarnego, bo dzisiaj całą czerni zgarnął Leszek, jeśli chodzi o swoją koszulkę, która zasłoniła numery. Nawet te najładniejsze z możliwych numerów 3D, które są na obecnych koszulkach. Już... Nie wiem, czy widzicie, wzruszający kartonik na trybunach. Dej mi koszulkę, piłkarzu. Ale jakikolwiek piłkarz. Nie, widziałem, że było coś. Nie, tam było konkretne wymienione. Albo Grosik, albo... Inni nie mogą. Albo Lewandowski. Jak Dawidowicz podbiegnie, to go oplują. Uwielbiam tę tradycję i te koszulki lądujące dzień później na Eliksie. Tak. Za niewyobrażalne pieniądze. Zamienię na psa. Ale coraz sprytniejsi są. Niestety są coraz sprytniejsi, bo zauważyłem, że już nie jest tak, bo wcześniej było wiadomo. Ivi Lopez, daj koszulkę, bo wiadomo, Ivi Lopez to każdy zna. Ale teraz już są sprytniejsi. Biorą takiego piłkarza numer 22 w kadrze, co nikt nie chce jego koszulki, ale to jedno dziecko chce. Stoi z tym kartonem dzielnie, chcąc koszulkę tego człowieka z numerem 22. A to jest duży test na asertywność. Weź tak, bądź takim właśnie piłkarzem numer 25 i nie podejdź, nie? A jak podejdziesz, to potem będziesz, tam karmisz koniku w ogóle i ten. No. Podchodzi do dzieci. Moim zdaniem to jest w pewnym sensie właśnie taka głębsza prawda, że jak ktoś się postawi, to ty możesz stwierdzić, on ma charakter. A jak się nie postawi, to znaczy, że nie taki łamagan. Ale są też trenerzy, którzy powiedzą, że jak pójdzie, to da. To właśnie dobry charakter, bo spolegliwy, więc życie... To jest najlepszy test od czasu, gdy Janusz Wójcik testował bramkarzy. Dudka i Matyska. Tak, nie. Nie, czekaj, wiem. Janusz Wójcik miał karton z napisem daj koszulkę i chodził między Matyskiem a Sidorczukiem. I kto pokazał ten karton, Matysek dał koszulkę. A może te dzieci to w ogóle są wystawiane przez trenerów. Wystawię trójkę dzieci na podpuchę, zobaczymy, czy się złapie. Rodziny trenerów być może. Jakieś dalsze. Tak, na przykład ostatnio na świętach Bożego Narodzenia tak się dogadali. Ty tam
Marcin, słuchaj, albo Julek, nie wiem, staniesz tam za 3 miesiące, nie? Będzie takim, załatwię ci bilet, bo ja mogę, tam zadzwonię. I weź, bo ja muszę zaprawić ten Piotrowski, to on tam się nadaje do kadry, czy nie. No i taki Julek albo Marcin, zbieżność imienia przypadkowo oczywiście. Zwłaszcza jakbyś był właśnie takim jeszcze 9-letnim chłopcem z marzeniami, że reprezentacja Polski to jest wielka drużyna. 9-latka z marzeniami. Myślę, że to nie byłaby trudna metamorfoza, szczególnie stałbym po prostu z tym kartonikiem. Trochę bym przykucnął dla charakteryzacji. Nie, ale moim zdaniem... Byłbyś stał jako charakteryzowany 9-letni Mariusz. Jakby ktoś się przypieprzył, to byś powiedział, a ja trenuję siatkówkę. Tak. No i co? I w 9-latku. LeBron w wieku 9 lat miał już 1,90 m. Dokładnie. Tak. Jestem przyszłością koszykówki trefla ogniwo Sopot. Super polskie azoty. Proszę się odpierdolić. Jestem 9-letnią przyszłością trefla ogniwo Sopot. Tak. I będę jeszcze większą przyszłością, jak moje Bermudy nas przejdą. Tak, tak, ale ty będziesz Dawidowiczu w przyszłości po mój autograf stał. Jak będę miał 30 lat, to będę grał. Za krótka nazwa klubu. To nie jest klub z ambicjami, jeżeli chodzi o koszykówkę. To musi być coś... Trefl, ogniwo, KGHM, polski cukier, Denver, azoty, Denver. Kalambus. Ale, albo Wizard, słona anegdota też pewnie nigdy nie słyszeliście, rozstania po autograf, że Cezary Pazura przecież taki się powiedział, że był strasznie smutny, jak młody Janusz Gajos mu nie dał na planie czterech pancernych jako Janek Kos, no i po latach mu wypomniał tę anegdotę, no i Janusz Gajos powiedział, Czarek, przecież mogłeś powiedzieć, że to ty. No. Właśnie, no tak. 9-letni Julek też mógł powiedzieć, że na przykład jak za 15 lat razem spotkają w kadrze, przecież mogłeś powiedzieć. Wtedy wszystko było łatwiejsze. Chciałbym namierzyć tych pierwszych trenerów LeBrona. Jak oni, kurczę, skąd oni wiedzieli, kiedy on miał 9 lat, że faktycznie jego przyszłość jest w koszykówce, jak mierzył 1,90 m. Jak oni do tego dobrnęli, że to jest człowiek, który mógłby zostać koszykarzem. Jest do meczu 50 minut. I jak próbujemy szybko, mecz możemy, rozegrać? Możemy spróbować. I mówię, możecie spokojnie, bo to nie chciałbym też, żeby ten mecz jakoś tak, że wszyscy absorbował. Gadać, absorbował, tak? Tylko sobie na luzie po prostu zagramy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak też widzowie nasi to odbiorą. Tylko oczywiście Mati tam już wylogowało, prawda? Jestem tylko... O, jest tiebreak, jest tiebreak. W najważniejszym meczu dzisiejszym mierzą się siatkarki UKS-u siatkarkami budowlanych. I to jest playoffs o Mistrzostwo Polski i jest w tej chwili 2-2. Ja jestem zalogowany, jakby co. I jak tam po prostu uda ci się, to zaczniemy sobie jakiś pierwszy mecz. Gruzja opędzlowała Luksemburg. Dobra, to ja klikam start i nie wiem, kto się zmierzy w pierwszym zacznij boju. Zacznij Julku. Matej, czy chcesz najpierw podpisać tam, tak? Czy jest podpisane? Już podpisuję. Dobra, ja jestem numerem, nie wiem, którym jest. Jeden. Czekaj, dajmy Matiemu podpisać też, niech będą te pryncypia. Ty robisz coś numerem? Ty jesteś... Ty będziesz zaczynał, wydaje mi się. To się okaże, to są tylko... Tak, jedne, tylko ja jestem numerem 2, tak, ja jestem numerem... Na pewno jest atak na górę. Tak, to, no to są ważne, testy. Ja jestem numerem 2, tak. A czy odbyło się przed meczem oficjalna kolacja i tłumaczenie przez sekretarza Łukasza Wachowskiego, że the game will be played by players? Pierwszy mecz, pierwszy tonight's mecz game w historii kanału Gol.pl transmitowany taki właśnie. A, ale Łukasz, to kontra. Nie, no ja tak patrzę już na te ustawienia. Kto wygra mecz? Kto gra Polską? Kto gra Estonią? Kto gra? Teraz ja? Gdzie jest syn Marta Puma w składzie? Ufam, że Leszek trenował w domu, więc ja jestem za tym, żeby Leszek był Polską, a Julek Estonią. Także Julek, nie zawiedź nas, przegraj. Po prostu weź i przegraj. To nie będzie trudne, bo dawno nie grałem w grę tą. Też, do czasów studiów. Kurde, muszę... Leszek, a ja od czasów gimnazjum. Okay. Widać. Mam tu odpalonego was na moim telefonie podłączonym pod... Niesamowita chwila w historii... Futbolu. Futbolu, tak jest. Jest mecz, trwa nie mecz. To... W ataku Leszek. Nie, teraz już nie. Dupie. Teraz w ataku Julek. Ale znowu... Otwarta droga do bramki. No tak jest. Musisz go wyciąć na czerwoną, słuchaj. Nic. Powinno się tu wyciąć. Dobrze, nie, no blokuj, blokuj. Marne tak próby jest. Obrony już do boku. Nie, no bardzo dobrze się śledzi. No. A, nie, no ładnie za kosem. Kurde, całe dzieciństwo mi przeleciało przed oczami. Nie było długie. No bo tak, dzieci żyły. Wyprowadził! Co tu się wydarzyło? Bezpośrednie długie zagranie z pominięciem środka pola. Z pominięcia. Nie no, Leszek, ratuj się kto nie, może no, tutaj. Tu się nie da. Ja już. Teraz atakuję. Julek już nie da rady. To ja już jestem... To nie można już. Ja i opały... A, dobra, to ty wyszedłeś. Tam bo... jest podpisane chyba. Ale problemy, bo nie, bo problemy, ja mam problemy. Ja mam spóźniony obraz. Julek!
No nie, dobrze. Gość, ale muszę przyznać, że ten rajd był dobry. Ten rajd był bardzo dobry. Dlaczego ten mecz masz 15 minut? To powinien być już koniec. Już. 15 minut, to przecież można wszystkie te kratki. Ale emocje, co? Boże, ale to już widzę, że co tu idziesz jak... Julek, ale widać, że grasz bez Kosty Wasiliewa. No. Jest no. Brak Kosty Wasiliewa, ja aż nazbyt. Nie rozczarowało was to, bo ja tylko potem rozczarowało. Wydaje, że Estończycy sami się tu podkładają, a i tak nadal nie jestem pewny. O Jezus. Zmiana zawodników. Zostałem zmiażdżony. Jest gol? Jest gol? Fantastycznie. Tak, Dawidowicz. Czemu jest blokujemy za wyzywanie tu napisane? No. A, to jest taka ogólna uwaga. Myślałem, że to już my coś. Już do nas. Czy to będzie w ogóle wygodne, że będziemy tak często zmieniać zawodników? Z tym podpisem i tak dalej. Dobra, jak lepiej... będzie podpisany ktoś inny niż gra. Dobra, to teraz jesteś rzeczywiście... Kuba gra na moim telefonie. Dobra, tak jest. I Wojtek gra na Julkowym. Ja myślę, że po prostu trzeba napisać człowiek jeden i człowiek dwa. To który. Tak. CPU, tak. Ludzie. Dobra. Kto zaczyna? Ja. Tak, dobra. Proszę bardzo. Do ataku. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Do ataku dzielni Polacy. On mnie tu zaraz zmiażdży. No tak, trzeba uważać na te bandy, bo To jest naprawdę. Całe clue, opcja. Całe clue, naprawdę. Dobra, ale rzeczywiście, chłopaki niech sobie grają. Dobra, to ja tu pyknę. Brak Kosty Wasiliewa, no, powiedziałeś. Znaczy, powiedziałem? Zapłakałem, no. Chciałeś powiedzieć. Po co chcieliśmy obejrzeć ten mecz? Żeby Kosta Wasiliew strzelił nam tubę w 92 minucie i żeby było śmiesznie. I dokładnie. I mówiliśmy o tym mniej więcej od pół roku. Jak tylko wylosowaliśmy to Bestonię, chcieliśmy jednego. Kosta Wasiliew, nawet jakby nie grał w pierwszym składzie, to widziałbyś go na ławce, jak śrubokrętem dokręca Ortezę sobie, że tak od 60 minuty już tutaj śrubeczki. Ależ błąd! Bagat taki, wiesz, nie, jak robiłeś w drugie liceum, czyli tak. Wcale, prawda? Jakiś młody wiązał w ogóle lewego buta, bo on się nie jest w stanie skręcić po prostu tak nisko. I w 75 wtacza się, kulejąc wchodzi Kosta Wasiliew z Ortezą wielkości małego miasteczka. Mhm. I rzut wolny, 87, tak z 35 metrów, sypnięcie w samookien. I to się nie wydarzy. Tuba z całej pety. Przecież tak. My od 3 miesięcy żyliśmy tylko tym, żeby zobaczyć 40-letniego Kostię Wasiliewa jako kapitana reprezentacji Estonii, jako najważniejszą postać. Tą aleją przeszłości znowu kroczyć i nic. Najgorsze jest to, że to tworzy możliwość, że Kosta Wasiliew nie zostanie rekordzistą, bo on miał zostać rekordzistą w dzisiejszym spotkaniu. Tak. Miał rozegrać 157 występ w reprezentacji Estonii. No to i tak muszą zrobić jakiś specjalny mecz na jego pożegnanie, żeby rozegrał ten 157 mecz, bo nie wierzę, że... No myślę, że na Euro może być na przykład. Tak, na Euro akurat te 3 spotkania no dociągną do 160 akurat. Tak. Nie. Ja myślę, że on na ten mecz właśnie z Walią albo Finlandią, już będzie, oni go szykują po prostu, żeby ale że jeszcze tego. Oszczędzają. Da, z Polską to tam. Odpocznij. Poradzi sobie syn Marta Puma. Sprowadziliśmy tę maszynę, co zamroziła Wesley Snipesa w Człowieku Demolce. Tam se odeśpisz 3 dni i jakoś takoś będzie. A przeczytałem 100 artykułów o tym Pumie, tym bramkarzu Pumie. I potem patrzę skład Pum, mówię, o, to jest ktoś starszy od Wasiliewa. Z tych Pumów. Jak się okazało, a to syn. To ale syn. Najgorsze, że nie ma ani Ojamy. No. Ani Sapinena. Ani Zeniowa. Cała moja wiedza o piłkarska, o reprezentacji Estonii właśnie się skończyła. O Jama i Wasiliew. Naprawdę liczyłem, że to będziemy się emocjonować. No Sapinen na szpicy? Aj, jest. 2-0 dla Polski. No to teraz i tak się długo broniłem, bo byłem Estonią. Byłem Polską, przepraszam. Dobra, Kuba. Dawaj, to teraz... Zwycięzcy. A, krosowo. Teraz będzie pojedynek. Teraz ja gram na, że tak powiem, teraz Leszkowym. Się skończy. A Kuba gra jako Julek. Skończą się głupoty. Skończy się. Dobra. Kto rozpoczyna? Ty rozpoczynasz. Nie, ty, Kuba. Ja rozpoczynam? Dobrze. A, bo ja jestem teraz numer 2. No tak. No, to będzie. Teraz jest finał baraży. Tak jest. Estonia, Finlandia. No, a Polska Balia mecz o nic, takie spokojne badanie, tak. Jakieś tam we wtorek. Przygotowywanie kadry na Euro 2028, no bo na Mundial to przecież, umówmy się, to wiadomo, że ani Walia, ani Polska wtedy nie jedzie. Nie no, to fajnie, że już od tego czwartku będziemy mogli zacząć dyskusję, kto za probierze. Ja Portugalczyk, który Portugalczyk? Gonzalo jest wolny. Wczoraj
odwiedzili nas, mnie i moją narzeczoną, tacy znajomi, no i żeśmy wieczorem sobie przy spożywaniu herbaty z cytryną przypominali najpiękniejsze chwile polskiej reprezentacji, więc oglądaliśmy mecz skrót Polska-Słowacja na Stadionie Śląskim w 2009, no i tam po ostatnim gwizdku, jak ci Słowacy wybiegli się cieszyć, to spodobał mi się, jak Dariusz Szpakowski tam od razu widać, że przygotowany 569 dni, za tyle rozegramy następny mecz, no tam wtedy euro dopiero, nie, 2012, nie? No to tak myślę, że dzisiaj będziemy mogli powiedzieć 569 dni, bo tam te eliminacje to już odpuśćmy do mundialu, nie, tak, to budujmy, tak, budujmy. I ten mecz o stawkę to będzie tam euro 2028, na które zorganizujemy, bo jeszcze nie wiadomo, ale to będziemy musieli je wyszarpać organizację w takim razie, żeby... A jak Katar se kupimy? No tak, tak. Niby Anglia chyba tam jest teraz, że organizuje, dobra, no ale dobra, Anglicy se zdążą, Anglicy i tak zagrają, tak. Anglia jest ręką. A zresztą jak Anglii to tak zależy, to dobra, możemy im tam oddać mecz grupy C o 13:30 we wtorek, tam Szwajcaria, Gruzja, ale resztę my przejmujemy. Co ja robię? Polska ja musi robię być tutaj? Gigantem i jak chcemy być gigantem, to możemy sobie kupić. Ja zajrzę na czat w tym czasie, bo coś czuję, że tam mogą być naprawdę dobre komentarze a propos tego wyjątkowego spotkania piłkarskiego. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Ale dzisiaj... Ale pofrunął, ale pocisnął! Ale dzisiaj ku pokrzepieniu serc, nie wiem czy widzieliście, polska młodzieżówka w sposób spektakularny zwyciężyła w eliminacjach. Tak, ja widziałem, że 1-1 było. Z Izraelem 2-1 na wyjeździe po golu w 90 minucie Kajetana Szmyta. O, także, Kajetan się szykuje do tej sprzedaży. Nie! Także, myślisz, no to jest, że to ten moment to jest? To jest ten moment, zawaliłem to. Chciałem zacwanie. Tam nie ma jak wyjść. O, to mi się podoba. News może? Z portalu Legianet. Nie ma jak z tego wyjść. Chiniama wznowił karierę. No, tak. Tekstur Chiniama wraca na boisko. Tak. 40-latek będzie Polską. Grał w Pukesie, Warszawice, klubie Stiski i Beklas. No i dobrze. Kuba wygrywa pierwszy turniej piłkarzyki w historii domówki. Kuba wygrał, tak? Tak, ale Kuba jest tym. Czyli Estonia, patrzę na koszulkę, Estonia jedzie na euro. I Kostia Wasiliew w mecz otwarcia. Dobra. Robię mikrofon bliżej ust. Ciuć. Chyba będzie teraz bliżej ust. Ciuć. Marek pisze, Fejo odszedł z motoru, bo ma zastąpić probierza po odpadnięciu z baraży. Nie zdziwiłoby mnie to. Absolutnie. Dobra, bo to wymaga większej liczby. Nie chcę tego połamać. No. Dobra, ciuć. No już jest blisko, bo czuję go przy policzku. Lepiej nie będzie. Niestety. O. Z przeglądu tweetów jeszcze Marcin Bożenski. Tymczasem 76-letni Dick Advokat ugotował w debiucie rywal siódmym zespołem Championship Curacao, którego selekcjonerem został znany holenderski stratek. Tudzież Curacao, jakby to powiedzieli bardziej pewnie dystyngowani lingwistycy. To jest pytanie, zagadka. Wygrało z Hull City. Jako które Cezary Kulesza wymienił Curacao w swojej słynnej wyliczance alkohola. Odpowiedź A, 17, odpowiedź B, 4, odpowiedź C, 10. No. Wojtku, że jesteś ekspertem do spraw Cezarego Kulesza, polskiej piłki, historii. Myślę, że między pierwszym a czwartym, tak. Ale ja bym to też odwrócił to pytanie, na którym miejscu w swojej rankingu, w swojej giełdzie nazwisk na nowego selekcjonera po zwolnieniu Czesława Chińczyka Mundialu wymienił Dicka Advokata. Patrząc na CV, to chyba był on tuż za Fernando Santosem. Doświadczony. Nie, Advokat to teraz, po Estonii myślę, że będzie. Dick Advokat? Ale wiesz, teraz on już nie dowie. No ale zobacz. Ma projekt w Curacao. Ale będzie argument. W Curacao? Zobaczcie, jak mu szło w Curacao. Dlaczego go nie wziął do Polski? Pokonał Hull. No to właśnie. Hull City to oni tam na Premier League się szukają. A w ogóle brakuje mi strasznie meczów takich klubowo-reprezentacyjnych. No tak, no, tak. To było tak bardzo ciekawe. Jakby teraz nagle tak totalnie z dupy Robert Lewandowski kontra River Plate. Gdzieś grają tak w La Plata. Pogoń Siedlce kontra Węgry. O. Taki sparing. Cool. Jeszcze wydaje się w Rybniku. A na przełomie wieków bardzo modne były takie mecze Europa kontra reszta świata albo Europa tak, kontra Ameryka Południowa. Tak. Piotr Świerczewski kiedyś zagrał w jakimś takim meczu. I co ciekawe, kiedyś Andrzej Grajewski organizował mecz Rosja, reszta świata. Zastanawia was pewnie, kto grał w reprezentacji reszta świata. Otóż Paweł Miążkiewicz. Ja bym się bardziej zastanawiał. Paweł Grajewski mówi, znaczy przerwa, Andrzej Grajewski mówi, a to będą widzieć różnicę z Zidanem a Miążkiewiczem. Ja wam lepszego Zidana sprowadzę. Może inaczej. I Miążkiewicz grał. Może inaczej, czy Miążkiewicz należył do reszty świata? No tak, należał do reszty świata. Do reprezentacji. Dlaczego miałby nie prezentować tej reszty świata? No? To prawda, natomiast też właśnie wczoraj podczas buszowania po bibliotece PZP, no to odkryliśmy również cała zakładka mecze nieoficjalne. No i to nie jest przecież
jakaś taka strasznie odległa przeszłość, ale jak tego brakuje, rok 2008, stadion Pogoni Szczecin, tak? Polska kontra zagraniczne gwiazdy Orange Ekstraklasy. I mecz zresztą przegrany 2-3. No to... Gdzie Tejszun Chiniaba, wspominany przez nas tu przed chwilą, strzelił gola bijącego gwóźdź. Nie powiem, że do trumny Lobenhakera, bo on się potem, prawda, pięknie ta kadra rozrosła, no ale powiedzmy do trumny tego wyniku. A kto strzelił bramki w ogóle dla... Arboleda strzelił dla zagranicznych. No to tak. Myślałem, że dla nas. No właśnie. Dla nas wiem, że Wawrzyniak strzelił na 2-2, bo już aż tak nie pamiętam z tego. Wiecie, że słyszałem historię, że Tejszun Chiniaba wciąż gra w piłkę w Polsce. No właśnie, powiedziałem. Reaktywował karierę. A no właśnie, wtedy grałem pewnie, tak? Tak. No to jednak rozprasza. Chętnie przypomnę tobie, bo to jest rzecz, którą trzeba ogłaszać dzisiaj. Tejszun Chiniaba, 41-letni, przynajmniej oficjalnie, napastnik byłej reprezentacji Zimbabwe, wznowił karierę i będzie grał w tyskiej B-klasie. Siedzi i gra. No i ja myślę, że zresztą portal Legia.net podał, no to Legia szuka na postawie. No, po kontuzji Blaża Kramera, tak? Taki czy nie ma? Czemu nie? Na podmęczonego. Z Michałem Kucharczykiem. A to było super. Gual strzela 15 bramek, 2 z przewrotki, 3 rabonom, 4 okienka, a w swoim stylu Rynajdź. No Mark, ty już się nagrałeś, tutaj teraz tekstur wejdzie na te pół godzinki, bo ty już za dużo sobie dzisiaj pograłeś. Ja z tych czasów legijnych też pamiętam, jak Henningberg tak z uporem maniaka ku rozczarowaniu wszystkich kibiców wystawiał Marka Saganowskiego długo kosztem Orlando Sa. Wszyscy tak mówili, nie no, to przed Portugalczyk. Ja tak nie mówię. Jakiś poważny napastnik, nie no. Tu gość tam miał nawet jeden występ w kadrze, no to robiło wrażenie. No, on z Ronaldo na zgrupowaniu tam jajecznicę jadł pewnie. No tu Marek Saganowski, no z całym szacunkiem, ale no już powoli kończący karierę, no ale widocznie Henningberg widział więcej. Henningberg po prostu ceni sobie tradycję, za co też trudno go krytykować. U mnie zawsze, jeśli jest wybór Marek Saganowski, a cokolwiek, ktokolwiek, jakkolwiek, nawet nie chodzi o konkretnie fakt piłkarza, napastnika, trenera, cokolwiek, człowiek Saganowski, kontrakt, ktokolwiek inny, to zawsze bieram Saganowskiego, więc wtedy bardzo się cieszyłem. Chyba, że byłby to Dani Ramirez. Mógłbym sympatyczny pan Marek zremisować. Mati, czy możemy zrobić sondę, czy gramy jeszcze jeden turniej w piłkarzyki, czy skupiamy się na gadce? Czy czat chce, żebyśmy zagrali jeszcze jeden turniej? Chyba, że teraz możemy ewentualnie w coś innego na nie, korniku. Właśnie, zostajemy w piłkarzyku. Tylko to będzie działo, dobra. Czy gramy w piłkarzyki dalej, czy... Sonda, czy już się skupiamy na wyjść. Czy jeszcze jeden turniej w piłkarzyki, czy już to po prostu zostajemy i gadamy? Coś miałem, wiem co miałem powiedzieć. A propos tego, że Tejszun Chiniaba wznowił karierę w B-klasie, to zrobiło mi się smutno ostatnio, bo czytałem sobie jak co piątek i jak co poniedziałek, nie pamiętam czy to był piątek czy poniedziałek, ale czytałem sobie przegląd sportowy w mojej ulubionej Żabce, bo mam taki rytuał wręcz, to już od paru tygodni ładnych. Mój syn zaczyna lekcję o 8.50, więc zawożę go na lekcję na 8.50. Ja dopiero w WF zaczynam o 9.40, więc mam 50 minut dla siebie. I jadę sobie do Żabki, kupuję sobie hot doga, kupuję sobie dużą czarną kawę i świeżutki przegląd sportowy. Akurat mam w poniedziałki i w piątki lekcje, więc akurat jest świeży przegląd sportowy w poniedziałek z wynikami z piątku i świeży przegląd sportowy piątkowy z wynikami z poniedziałku. A ja widzę, jak są takie wyniki. Pogoń się zremisowała z Węgrami. Takie są wyniki meczów piątkowych? Cholera jasna. Nie do uwierzenia. Co? Ruch Chorzów zmienił trenera? Ale jak? Co? I on już zdążył kupić dwóch piłkarzy? Tak, drugi raz w tym sezonie zmienił trenera. To jest codziennie? No i siadam, piję sobie kawę, zawsze wprawia mi to w dobry humor, bo zaczynam oczywiście od tych wyników, mówię, co za historia, tydzień po, a oni wynik podają. I już jestem w dobrym humorze, że ja ten wynik znałem wcześniej, bo posiadam internet. Ale ostatnio to w ogóle masz prawo mieć do dobrych humorów, bo otwierasz, że tam ŁKS nie przegrywa, nie? Ale na okładce było ech te końcówki. Krakowia dała sobie, czy Widzew dał sobie wyszarpać zwycięstwo nad Krakowią, no i ŁKS nad Rakowem, bo ech te końcówki. Natomiast Radosław Kałużny ma swoją stałą rubrykę. Co tydzień jest wywiad z Radosławem Kałużnym. Co powie tata, chyba tak to się nazywa. I dziennikarz zagaił tak, a może pan by pograł jeszcze w niższych ligach? Tak od dla zdrowia. I Radosław Kałużny wyciągnął sikierę tasach. Mówi tak, w niższych ligach dla zdrowia? Tam grają niespełnieni piłkarze z przerostem ambicji, co by każdemu tylko nogi połamali. Jak to czytałem, to z każdym kolejnym słowem tak karlałem sobie. Tak się zamykałem, tak, no to ja. To właśnie ja. Tutaj taki wróbelek przeleciał, każdy z bazuki. Zrobił się przykro, że jestem jedyną przyczyną, dla której Radosław Kałużny nie kontynuuje kariery w niższych ligach właśnie, bo są tacy ludzie w niższych ligach. Tak jak nie, to można do dowolnego piłkarza chyba z tamtych lat przytoczyć anegdotę, mi się coś kojarzy, to chyba Grzegorz Lato powiedział, tak, że dostał jakieś pytanie,
No, panie Grzegorzu, a jak pan myśli, jaki był wynik meczu tam pomiędzy obecną reprezentacją a pana? No 1-0 tylko. No, a dlaczego? Bo już mamy tam po 60 parę lat. W wielu konfiguracjach. Że to jest czar, tak, tak. Każde nazwisko i dalej jakiś tak kącik ustą zadrży. No tak, to nawet za barwne. Tak jest. To można powiedzieć. W istocie. Jeśli chodzi o ekspertów i anegdotę o ekspertach, to ja pamiętam doskonałą historię Zbigniewa Bońki, który miał akurat wtedy pewien program, w którym robił za eksperta. Wystąpił za eksperta. I Zbigniew Boniek dostał wyniki meczów Ligi Włoskiej, tam chyba Serie B czy coś. Jakie były ostatnio tam wyniki? Como czy Pescara, jakiś taki mniej znany. Ten przeczytał sobie tam ogólnie. Miał tylko wyniki. Zaczął się program. Oglądałem ostatnio Como. 3 mecze. Bardzo dobra defensywa. Do niewielu sytuacji dopuszczają. To. Niesamowite jest to, jak Zbigniew Boniek potrafił sprzedać suche informacje podane mu na kartce tuż przed programem. Jakby był po prostu ultrasem Como. Żył Como od 30 lat każdym spotkaniem. Miał wytatuowane plecy w legendach Como. I to jest ten Bayer, ostateczny test Bayeru Zbigniewa Bońka zdany wiele lat temu. A to też fajnie, ciekawie takich piłkarzy, bo przecież ma się chyba w programie ostatnio na golu Dominik Guziak z Piotrem Dmowskim o Piotrze Świerczewskim podobną historię opowiedzieli, tak? Że Warren Sport kiedyś, czy któryś z nich, czy kolega jechał do Piotra Świerczewskiego nagrać jakąś tam setkę lizy francuskiej, jako wiadomo, no, on grał we Francji, znam był Francji. No i tam wyszli powiedz ci tam, jakie wyniki były ostatnio, nie? Że Marsylia wygrała, że tam ten, no i tak potrafił, nie wiem, po 30 sekundach jakiegoś takiego ogłady szybkiej tam wypalić, że Marsylia będzie walczyć mistrzostwo, że to jest ich sezon, że ten mają dobry atak, nie? I wiesz, nie oglądając kompletnie. Ja już to mówiłem, nie wiem czy to Wojtko akurat chłopakom na pewno, jak miałem przyjemność być w programie z Andrzejem Grajewskim. W stanie futbolu, tak, i Andrzej Grajewski, który ewidentnie nie był na bieżąco z futbolem, przyszedł do studia, bo był akurat. No tak. Bo i dostał się pytanie, sportowym. Jak spodziewasz się tego najbliższego meczu Lecha Poznań w lidze? Lech Poznań już w latach 90., bo trudno. Inteligentnie to wybrnie. Mi się podobały zawsze te wstawki z języka naszych zachodnich sąsiadów i przyjaciół Andrzeja Grajewskiego. Jakiś pamiętam, był w studiu na Euro 2016, Niemcy grały bodaj ze Słowacją w 1-8 i on tam normalnie, że nie no, Slowakaj, to co to jest, że tam Niemcy to się przejadą, nie, tam, bo oni mają Boatenga, Hummelsa, nie, tak pamiętam, Slowakaj. Że, pamiętam, że ta kariera ekspercka Andrzeja Grajewskiego w pewnym momencie, w takim mainstreamie, tak? W pewnym momencie się skończyła przez jakimś skandalem, tak? No że Michniewicz w Chile. Było później dużo, ale w studiu Pulsatu. Znaczy on tam się wtedy w ogóle też gdzieś tam na YouTubie do obejrzenia, moim zdaniem, albo generalnie w przestrzeni sieciowej, z Dariuszem Dziekanowskim był taką ostro wymianę zdań, bo Dariusz Dziekanowski śmiał jakoś tam obronić delikatnie polską reprezentację, bo wtedy mieliśmy wybitny turniej, no i tam w fazie grupowej chyba gola nie straciliśmy, tak? No tam mówił, że no, zazębia się, że może tam wcale na tle tych Niemców nie mamy tak złej defensywy. No można było tak sądzić, bo 0-0 w grupie i ten Grajewski go tam wyśmiał, że co ty tam myślisz, że ten nasz Glik to tam z Boatengiem mógł, nie? No i tam Dzieka do niego tak, no Andrzej, no ale słuchaj, patrzmy trochę realnie. No. Nie, no przecież Niemcy to tam chodzą za miliony euro, wiesz, Marken coś tam, wiesz. No i tak oni się tak widać stali, aż tam Szymon Rojek, Bogu ducha winny, musiał interweniować i przenosić się, bo już panowie rozpoczynamy mecz. Ja powiem wam tak, wpiszę Andrzej Grajewski skandal. Zobaczymy. To będzie długa lista. To ile mamy, mamy czasu do meczu? No. Znaleziono 2 676 000 wyszukiwań. Mamy donaty. Szymon nam przelał 2,5 euro cegiełka na futbol futbolu. Wielkie dzięki Szymon. I przelał nam Master Wash 2 euro na pizzę, bo do 40 000 jeszcze trochę. A właśnie, bo są cały czas suby, są tam gdzieś w rogu. I jak... Już się dowiedziałeś? Ja już widzę tylko jedno podkreślone słowo. Poka. Ja nie chcę wiedzieć dalej. No nie będzie już Andrzej. Co zrobił Andrzej Grajewski? Euro 2016. Skandaliczny żart w studiu Polsatu. Grajewski zażartował... Powiem wam tak, z obozu nie powinniśmy mówić, obóz harcerski. Tym skończę. I rzeczywiście od tamtej pory nie pojawił się już Andrzej Grajewski w mainstreamowych studiach. No ale umówmy się, jakby zapraszanie Andrzeja Grajewskiego, to równie dobrze, że rzeczywiście w każdym studiu można włączyć taki licznik od
Sekundy do skandalu i właśnie tak. Oj, tak. Ewentualnie sekundy do skandalu albo sekundy do tego, jak Andrzej Grajewski opowie historię o tym, jak załatwiał Müller Milsia reprezentacji Rosji. To są drodzy widzowie, wpiszcie sobie Andrzej Grajewski skandal i sami będziecie wiedzieć, to nie zmuszajcie nas tutaj, żeby zablokowali kanał. Tak, tak. Bo i tak balansujemy na cienkiej granicy i obawiam się, że dzisiaj, żeby balansować parę razy, jak nasze orły tu rozpoczną. Ale powiem wam, że generalnie, jak tak sobie myślę o tych, o wyśmiewaniu ekspertów, którzy zawsze schodzą na ten swój temat, że Andrzej Grajewski, jak tam w następnym Mecz Lecha Poznań, już w latach 90., jak ja budowałem Wielki Widzew, albo nie wiem, ktokolwiek inny, kto zawsze schodzi na swoją ligę, to dzisiaj pochwalę się wam, bo Leszek był przy tym, był świadkiem, kiedy nagrywaliśmy te triku. Potrafiłem zejść z kibiców Górnika wyrywających pisuary na literaturę piękną. Nie. Wystarczyły to czytanie przeglądu sportowego co piątek i poniedziałek, to jednak to, ma swoje odzwierciedlenie, tak? Kontakt z literą pisaną, tak? Ale słowem pisaną. Trzy zręczne z wody, pach, 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 no, i już tak nie jak, rozmawiamy tak o demolce stadionu. Tak jak no, tylko już rozmawiamy teraz o literaturze. Ale ty żeś zrobił, Kuba, dokładnie odwrotnie. Ty zszedłeś z tematu, na którym się znasz, na temat, na którym się nie znasz. Także to nie wiem, czy to była dobra opcja. A ja bardziej i tak sobie cenię, bo jeszcze tutaj właśnie takie wymyki, na zasadzie schodzenie na temat Lecha Poznań w latach 90., o którym się tak teraz słyszało. I tak moim zdaniem jest o klasę wyżej, niż jak ktoś nie ma pojęcia, o czym mówi. Absolutnie zielonego, ale brnie to. W sensie, że zna jakieś jedno nazwisko, jeden zespół, jeden ostatni mecz, jaki widział na skrótach i mówi, o tak, tutaj mogę teraz parę udzielić rad. To widać czasem o osobach, o dziennikarzach, którzy nie oglądają na co dzień Ekstraklasy. Znaczy nie oglądają. I zbliża się zgrupowanie reprezentacji Polski i ktoś jest z tego polskiego kurnika na zapleczu sracza powołany. Tak to wiesz, Werona, tu ktoś tam jakieś XB grał, to, a tu przyjeżdża z tego Piasta Gliwice. Co tu powiedzieć? No tak, co tak. Przecież nie widziałeś? No. Nie oglądałeś meczu z Rodomiakiem. Nikt tego nie oglądał. No to teraz jak tu powiedzieć? Tak? Podejście a la Tomasz Hajto, tak? Na początku wieku, że patrzcie, ja tu mam złoty zegarek, mam szalkę, zagrałem, a ty skąd tam jesteś? Odra Bogisław, Sipik, Sipik, nie to Julek, sam może do siebie droga. Sipika, Sipika, gdzie ty grałeś? A ja jestem chłopie, to w szalkę. Rzeczywiście obecność w studiu eksperckim, takie z Tomaszem Hajtą, trudne dyskusje. Panowie, czy Polska zagra dobry mecz? I tam mówisz, że Polska nie zagra dobrego meczu, a Tomasz Hajto, zobacz, to jest mój zegarek. I tak pod twarz, zobacz. No, ty się znasz, bo ja mam zegarek i grałem w szalkę. No tak, tak, tak. A ja mam czy mamy wyniki sądy, czy gramy jeszcze turniej, czy nie? Nie. Nie. Nie gramy. Nie gramy? Za bardzo się skupiamy na meczu? Jest, że 50 parę procent, że nie. Dobra, to nie gramy już. To możemy... Demos Kratos. Tak, to jest... władza ludu. Głos jesteś ludu. Jesteście z nami, bierzecie na udział czynny w obieraniu drogi, jeśli chodzi o ten nasz tutaj streaming. Natomiast... to nie znaczy, że już nigdy nie zagramy. Nie myślcie sobie. To, ja myślę, to jest że... jak narkotyk. To jest jak Andrzej Strejla, pseudonim narkoman. Mnie chodzi po głowie sprowokowanie jakichś problemów technicznych, żeby chwilę pograć. Nie, jak sędzia gwiznie pierwszy raz, no to możemy się przełączyć. To odpalamy. Wówczas. Chciałem z wami jeszcze jeden temat poruszyć, bo poruszyli go absolutnie wszyscy. Czy uważacie, że jest żugajką Robert Lewandowski? Ja uważam, że nie ma znaczenia, czy zagramy dzisiaj trójką z tyłu, myślę, że ustawienia dzisiaj są płynne, że mecz grają piłkarze, my nie mamy do końca na to wpływu, no będziemy analizować, ale myślę, że no, dzisiaj piłkarz, który jest nowocześnie grający tam, takich w ligach top 5 europejskich, potrafi nawet w jednej akcji drużyna zmienić ustawienie i tego oczekuję dzisiaj od naszych reprezentantów. Ale Wojtek się sprawdził w futbolu. Tak, tak. Bardzo. Czekaj, bo mi się nie ten odwalił, to tutaj jeden Hebel. Lewandowski z żugajką? To jest pytanie poniżej pasa. Ja tutaj nie będę w ogóle... wstydź się. A śledziłem dzisiaj konkurencyjne studio, a? Gdzie był, był dziennikarz, który jest sprawcą tego całego zamieszania, Wiktor Hrabąż i Paweł Paczul, zbrodniarz, więc ma w tym doświadczenie. Wrzucił mu kraty na green screen, że on siedzi normalnie. Co powiedział pan Hrabąż? Że dobrze, że się łączą przed 19, bo potem go odprowadzałem zieloną milą już. A już się tłumaczył, czemu zadał takie pytanie? Pewnie tak, aczkolwiek już dojechałem, więc już odeszedłem. Ja widziałem, jak on się tłumaczył, bo od razu na kanale sportowym też Adam Sławiński podchwycił i go nagrał po tej konferencji. To tak powiedział wprost, że to
On uznał, że to jest temat grzejący pewną część Polaków. No tak jakby nie wyszło. Jakby... Jesteś... Inaczej, tłumaczenie nie było tak spektakularne jak pytanie, natomiast no, no, powiedział chyba prawdę. Znaczy, no. To kiedyś tak było. Kiedyś było jakieś głupie pytanie na konferencji, a później ktoś tłumaczył, słuchaj, ja pracuję w fakcie czy kimś i tam takie rzeczy muszę po prostu zawrzeć. To jest informacja, która będzie grzała moich odbiorców. Pytanie jakieś celebryckie, a nie o to, czy Robert, to też chyba redaktor Hrabosz tak uciekł, ten mecz. Tak, uciekł właśnie w jakieś takie tony, że no piłka nożna to też jest jakaś najbardziej poważna sprawa, no że to jest taka, nie? Tak. Więc jakby no tak... Co? Nie, nie poważna sprawa, piłka nożna? Wyszedł trochę bardziej jako przedstawiciel chyba ludu, a niekoniecznie no tej bańki gdzieś tam piłkarskiej naszej, gdzie no te właśnie pytania o czwórkę, trójkę albo formę. Nie, ten, ale no, czy, no. Dzisiaj mieliśmy rano o tym program z Damianem Smikiem, polecam, bo mamy całą sytuację rozłożoną na czynniki. Na czynniki pierwsze, ale Damian bardzo sprawnie zauważył, że po pytaniu o Julię Żugaj było pytanie dziennikarza chyba TVN-u, bo on mówi, że TVN-u czy TVN24, nie wiadomo. I pytanie brzmiało: Robert Lewandowski, panie Robercie, jak jesteście nastawieni na ten mecz? I teraz powiedzcie mi szczerze, które pytanie było bardziej żenujące? A mi się podobało, jakby Robert Lewandowski na to pytanie powiedział: ja chciałem odpowiedzieć na pytanie o Żugajce, że jednak właściwie wolę to poprzednie pytanie. No i właśnie jakby nie widziałem całej palety Twittera zarzuconych tym, że... No ale i szczerze mówiąc, po tej, i to jest najgorsze moim zdaniem, po tej pseudoaferze teraz na konferencjach reprezentacji Polski już będą tylko takie pytania. Ta. To już będzie... Takie nudne szambo. Aha. Jakie nastawienie? A treningi... Treningi dobre? Mocne? Dobre treningi, dobrze trenujecie? Uda spompowane macie? Zapraszam Czad do wymyślania. A ty co się śmiejesz? Pytań na konferencji. Ale tu poważne pytanie. Ja taki mam grymas. Śmiejesz się. Wyprowadzić go. Nie będzie się zdaniem, tak sama reakcja Lewego trochę to podbiła, bo gdyby on inaczej odpowiedział jakoś tak bardziej żartobliwie, to moim zdaniem nie byłoby aż takiego odbioru. Bo, wystarczy, by odpowiedział cokolwiek. Bo trochę ludzie by poszli, no skoro, poszliby za takim prądem. No skoro Lewandowski potrafi się z tego zaśmiać i odpowiedzieć jakoś tak żartobliwie, no to znaczy, że to jest fajne i ten. Ale też Lewandowski to było takie... Nie, no jeszcze właśnie Emil Kopański, który powiedział, no to może zagadajmy o piłce, tak. To wszyscy, no tak, no to jest tak. No tak, piłka, to jest... no tak. I kolejne pytanie, wiesz, za bomba. I jakie nastawienie? Piłka nożna, poważna sprawa. Kopanie śliskiego pęcherza przez 22 chłopa w krótkich spodenkach. I to jest chyba poważna sprawa. Ja mam takie poczucie, że ja na przykład bym pewnie tego pytania nie zadał, ale robienie z tego afery, wystawianie, nie wiem, na pręgierz. Tak, dokładnie. Chłopa, Jezu, no zadał. Jezu, no reakcja też, wiele, reakcja też coś mówi nam o Lewandowskim i okej, okay, no i żyjmy dalej. Ale szczerze mówiąc, i zobaczcie ile Lewandowski odpowiedziałby na to pytanie cokolwiek. I najprostsze zdanie, nie jestem Żugajką, wolę ekipę Fidza. Tyle, powiedziałby jedno zdanie, zyskałby PR-owo momentalnie, takie by słupki wystrzeliły i wszystkie redakcje by pisały... Super pytanie, Lewandowski, fajny chłop, zobaczcie, bo taki nasz jest i tak dalej. Fajną tą perspektywę. Ale ja nie mam też pretensji do Roberta jakiegoś wielkiego, no został zaskoczony. Nie, no, nie, mnie najbardziej by zbudował, jakby powiedział tak, nie jestem Żugajką, ale jestem wielkim fanem Żurbandy, bo my w piłce jesteśmy poważni, a nie z Żugajki. A ja chciałbym, żeby przez 30 minut opowiadało Żugaj. Tak, Julia Żugaj, najlepszy, nie, ona płyty wydaje. Ja nie wiem, piosenki ma. Piosenki ma, i właśnie tej piosenki cytuję i tak dalej, właśnie w ten sposób leci. To byłoby piękne, już tam. Ktoś się... Robert, chcieliśmy zwolnić. Nie, nie, poczekaj. Widziałem i pół godziny monolog. Ta ostatnia Julia, świąteczna piosenka. Julia, świąteczna płyta, lepsza niż Golce. No górale tak nie potrafią śpiewać kolędy jak Bilerze. I to było piękne. Fajnie, Paweł. Dobrze, Jeremy napisał. Sochan się właśnie wypowiada a propos polskiej reprezentacji. I to jest w porządku. Tak, tutaj obok mnie jest Łana Jamba. Właśnie krzyczy do mnie, że to jest skandal, że nie ma Grosika. Łana Jamba w koszulce Grosika. Chciałbym teraz, byłem pan Jamba, żeby wszedł i zaśpiewał pana Kraczyka piosenkę. Turbo Grosik. Dziś zagra Cosik. Całe San Antonio! Już energia go roznosi. Ciekaw jestem, czy Jeremy Sochan zaczął to krótkie, bo krótkie, ale nagranie od Hey Hey to NBA. To jest prawdziwy test na polsku. Wojtku, a ty jako wielki fan Krzysztofa Krywczuka, wielki. Jak oceniasz płytę, która powstała dla polskich piłkarzy? Jest piosenka o Turbo Grosiku. Znasz tą płytę?
Jeśli chodzi o tę piłkarę, a to jest ta sama, gdzie było Lewandowskiego dla Polski. Tak, otóż Polski. 11 nagrań. To jest jedna piosenka, okazało się, że tam jest 11 nagrań. To już naprawdę dużo. 11 nagrań i są cztery chyba dedykowane, takie typowo pod konkretnego jednego zawodnika. Bo jest Robert Lewandowski na pewno, jest Turbo Grosik i jest polscy bramkarze. Ale to już jest miks. No. Ale w polskich bramkarzach, pamiętajmy, zaczął to Tomaszewski. A potem są wymieniani, że potem był Młynarczyk i był Michał Gliwa i Bogusław Wyparło i Przemysław Tytoń. Ja to podsumuję w taki sposób, to na pewno Krzysiek Stanowski jeszcze powiedział takie zdanie, ale myślę, że to wielu dziennikarzy sportowych może by powiedzieć, że dlatego na przykład, nie wiem, Krzysiek jest tak bardzo za Barceloną i nigdy nie chciał za bardzo w nią wsiąkać, bo jak kiedyś był za Legią i potem poznawał tych piłkarzy, w ogóle środowisko, to mu to wszystko brzydnie i zaczynasz po prostu kibicować później ludziom, a nie klubom. No i ja chcę pozostać dla tych najlepszych dla grania Krzysztofa Krawczyka. Może im mniej będę miał, im mniej będę wiedział, tym będę lepiej spał, bo będę zasypiał przy tych nagraniach właśnie typu nie wiem, no... Parostatkiem, wróć do mnie, tak. No, albo Edyta Bartosiewicz, która śpiewała trudno, tak. To są te nagrania, no a o tych pozostałych. Wiem, że powstało jakieś coś takiego Lewandowski dla Polski. Teraz się dowiedziałem, że pozostałych 11, ale nie chcę stać tych słów nowych. A szkoda, że nie nagrywa tak na bieżąco. Bo obawiam się, że pewien mit mógłby upaść, no i wtedy jakim piosenkarzem mógłbym się już fascynować? To już żadne. Panowie, nagłówek wszechczasów, jeśli chodzi o to. Przepraszam, ale to jest chyba z portalu najwyższy czas. Hit wideo. Krzysztof Piątek puścił polski przebój. To jest określenie na M, czarnoskórej grupy osoby. Chodzi o Bakayoko. Hit wideo, Krzysztof Piątek puścił polski przebój M, Bakayoko. Ten od razu zaczął tańczyć. Ciekawe jestem, czy nie było jakiegoś tytułu przed Bakayoko, bo najwyższy czas jest takie pismo, które się lubuje w tego typu tam wielce czcigodny Rafał Trzaskowski, J.E. tam. A że ten od razu zaczął tańczyć? Puścił polską piosenkę koledzy z zespołu. Lepiej to zrobił. Słuchaj, przeczytałeś tytuł najwyższego czasu i wiesz wszystko. Już nie musisz wchodzić w artykuł. Popłakałem się. Ja nie rozumiem dlaczego, bo muszę powiedzieć wam, że czat bardzo przeżywa to, że się bawi mandarynką. No ja muszę coś robić z rękami. No. Po prostu taki już mam... To jest Mateusz Maryniak. Nawyk z Wigilii klasowej. Mateusz Maryniak. Kuba, zachowuje się jakby ty miałeś jego ostatnia mandarynka. No. Pamiętajmy, to jest zwycięzca jedynego w historii piłkarzyki domówka Cup. No więc... to możesz chyba w ramach tego. Jako zwycięzca. Jako zwycięzca mandarynka możesz jeść. Powiem wam, że mandarynka zawsze mi się kojarzy ze zwycięstwem. Bo to święta Bożego Narodzenia, bo to jednak taki trochę ekskluzywny owoc. Mordoklejka. Kuba, chcesz mandarynkę? Nie chcę. A ja go biorę? To chcę. Tak, to klasyczne. Ale może powiedzieć, że Kuba właśnie ma duże zamiłowanie do owoców. Pamiętam jak na domówkę na Karabach latem czasem arbuza, Kuba najwięcej zjadł. Tak, praktycznie całego w pierdolę. Roześmiał się prawie właśnie jak ten kształt arbuza jest. Bo ja nie mogę chipsów jeść, dlatego... No, arbuz zamiast chipsów to... Każdy dietetyk w tym kraju powie, nawet nawiedzony. Jak ktoś przynosi owoca na domówkę, to jestem bardzo uradowany, a to drugi raz się zdarzyło. To, czy ty przywiozłeś mandarynki? Oczywiście. No proszę, jak Wojtek przyjeżdża, to dzieci są wesołe. Egzotyczny owoc, tak? Żeby nie może tylko tam, ale, nie wiem, wiesz co, Santa Fe, jakieś meksykańskie. Wojtek, wiesz co będzie, jak Kuba otworzy kogoś za mandarynkę? Powiedz, że w środku jest mąka tylko. Oszukano. Ale już wiem, że Kuba lubi dania mączne. Lubię. Bardzo dobrze. Będzie szamał. Pytanie za 2,49 euro Szymona. Czy Wojtek Piela będzie ekspertem futbolu? Myślę, że tak. Wojtek, jaki będzie ekspertem? Futbol, taki program. Bo jak wiesz, jest bardzo dużo, jest moc futbolu, jest siła futbolu, jest zręczność futbolu, jest charyzma futbolu, jest mocy futbolu, jest potęga futbolu i jest oczywiście również program poranek futbolu i popołudnie futbolu. Ja bym chętnie został ekspertem programu, nie mam zdania łamane na trudno powiedzieć futbolu. Ale to właśnie... Futbol to jest szczególny program, bo on jest tak, że Julek jest ekspertem, który zna wszystkich. Kuba ma insajderskie informacje z szatni. Teraz w jakie ja prowadzę, jako taki dynamiczny prowadzący, w jakie roli byś się widział? Możesz być na przykład były piłkarz, taktycznie. Ja mógłbym się widzieć w roli takiego... Frazesy? Frazesy, ale na przykład no... To tak, że sobie sam dogodzę. Na przykład wieloletnia kariera dziennikarska, że wszędzie byłem, wiesz, byłem na każdym... Robię ten mecz! Na przykład, poruszymy jakiś temat, nie, Pelikan Łowicz, który rusza teraz w kierunku, nie wiem, trzeciej ligi. Tak, byłem kiedyś w Łowiczu na stadionie, to były lata 90. Złote czasy, jak Pelikan Łowicz w pierwszej lidze mierzył się przeciwko Stali Stalowa Wola i Artur Kowalski, wówczas taki chcesz, napastnik, dobra lewa noga. Tak, to ja muszę być jako były piłkarz. Jako były piłkarz? Opowiadać, jak myśmy grali. Jak myśmy grali.
trener łowickiej młodzieży. Julek, ty masz insajderskie informacje z szatni, dobrze. Tak? No ja jestem legendą. Kuba, były piłkarz, robimy po jednej wypowiedzi, futbolu przed Polską i Estonią. Przed Estonią, ale to pamiętaj, że muszą być zmyślone kluby. I ty też tam byłeś. Ale tak, nazwa kraju już Estonia może zostać. Tak. A, Fauna Tallinn? Tak, no. Fauna Tallinn. O, to z Florą były te derby. To lecimy. Futbolu, tutaj, na żywo, bez skrótów. Futbolu, dla wszystkich prawdziwych fanów futbolu. Spotkaliśmy się przed meczem Polska-Estonia. Futbolu. Mecz o wszystko. Futbol. Mecz o wszystko. Futbolu. Jak mówiłem, futbolu. Spotkaliśmy się w tym programie, żeby omówić ten ważny mecz reprezentacji Polski, panowie. Zacznę od ciebie, Julku, bo ważny mecz. Wiem, że rozmawiałeś dzisiaj z Michałem Probierzem. Znasz go dobrze. Co on przeżywa przed tym meczem? Jakie są informacje z szatni? Czy rozmawiałem? No Michał do mnie dzwonił. Michał dzwonił, mówi, no tak, nie mogę zdradzić, to jest za dużo kulisów, ale... Ta trójka z tyłu, no czy to był pomysł Michała do końca? Nie chcę mówić głośno. A jakbyś miał powiedzieć głośno, bo to jest futbolu. A, no tak. No naszym widzom futbolu należy się prawda. No to muszę to powiedzieć, że to był mój pomysł z trójką. Michał mówi czwórka, ja mówię, Michał, ty stary farfoclu. A pamiętasz, jak żeśmy tam w Białymstoku? No, bo ja znam Michała. Kosta do mnie dzwonił dzisiaj i pytał się, co na nogę. Ja mówię, smaruj bobrzym łojem. Bo... Znaczy dobrze na bobrzym łoju, wszyscy o tobie wiedzą. Tak, jak żeśmy tutaj z Kostą, tak jakieś polowanie żeśmy zrobili. Aleksandro Nesta, Kosta Wasiliew, Michał Probierz. W Puszczy Białowieskiej, byliście i ten bobrzy łój wam uratował. A w Puszczy, powiem tak, bobry takie by. Bobry bardzo duże takie. Są w Puszczy, to wszyscy wiemy. Tak. Także Kosta, to no tak insight, no ja nie mogę zdradzać, ale powiem, że 2 tygodnie powinien być gotowy na bobrzym łoju. Także, no tak, no tutaj jestem to świetnie. Wojtku, ty jesteś dziennikarzem od bardzo wielu lat. Co sądzisz o Estonii? Tak. Wiem, że już widziałeś nie jeden mecz. Znasz się dobrze na estońskim futbolu, tak w ogóle. No tak, Co z tym estońskim futbolem? Co z tym estońskim futbolem? No ja muszę powiedzieć, że już tak wiele jestem w zawodzie, że pamiętam jeszcze te czasy słusznie minione, kiedy razem z generałami. Z generałami LWP, bo oni wtedy rządzili polskim futbolem, wybieraliśmy się z bratnią wizytą na wschód, no i wtedy Estonia, wiemy... Długo jesteś tym dziennikarzem, oczywiście. No i wiemy, że Estonia właśnie wtedy jeszcze w strefie wpływu wschodniej, no ale już widać, bo te zręby późniejszego systemu, który się wytworzył. Tego futbolu dobrego. Miejscowy klub Lekarka Tallinn, który wówczas rywalizował z... Mówiłem, wtedy była jedna... Wszechrusi Liga Wszechwładna, i wtedy te estońskie kluby, no to gdzieś po trzecich ligach tych wszechsowieckich się bujały, ale Lekarka Tallinn miała raz legendarny awans, drugi to było na stadionie, w miejscu, gdzie obecnie stoi ten nowy, nowoczesny kompleks zbudowany za 15 milionów czy dolarów. Czy to nie było barażu z Dynamem Mińsk w 88 roku? Byłeś na tym meczu, robiłeś ten mecz. Oni zagrali ten mecz wtedy, nie, z Bradowiczem, jak ze Skomporyga. Skomporyga. Wygrali 2-1, no i wtedy ojciec jednego z dzisiejszych reprezentantów, który będzie grał, a więc Kotson, wahadłowy, jego ojciec, który się nazywał Magnus, świetna lewa noga, znakomity zejść do środka, pamiętam, no Polacy się go bali, kiedy jechali tam na sparingi, no dlatego nie będzie łatwo. Poznaliśmy dzięki temu futbol estoński od początku, jest z nami również Kuba Olkiewicz, były piłkarz reprezentacji Polski. Kuba, jak oceniasz tę dzisiejszą reprezentację Polski, tych dzisiejszych kadrowiczów, w porównaniu do twoich czasów, jak ty grałeś? W moich czasach nie było Estonii. Nie istniała na mapach i nie na mapach zresztą też. Ale ja przysłuchiwałem się tu, co mówił kolega Julek. Słuchałem, co mówił. Trzech obrońców. To nie jest to lotek. Za moich czasów się wychodziło i się grało. Niezależnie, czy było 3-4, jak teraz formacji to wymyślali. My... Na takie potęgi jak ta Estonia, oni musieli się łączyć od razu z Łotwą, Litwą, wszystkie musieli republiki zebrać, żeby z nami w ogóle podjąć jakąkolwiek rywalizację. No i my żeśmy walczyli.
My żeśmy wychodzili, dla nas był zaszczyt. Ja jak dostawałem powołania, że słuchaj, dzwonili do mnie dzień wcześniej. Dzień wcześniej do mnie dzwonili, że jutro gramy z reprezentacją River Plate w Montevideo. I my wsiadaliśmy w tramwaj i tramwajami jechaliśmy na ten mecz. A teraz, o, bo przemęczeni. Patrzę, Wasiliew przemęczony. Ile on ma lat? On jeszcze grał wtedy w 2006. Kosta młody, Kosta. On już wtedy wchodził, pamiętam. Jak ja miałem 40 lat, to jeszcze grałem 180 minut, bo dogrywki były dłuższe. Aha. Z reprezentacją Związku Radzieckiego i USA, taka była łączona. Tak się grało w moich czasach, a teraz... Wy byliście dobrzy, a ci oni nie są teraz. Jak to prawda? Jak my graliśmy, to byliśmy dobrzy. A ci jak grają, to nie grają dobrze. Ale wiesz, czego mi brakuje? Wiecie, czego mi brakuje? Charakteru. Myśmy charakter. Tu się chyba zgadzamy. Myśmy charakter. Ten charakter to był jednak, a teraz nie ma charakteru. Tak. Charakterystyczny gest szczęką. No nie powiem, no my jak szliśmy to w ogień, czy to było miasto, czy ten, my zawsze dawaliśmy z siebie wszystko. Czy to byliśmy... Czy na dyskotece. Czy na boisku, czy na dyskotece dawaliśmy z siebie tak, wszystko. Tak, ale wy też to taką drużyną byliście. Byli drużyną. I my się, dla nas to był zaszczyt, przyjeżdżaliśmy to od nocy do rana, tańczyliśmy, a potem od rana do nocy graliśmy. Ja ci coś powiem, kiedyś oglądałem wasz mecz i taki mieliście charakter, ja się, taki patriot, ja się w orła zmieniłem. Siedzę na kanapie, patrzę... Co jest? A ja jestem orłem. Śmiałem. Ale ja pamiętam, w gnieździe siedzę na jaju. Ale ja pamiętam, że właśnie to ten 86 rok, jak w Talinie właśnie, bo to zgubaj zimno, wilki na powietrze. One w ogóle do pokoju wchodziły, te wilki. I sam jeden reprezentant, to się nazywał... Makowski. O, to młody wtedy taki. On sam jeden, dwóch wilków wygonił z pokoju, złapał za paszczę, wygonił i zobaczył to trener Kasalik i normalnie po prostu go od razu wystawił. To był właśnie ten charakter reprezentacji polskiej. Julek, ty właśnie i te białe znasz dobrze te wilki, co tam były, co powiesz? Znaczy powiem ci tak, tą koszulkę dostałem od wilka. To jest normalnie, ma napisane wilk i wcale nie Jakub. Ja jeszcze mam taką jedną ciekawostkę, taką insajderską, bo też podzwoniłem po paru kolegach po prostu z byłych republik radzieckich. Z naszych dobrze. I jest taka ciekawostka a propos Estonii. Uwaga, Estonia to nie jest wyspa. Jak to? Od kiedy? I Estonia nie gra siłowego futbolu. W sensie Estończycy w ogóle nie grają wyspiarskiego futbolu, bo nie są wyspą. Oni nawet nie są półwyspem. Mają dostępu do morza dużo mniej niż Polacy. Czuję się zdezorientowany. To był program Futbol Futbolu. Najświeższe informacje, insajderskie wieści, ludzie, którzy robili ten mecz, byli piłkarze i dynamiczne prowadzenie. Dziękuję, że byliście z nami. Pięknie. Pięknie wyszedł Futbol Futbolu. Myślę, że w przerwie połączymy się ze studiem. W przerwie wracamy do studia Futbol Futbolu. No tak, zapraszamy. Na murawie jest nasz specjalny wysłannik... Władek Krupnik. Władku, powiedz, co mówią piłkarze. Piłkarze są zmobilizowani. Piłkarze. Wysłaliśmy swojego korespondenta, żeby na konferencji dowiedział się, jak są nastawieni piłkarze. Czy piłkarz jest Bugajką? Już jest uczenie? Zakarka Julia Bugaj. Witam serdecznie, prosto z murawy. Jestem właśnie świeżo po rozmowach z kadrowiczami oraz oczywiście z selekcjonerem Michałem Probierzem. Mam tutaj przed wami skład rozpisany na kartce. Proszę tak, żebyście wy widzieli, żeby widzowie wiedzieli. Proszę, tu jest bramkarz w bramce. Aha. Tutaj potem jest obrona, jest ich trzech. Tu wahadła, pomoc i tu jest lewy. Serduszka takie dałem, bo go bardzo, bardzo lubię. Rozmawiałem z Michałem Probierzem, mówi, bo miałeś wywiad specjalnie załatwiony. Bo miałem wywiad, powiedział, że... Nie każdy ma wywiad taki. Nie, tylko futbol. Czekałem nas dwa trudne mecze, prawdopodobnie. Chyba, że przegramy, to czeka nas jeden trudny mecz wtedy i wtedy już nie czeka nas drugi trudny mecz. Trudny mecz czeka wtedy Estonię. Dzisiaj zagramy z werwą, z determinacją, z uporem i mamy nadzieję wszyscy widzowie przed telewizorami, kibice na stadionie oraz przede wszystkim selekcjoner Michał Prowiec, z którym miałem ekskluzywny wywiad tutaj na murawie, kiedy rozpisywaliśmy wspólnie skład z bramkarzem w bramce, że zakończy się on zwycięstwem reprezentacji Polski. Oddaję głos do studia. Ja myślę, że taki przekaz dzisiaj do wszystkich Polaków, co oglądają ten mecz, żeby wierzyli. Niech ta wiara będzie tym orłem. Niech będzie tym kondorem, na którego grzbiecie będziemy lecieć do mistrzostw
Europy. Dmuchajcie pod narty polskim, bo pod, dmuchajcie, bo po prostu dmuchajcie ogółem. Jak w 84 zrobili nasi w meczu z Gwatemalą na Mistrzostwach Świata w Paragwaju. Pamiętamy to 1-0. Wyciągnięte, po prostu jak wilkowi z gardła, jak ten Makowski wyciągnął wilku, czy wilkowi. Już się język plącze, bo Polska będzie grać mecz o wszystko. Wygramy. Uwaga, zupełnie poważnie czytam skład. Ustawienie 3-4-3. W bramce Momardaszwili, potem Kirkfelia, Kasia, Dwali, Szengelia, Kitejszwili, Koczeraszwili, Kakabadze, Mikautadze, Zwizgadze, Czakwetadze. To jest skład Gruzji. To jest skład finalistów. Na mecz z Luksemburgiem. To jest skład finalistów. Gruzja zwyciężyła 2-0. No ten Kakabadze taki, kurczę, już mówię, będzie trudno. I czym podążą w ich ślady piłkarze tacy jak Kusk, Pom i Jürgens? Tak. Budu Zipziwadze strzelił dublet tak zwany, a z ławki pojawili się m.in. Kwekweskili, dobrze znany, Citajszwili, też dobrze znany. I Dawitaszwili, znany nieco mniej. Ale niedługo już będzie. Chciałem wam powiedzieć, że 57% posiadania piłki. Naprawdę, Gruzja zdominowała ten mecz. Ofensywnie jest. No ale no, jak szkoleni w ekstraklasie piłkarze, no to ciężko, żeby było inaczej. Tak, ale przepraszam, że przerwę. Natomiast tak patrzę na to ustawienie z racji Estonii. Się obawiam, kurde, trzech napastników, wahadłowi. Ale nie napadłowi. To są ofensywni pomocnicy. Trzech napastników i dwa ofensywne skrzydła. To pięciu napastników. Tak, nie? Bo ci, no. Pięć napastników, siedmiu, bo środkowy błąd. Trzech tam marnych jakichś obrońców. Tak, nie planują cię bronić. Nie. Jak to podejdą wysokim. Czyli Michał Probierz zagrał w szachy 5D wystawiając Slisza i Piotrowskiego. To nie jest tak, że on nie wiem. Tak, że nie wie. Nie kuma bazy. To... Panowie, a ja mam ważne pytanie mam do was. Też chcę wywiad ekskluzywny, tu Władek Krupnik. Ken Kalaste, jak grał w Polsce, to był lewą obrońcą, dobrze pamiętam. Tak, dobrze. To tu nie jest. A kim został napastnik? Dziesiątką po prostu. Jest najbardziej utytułowanym piłkarzem. Estonia jest tak mocna, że musiałem przesunąć Kena Kalasę, lewego obrońcę, na rozegranie. Słuchajcie, będziemy zaraz startować. Sędzia jest. Ale mam ktoś nazywa Slawka. Pamiętacie, jak były te Slawkowicz ze Słowenii, maskotki chyba na Euro 2012, to się nazywały Slawek i Slawko. Start poszło. Coś takiego. Ale musimy na pewnie co do sekundy gdzieś tam. Wyjątkowo umieszczony pan arbiter. Mati, którą sekundę potrzebujesz? 30. Dobrze, to mamy jeszcze. Kupę czasu jeszcze mamy. To 21 sekund. Wyjątkowo umieszczony pan arbiter się wydawał, ale okazało się, że ma tutaj jakiegoś GPS-a po prostu. I to dlatego tak wygląda. Ma drugą bluzę, miał muła. Coś inno. 19 dopiero. 21 sekund już za nami, wciąż bez bramek na Stadionie Narodowym. 26 Przewaga sekund. Optyczna nasza. Tak, 28, 29, 30, 31. I tym samym dokonała się synchronizacja. Przeczytałem wam skład Gruzinów, ale może jeszcze jakiś was ciekawi. Luksemburgu. Ja dobre a grał w Luksemburgu ten Gilamius ze Stali Mielec? Już ci mówię. Chyba nie, bo on jest z Malty. Przepraszam. Otóż nie gra. Ale warto sprawdzić. Ale to ja to przecież specjalnie zapytałem. Żeby Ale się zrobiło. Słuchajcie, powiem wam, że podczas meczów klubowych na Flashscore pojawiają się flagi koło każdego nazwiska, dzięki czemu ja zawsze wiem, czy Polak gra, bo ci Polacy teraz mają takie nazwiska wychorowane, że momentami trudno nadążyć. Ale co więcej, przy meczach reprezentacyjnych są herby klubów obok nazwisk piłkarzy. To jest absolutny game changer, bo mogę wam teraz powiedzieć, że Mahmutowicz gra w klubie z czerwoną gwiazdą na środku. I to nie jest Trwena Zvezda, to jest CSKA Sofia. Ale to jest jaki mecz? Luksemburgu. No cały czas chciałem sprawdzić tutaj, czy grał ten Maltańczyk, ale nie grał. Niestety. A czy Łotwa gra? Ja chciałem wiedzieć, czy Łotwa gra. Muratowicz. Edwin Muratowicz. To nie ten, o którym myślałem, jak go otwierałem. Ja już nie pytam. Słuchajcie, Estonia w natarciu. Musimy teraz, ja myślę, że trzeba... Zachować minutę ciszy. Dobrze, możemy wstać. Czas na modlitwę. A i teraz zobacz, co będzie. Idę na zakład, że będzie wrzut z autu w pole karne Polaków. Tak. Jaka jest najskuteczniejsza modlitwa? Nie wiem. Warto teraz... Pod twoją obronę. Teraz będzie wracał gość, który był w młodzieżowych drużynach Tottenhamu. Także. To dzień. No nie. On został... Harry Kane mu piłkę jakieś podał. Zobacz, co się dzieje. Tułacz by z tego gola strzelił. Co kurde? To już pierwsze takie danca kultura. Nie no, karny, panie. Przecież pchane było. Który tam tak wybił? Bednarek? Nie wiem, który. Nie. Proszę zbliżenie na ten wspaniały... Wspaniałe wybicie. Bednarek uspokaja. No, muszę przyznać, że jak na gol. Nie, Bednarek tutaj. Brutalny faul przez 17. Ale zaczęliśmy mocno.
Pierwszy kiks we własnym polu karnym, druga minuta. Spokojnie, spokojnie. Polacy to już ten atak pozycyjny. To nasz najgorszy mamy już za sobą. Szacuj, no. Szybko. Pamiętajmy, no Polacy, zawsze się mówi, Polacy lubią grać ataki pozycyjne. Tak, mówiona. Atak pozycyjny. O, spalony. O, to dobre podanie. Nie, bo on tam tylko stał i przeszkadzał. O, blisko gola. Ładny strzał. Ale tam odpuścił tą piłkę ze spalonego, to było bardzo rozsądne. Piotr Zieliński teraz, De Laurentiis, patrz i płacz, kogo trafi. Interek już gotowy, już ma tutaj miejsce. A czy będzie moment z tego strzału, jak się składał Piotr Zieliński? Piękny. Wiedzie za Milito, bo Milito to tam w finał Ligi Mistrzów. Jak Zieliński to będzie potrójny finał Ligi Mistrzów, to dopiero go tam. Dokładnie. No. Oj. Mają parę herbów takich, które znam. Jest herb Arsenalu przy nazwisku pana Heina. Karl Hein, to jest bramkarz Arsenalu. Dosyć dużo broni w ostatnich tygodniach. Mianowicie 90 minut zagrał pierwszego marca. Ich, tak? Estonia? Tak, to jest bramkarz Estonii. Trzeci bramkarz Arsenalu kontynuuje tradycję, bo Mart Pum też kiedyś był trzecim bramkarzem Arsenalu. W tym roku ten bramkarz zagrał 180 minut, chciałem wam powiedzieć, w barwach Arsenalu U21. Nie? Chyba nie tego U23. Ale to jest bezpośrednie zaplecze z Arsenalu. Pamiętam, jak Stefan Majewski był przecież w Lidze Plus Ekstra, to słynny odcinek z Andrzejem Twarowskim. Uwaga, bo to może być... To moment, niesamowita historia. Ale działa ta maszyna. Atakujemy. Zamknęliśmy w hokejowym zamku teraz. Z dychą na plecach to jest zupełnie inny zawodnik. Rezerwowy. Już wybijają po prostu na oślep już Estończycy. Nie, ale skalony to... Nie, to pan Arsenal tutaj, kanonier. To jest, ale ciekawe, chudy ten chłopak. Czy Mikel Arteta tak z wypiekami na twarz dzisiaj sobie wieczorem zaplanował, kochanie, oglądamy Polskę, Estonię, bo jest myślałem, senior. Że tu chciałeś kropkę postawić, czy zaplanował dzisiaj kochanie? Albo jedno i drugie. Adam Godlewski, to lepsze niż seks. Tak, ja nie widział Adam Godlewski, mecz Polska-Czechy za Benhakera, 2-1 wygrany, artykuł, to lepsze niż seks. Tak, i ma pojedynek Kiwior kontra Karl Hein i analiza. Głęboko tutaj pogłębiony. Ojej, no wytrącony z równowagi Robert Lewandowski. Zapewne jesteście ciekawi, jakie jeszcze herby rozpoznaje. Otóż rozpoznaje ten znany w całej Polsce herb, rozsławiony między innymi przez Antoniego Piechniczka, Odra Opole. Ten herb pojawia się przy nazwisku Pika. A to jest pierwszy skład czy drugi? Nie, on siedzi na ławce. Na razie po herbach. Skoro Flesz, skoro ma nowe funkcje, ja zawsze lubię zacząć od omówienia. A Stoper GKS-u Katowice gra? Oczywiście, że gra na ławce na razie. Na drugą połowę czekują. Żadnych polskich akcentów w pierwszym składzie Estonii? Jest. Chce to wygrać? Jest. Jest tylko Pik, tak? Nie, Pik też jest na ławce. Polskim akcentem jest oczywiście Jonas Tam, zawodnik, ale który rozegrał... aktualnie w Polsce. Ale on grał kiedyś w Koronie 2 Kielce przeciwko Łysicy Bodzentym. Łysica Bodzentym, tak. We wtorek. Łysica Bodzentyn wówczas przegrała ten mecz. No to jak była taka obrona, to ciężko, żeby ten... Ale konterka Estonii. Uwaga, bo tutaj Estończycy rozpędzają się. Z herbów, które znam, jest jeszcze Roma. Wykasowani, nie? Od razu to Bartosz Slyż, widać, że to jakoś amerykański. Albo Piotrowski. Któryś z nich. No, jakoś też... Ale też porządny zawodnik. Bułgarska też, jak nawet jeśli była. Słuchajcie, jaki Krzysztof Krawczyk mógłby piosenki wówczas, jak tworzył te płyty o piłkarzach, na przykład o Piotrowskim. Albo o Sliszu. Nie, z tej kadry. Bo Marczuk. Jakub Piotrowski. Gol dla Polski. Jakub Piotrowski. Dominik Marczuk. Dużą przyszłość ma. Bartosz Slyż. Lepszy niż... Zidane. Tak. Bartosz Slyż. Trochę wizualnie podobny. Bartosz Slyż. Nam pokaże dzisiaj twarze zadowolonych... wyśnionych dni. Ale nie, jednak Wojtek, kurczę, zna Krawczyka, prawda? No od razu jest ten zaśpiew, ta linia melodyczna i ten tekst, wyśnionych dni. No, piosenka o Bartosz Slyszu jest gotowca. Widać, że... Że słucham. Obeznany no jesteś. No, ja nawet nie chciałbym tutaj rano startować. Rano wieczorem, w środku dnia. No, rzutki... Nie ma. Panowie, chciałem wam powiedzieć, że... Ogląda nas w tym momencie 1600 osób, a wy śpiewacie jakieś rzeczy. Chciałem tylko, żebyście czuli odpowiedzialność, kiedy śpiewacie, że Jakub Piotrowski gol do Polski. No jak to? Ja bym rozmawiał o tym meczu, to muszę oglądać czasem. Centrostrzał. Wasiliew nie powiedział. Zaleski niby tam. Gdyby Wasiliew był w kadrze, to niezależnie od tego, w jakim klubie teraz gra, to powinna być ta jotka charakterystyczna, ku pamięci, że no jednak zawsze... Ostatnio w ogóle się dowiedziałem, że ostatnim piłkarzem, który
zaliczył double-double w Ekstraklasie chyba przed Kamilem Grosińskim, który to zrobił w tym sezonie i to zrobił w barwach jednego klubu w sezonie, aha, bo też był później jakiś piłkarz, który zrobił to w barwach dwóch klubów, bo zmienił ten. Leszek Pisz. Był Kostia Wasiliu. Kosta Wasiliu, to naprawdę tak, dawne dzieje. No, 15 chyba, 16, 14, 15 sezonów. Kosta Wasiliu nie jest jeszcze taki stary, ma dopiero 1564 lata. Pamiętacie, jak Kosta Wasiliu udzielał wywiadu w Lidze Plus Ekstra i Andrzej Twalski pyta, Kosta, jak to było z tymi piramidami? Bo wspierają się, jak wy żeście je budowali? Mówi, słuchaj, ja ci pokażę. Uczana i spokojnie. Wyjaśnię sprawy. I w końcu National Geographic później to publikował normalnie. No, czy Kosta Wasiliw, jak chce sobie porozmawiać o starych czasach, to może zadzwonić tylko do Edyty Górniak. Tak, i tak. To jest jedyna osoba, która może o młodości. No jeszcze czasem przystanie przy dębie Bartek, no, tak. Szum liści odpowie tak, mówię. Znajomą melodię sprzed lat, ale to tyle. No, przecież mówi ten, jak ja cię sadziłem domku Bartek, pamiętasz jak to ze szkoły Bartek, mieliśmy wyjście. Tylko Bartuś wtedy tak, był. Tak. Ale pamiętasz, ja, to nie, jak to było z tym cesarstwem Estonii, jak otworzy się jakoś Konstantyn I? To była ta bitwa pod Kaliu słynna. No, słuchaj, no to takie było powstanie ludowe. Trzeba było tam... Mongołowie użyli broni biologicznej, tak jak pod Legnicą. No, było ciężko. Ojciec, bracie i wiesz. I tam... No, dramatyczna sprawa. Bitwa pod Kaliu to jest tak jak dla nas cud nad Wisłą, cud nad Odrą. Nie, ostatnio się przeczytaliśmy z Leszkiem, dokładnie. To, i naprawdę, nie zdaje się sprawy, jakie by się działy rzeczy pod Legnicą, ale to... Pierwsza zmiana Michała Probierza. No, tak. Będzie wpuszczał tego typa. Dosyć z tym piłkarzem samych dosyć. Możesz pograć, mordo, masz buty? Masz buty? Dobra. Ale zobacz, tutaj piętka, jakie zagranie. No. Idą, idą. Oj, zobacz. Gdyby nie to, że Estonia ma Jonasa Tama, powiedziałem, no, że dokładnie. To będzie gol. Ajajaj, ale Zalewski jest to. Tak. Ta, no, ale jakie rozciągnięcie. Tak, no, to ale to nie wiem, kto zrobił to podanie, ale. Dobra, ładny, dobra. Dawno tego nie widziałem. Powiem wam, że padł gol. No! O nie, a za dużo nie. Zabawy, a już no myślałem, warto. Że dla nas i ty masz powiadomienie szybciej na przykład. Nie, padł gol dla Walii w meczu z Finlandią. Strzelił go niejaki David Brooks, któremu asystent zaliczył Harry Wilson. Kurczę, Walia to wyspiarze. To David Brooks, aktualnie piłkarz. To twardy taki siłowy futbol, wyspiarski. Powiem wam, że ciężary. Siłowy, no. Taki brutalny. Ta, Harry Wilson, skrzydłowy Fulham. No. To... Ciężary z tą kiedyś Walią. Grał na pewno w Como też. No. Nie, bo niech ktoś o tym mógłby wiedzieć. No, więc tam jest gol. Więc prawdopodobnie... A gra temu Pukki w Finlandii? Już ci mówię. Ja wiem wszystko absolutnie o wszystkim. Jari Litmanen i Litmanen i Sypia? Litmanen, ja poproszę. Nie, ale Robert Iwanow gra i good movement. Dobra, good ja movement. Sprawdzę, co tam czat pisze. Bo... A Honen? No właśnie, byśmy zatrudniali nie, trochę czat. Ale gra ta i to. Zobacz, nie, Tenho. No, nie, no... Wpadnie. No, nie wpadło. Ale, czyli doszło w naszej, nazwijmy to, ćwiartce już do niecodziennego wydarzenia, że to w tym drugim meczu padł szybciej gol. Niż w naszym. Gra teamu. Złośliwi powiedzieli, że to jest sukces naszej kadry, że tak jeszcze nie padł. A ci tacy dobrze życzący mogą być rozczarowani, że... Panowie, że zapraszam na chwilę z czatem. No. Mateusz Lechwar. PIZ oraz PN w deltoidzie. To jest polski święty znak. Tu. Milikby to strzelił. Milikby to strzelił, chciałem tylko wtrącić. Zapalnik. Atlas of Smoke, zapomnieli, że z nią również mógłby się ewentualnie skonsultować. Żaku już sięga po ostateczny argument, wpuśćmy Mile. Wpuśćmy Sebastiana Mile. Tak być nie może. Roman Bezkolan, Kosta pamięta obserwacje wędrówki kontynentów. A propos tych właśnie piłkarskich powiązań Krzysztofa Krawczyka, no to z wielu powodów się żałuję, że już go nie ma z nami, ale tu wyjawia się taki dodatkowy, że jakby zrobił taki teraz duecik z Julią Żugaj, to by dopiero było wejście. To by sportowi dziennikarze oszaleli. To by było dopiero, nie? Kurde. Powiem ci, że... Duetazo, to Dwight York i Andy Cole przy tym to tam nawet Rasiak Midzielan nie jest. Pohjan Palo. Taki Finn istnieje. I strzelił gola. I nie. Chciałem się zapytać, czy myślisz, że ma związek Pohjan Palo z Pope John Paolo na przykład, albo coś w tym stylu? Bo to dla mnie jest ciekawe, bo to nie codziennie myślę wieczorami czeka na transmisję z Peru tej meczów tej drużyny John Paul the Second. Bo jak tam było samo Paolo Second, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa, ale wszyscy wiemy jak tak, drużynę chodzi. Tak. Jak było sam Jan Palo, to bym tak ale Pohjan Palo. Nie znam niestety fińskiego na tyle, żeby to rozstrzygnąć. Natomiast on to jest dobry piłkarz, w Bayer Leverkusen jakiś grał. Niemalże 4 miliony euro go wycenia transferu. Tak no, 3-4. Ale Tomasz Hajt jakiś mówił, to mi Jupp Heynckes powiedział, to jest znana pozycja, wygrał jakieś Ligę Mistrzów, wie co mówisz. O! Jak czegoś nie robisz w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, to w niedzielę ci tego nie zrobisz. Tak, byli piłkarze, którzy... On wygrał Ligę Mistrzów.
mistrzów. Ale to myślę, że też futbol futbolu mógłby się powywać. Na Jupan Heynckes? Albo Julek na znajomość z Jupan Heynckes. Jest parę takich współpracowników, że spójrzcie na Bayern Jupan Heynckes. Albo na Manchester Sir Alex Ferguson. O, to jest tak. Ale ty byś musiał nawiązywać do jakiejś... Spójrzmy na Dynamo Tbilisi z 1984 roku. Tak. Jeśli mówimy o drużynach wschodniego bloku, na przykład jakbyśmy trafili... Nie wiem, na Portugalię, to ja wtedy mówiłeś, a pamiętacie tę niesamowitą drużynę z Eusebio, z jakimś tam Waldimarem. Masz zmyślać nazwisko, nazwiska. Jak oni, jak Porto Alegre przyjechało. Wanderson. Porto Alegre, Gremio Porto Alegre 52, to była drużyna. Później futbol się skończy na Gremio Porto Alegre 52. Moim idolem był zawsze w tych tematach Tomasz Wołek, nie? Jak w studiu Copa America, zawsze tam Peru, nie? Cubillas, jakiś tam... Niesamowity Alvaro, Ramirez, albo tam... Nie, on nie. On nie. ale nie każdy z tych Ramirezów. Ja, jeśli chodzi o tego typu dyskusje, wyciągam zawsze Jopek Karo. Czytałem autobiografię jednego z trenerów włoskich. Podajesz jakieś nazwisko. No. I on powiedział takie bardzo znamienne słowa. I dajesz takie słowa, co ci pasują. I to jest sama odpowiedź i jest esencja. Tak. No tak, a jeszcze wiadomo, ta włoska myśl szkoleniowa... To jest pamiętacie Cezaro Marquezę? Tak, oj tak. Cezę, ten słynny rajd sezonu 92. A w jego autobiografii moja gra. Albo można podstawić wtedy do słynnego Stefana Malarnego, tak? No. Wiecie, kto to był Stefan Malarny? To był taki twórca teatru symbolicznego, który mówił, że tam znajomość szczęścia powolnego odgadu. Ja nawet tego nie powtórzę, się na tym polega. No, że jestem tu, a nie mówię. Zobacz, co się dzieje. O Jezu, dlaczego zwolnił? Mówi sam na... No, ale to jest takie, że wiecie, kto to był John Brown? To był taki twórca systemu WM w latach 10. W Anglii, który prowadził Hibernian i który powiedział, że suma szczęścia pomocników i wahadłowych w systemie półprzestrzeni tworzy wynik, który sprawia, że jest dodatni lub nie. Tak. Ja ci powiem tak. Regina 71. To była drużyna. Regina 71, oni wtedy wyprzedzili futbol o epoki. Tam już byli... półprzestrzeniowi. John ale Brown? Jak tam chodził ten Papardelle i Lomeczane. Jakie to były wahadła? O Jezus. I to jeszcze masz podbijać na przykład, no John Brown, to przecież sam Craig Smith się nim inspirował. Nie? A Craig Smith, ale wiemy krok dalej, to już jest Glenn Hoddle. To jest futbol ekstra, taki super merytoryczny. I na koniec tak rzucasz jakieś takie jedno zdanie, które ktoś już może coś kojarzy, jak Glenn Hoddle. Nie? No tak, więcej wie, ale to też jest jakiś taki mega pospolity. Nowy współczynnik, który wymyślił myślono 2 tygodnie temu w Lipsku, w Red Bullu, już robi dużą karierę. Ragenballen Zaldendal. Kurczę, to jest... Ragenballen. Ma 2-3 i to jest... A powiedz mi, czy to Ralf Ragnik? Ragenballen! Bo jak Ralf Ragnik nie stał, to ja znowu dupię o tym współczynniku. W tym współczynniku Jakub Piotrowski jest jedną z lepszych ósemek ligi bułgarskiej. Powiem tak. Rzut wolny za Polski, 16 minut na meczu. Tymczasem Słowacji. Zobaczmy, to dobra szansa. Żeby tutaj otworzyć ten licznik. To wymyślcie, co jeszcze w futbol ekstra takim super merytorycznym musi się pojawić. No co, no wiesz, jeżeli wolne, no to widać, że Polacy nie czytali Phila Woodgate'a. Woodgate lata temu rozpisywał takie rzeczy. Mi brakuje jeszcze jakichś odniesień kulinarnych, na przykład, że no jak to wymyślił znany austriacki biolog, Dietmar, nie wiem... Dietmar Hohenzoller, albo Dietmar Hüffler. No, warto jeść dużą ilość ryżu, bo on ma w sobie cynk, który później w trakcie meczu dodatkowe siły wyzwala w okolicach, że na przestrzeni między 36 a 47 minutą to biegasz sama jeszcze raz niż rywal i na to są badania i również jego córka, która właśnie później rozwijała się na Uniwersytecie w Salzburgu, czyli tak zwana Marita Kramer. Tutaj wnikliwi widzowie odkryją, kto to był Marita Kramer, ale nie wszyscy. Potem oczywiście będzie rozwiązanie na odwrócie tej zagadki, czy za jakąś minutę to powiem. Marita Kramer, no więc się przepowiedział badanie, że brokuły w połączeniu z gorgonzolą
To w ogóle jest taka mieszanka, że się robi 13 piłkarzy na boisku. No. I to jest niewykrywalne przez jest, badania antydopingowe. To jest bardzo ważne, ale Jurko, a Marita Kramer to austriacka skoczyni na Jurko, ty czytałeś biografię Fula Woodgate'a. Odświeżam, tak. Wszyscy czytaliśmy. No, o! W takich sytuacjach komentator mówi, połowa stadionu myślała, że jest gol. Muszę wam. Nie wiem, czy to jest przypadek. Zakończę. Dobrze. Fila Woodgate'a. Czytałeś Fila Woodgate'a. Z tych Woodgate'ów. I słuchaj, chciałem cię zapytać. W pierwszej połowie Frankowski tylko jedno podanie diagonalne przez strefę Tsusamen. Mm-hmm. Dlaczego? Wiesz co? On w tym klubie, co gra na co dzień, mm-hmm. to ma więcej. To jest też kwestia tego, że no wszyscy doceniamy oczywiście Phila Woodgate'a, tak? Ale no też nie można jakby jego spuścizny i tego, co z orężatki komuś coś tak, bo żeby z tym zrobił jego syn Phil Woodgate. On to rozwinął. Ja mówię, diagonalne nie. Mówił, diagonalne to było fajne na Reginę 71, ale potem ta Bolognese Parma, no to już był i trochę inny futbol. No ale też wiesz, wskaźniki programu Super Soccer Stats Super pokazują, że jest słabo. No tak. Ale tak, Kuba, chciałeś już... Chciałem wam zadać zagadkę. No. Ile celnych podań wymieniła Estonia? Mamy 18 minut. 7. 4. 14. Można się pomylić o jedno. 14. 0. 8. Poniżej 10? Wojtek, pierwsza odpowiedź była dobra. 7. 6 podań, więc łapałbyś się w tych widełkach. Podpowiedział mi to oczywiście czat. Czat też podpowiada... O, ale moment. A nie, jednak dupa zbita. Tutaj. Niestety. Kurczę, mocna ta Estonia się trafiła. Jedna z lepszych. Czat podpowiada, Szymon podbił konkretnie, markery zmęczeniowe. Tego nie poruszyliśmy. Nie poruszyliśmy markerów zmęczeniowych, a markery zmęczeniowe, jak ja grałem, to jedyne markery to mieliśmy, żeby podpisywać koszulki, bo się ustawiały dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, tak po kolei, gimnazja były, wtedy się ustawiały i markerami podpisywali. A ja nie powiem, jakie były, bo teraz się nosi te GPS-y, które mają trochę kształt biustonoszy, nie to? Ja nie powiem, jakie były jedyne biustonosze za naszych... Nie ma! No ale... i proszę, to właśnie Jakub Piotrowski chyba nabija swój rank. Pod nosem Jakub Piotrowski, kurde bele. Tam do licha. Michał Preszt. Trener tak, zapisał. Trzeba linę tego. No to... Tak zapisał Michał Preszt w tym notatniku. Tego? Nigdy więcej go. Blisko. Ładny strzał w ogóle, mocny strzał. Ale zobaczcie, trener Estończyków też mobilizuje. To niedobrze, bo to kurczę... To znaczy, że poczuł krew. Poczuł krew, tak. Słuchaj, to już jest siódme podanie, także prawie celne. Sprawdźmy tak ten. W ilu meczach eliminacyjnych, tam gdzie Estonia tam strzeliła dwa gole, na przykład w 20 minucie już przegrywała, nie? I jak to o nas świadczy, że jeszcze... A już ci mówię, pach, pik. Mamy tutaj specjalny program statystyczny pod tytułem... Flash score. Pod tytułem Bomb Flash. Tak. Proszę, ze Szwecją to nawet prowadzili ostatnio. Friendly International. Ale to było w tych, w krajowych składach, tam Kostia Wasiliewna też. Tacy grali słabiacy jak Kostia Wasiliewna. A masz rację, że to były składy krajowe. A co ty myślisz, że ja przychodzę nieprzygotowany na audycję? Redaktor mnie zaprosił, powiedział jaki będzie temat. I ja sobie przypomniałem mecz Szwecja-Estonia z 73 w Norrköping, gdzie trenerem by... Robiłeś ten mecz. Robiłem ten mecz, tak. Dla Polskiego Radia wtedy. Gdzie trenerem wtedy Szwedów był Lars Nilsson. Dla Gazety Robotniczej. Dlatego... Głos Wybrzeża. Zawsze Głos Wybrzeża się pojawia w takim momencie. Tak, Głos Wybrzeża. Tygodnika PZP. Organy prasowe dla Trybuny Ludo. Dla Trybuny Ludo. Kurczę, obiecujący był ten atak Estonii, bo wymienili więcej podań niż dla przez ostatnie. Dlatego, sztandar młodzieży. Sztandar młodzieży. Wojtek Hadaj tam zaczyna, pozdrawiam serdecznie. Wojtek był tym dziennikarzem, który nie wiedział, czemu w stanie wojennym miał dużo szynki. Tak? Nie no, Wojtek. Ojej! Zabawa! Walia się poci. Walia otrzymuje komunikaty teraz o golu Przemysława Frankowskiego i jest bardzo spocona. Tam odpalane już tam po prostu wszystkie telefony, świeci dełka. Ale powiem wam, że inaczej... Niebiała się cieszy. Inaczej by to wyglądało, gdyby na lewo obroniał Kenka Lastę, ale gra niestety ktoś inny i on nie potrafi na tej pozycji grać za bardzo. Patrząc na to, co zrobił tutaj z Przemysławem Frankowskim. Piękne podanie. Chociaż... Jakie podanie? No, przechwyt przecież. Chociaż właśnie... No, to...
piłka zaadresowana w kierunku mniej więcej. Potrzebujemy na to spojrzeć jeszcze chłodnym okiem. Tak. No patrz, bo to jest podanie, które generalnie jest w kierunku Przemysława Frankowskiego, natomiast to... No... Frankowski ale on zadziałał ciałem. On tak, bardzo dobra reakcja Frankowskiego. Balansem. Po prostu. Nie no, zabieg gościa także dramat. No nie odbierajmy Piotrowskiemu, bo to jest... O, zobacz jak... Nie no, Frankowskiego wkręcił. Ale zobacz jeszcze jak zewnętrzną... Nie no, ja pierdykam. Kto to był? A to Kalaste, Kalaste dziewiętnastka. Tak a, czyli może gra jednak na lewej obronie. Nie, no, siedzi i gra. To no, jednak na flashbombie... Flashcourt cię oszukał. A, proszę, a ja naobrażałem jakiegoś lewego obrońca. To Kent Kalaste, lewego obrońca. Flashcourt takimi drużynami, jakie nie ustawa. Tam w pozycjach. Znaczy powiem wam, że... Maciej Bartoszek ogląda i mówi, kurde, u mnie w koronie to lepiej. Chodzi, nie? Nie, no dobrze. Ciężar, znaczy kamień z serca, bo długo, długo nie prowadziliśmy ze Stonią. Jak na to, że ona wymieniła 6 podań przez 20 nie, minut. Nie, no. Pachnęło go, powiem tak. Fleszkor uwzględnił asystę Jakuba Piotrowskiego, także tutaj bez kontrowersji. No zaraz będzie 2. Nie. Ale lewy, ty jak sobie na takim meczu nie nabijesz bramek, to już nie wiem na jakim sobie nabijesz. Ale ich obtukuje. A na Walii to nie bardzo, bo Walijczycy wyspiarze. To pan trzeba pamiętać. W taki grają właśnie fizyczny futbol. Siłowy. Dużo fizyczny i siłowy. Nastawieni są na walkę. Bardzo waleczni są. W powietrzu są waleczni też. I są tacy wysocy siłowi. No, tak, siłowi. No, fizyczni. No, tak, bo to jest futbol z wysp. Wyspiarski. Łukasz Woźnicki 25 zł nam przelał. Warto wspomnieć o Władimirze Zograwskim, który nie zrobił nic, żeby Estonia wygrała ten mecz. To prawda. Nie wiem, kim jest Władimir Zograwski, ale tak właśnie jest z nimi. Prowadzimy 1-0, 24 minuta. Estonia wymieniła przez 26 podań, a potem w jednej akcji następne 6 podań, więc razem 12. No i co? Chyba czekamy powoli na mecz z Walią, bo nie sądzę, żeby Estonia mogła zagrozić naszym gardzie. Ktoś tu garda z pokory opuszczona. Garda z pokory. Ale sobie Kuba wystawia. Jak gra, ile Estonia nie istniała. Z Mołdawią to nawet 2-0. Dokładnie było, tak? Do przerwy. No i to do przerwy, a nie tam po 20 paru. Tak, tak, ale sobie Kuba opuściłeś. Ludzie kochani, raków, piśniaków, to nie może tak być, że my się będziemy bać. Doceniłbym Szczepka Frankowskiego, bo nie kojarzę, bo on miał taką serię dwóch meczów z rzędu z golem w reprezentacji. I to jest drugi rywal bałtycki, więc do kompletu jeszcze z Litwą zagrać. I Przemysław Frankowski odbije nam inflanty po prostu. No i prawdziwy hat-trick, także Dangerous Attacks. Dangerous Attacks 27-2. No. Przy czym jako Dangerous... Zdążyliśmy już 27 tak. Ataków Dangerous? Kurde, to ja nie uważnie oglądam. Prawdopodobnie jako Dangerous dla Estonii policzyli to, kiedy był faulowany Bednarek. A właśnie. I potem był taki jeszcze jeden moment, jak piłkę doszlubali. Ja zapomniałem, ale przepraszam bardzo, bo ja przygotowałem na pierwszą bramkę Polaków atrakcję. O! Zaraz jestem. Jest atrakcja? Jest atrakcja, przygotowałem ją specjalnie. Ale lepsze niż mandarynki? Bo dla mnie mandarynki są największą. Ale już widzę, obrałeś sobie i tam skupnąłeś. Chcecie mandarynkę? Tak. No jak już obrałeś? No to się częstujcie, proszę, częstujcie się. Tak. No ja obrałem, wy się częstujcie. Czemu nie? Wojtku? Vox Populi, Vox Dei. Zgodnie z życzeniem Twittera. Masz kiwi? Mam kiwi. Kupione. O! A myte? Nie. No to trzeba umieć. No to słuchaj, ja nie wiem jak ty spożywasz kiwi, ale na ręce twoje zaręczam, czyli tutaj ten oto owoc żywota lidlowego konkretnie. Dobra, ja zerknę na czat. Dobrze, śmiało. Kurde, no nie, no, trzeba będzie umyć. No to idź umyć. No to, ja to musiał wstać. No to... to nie takie proste. Ja nie będę tutaj, wiesz... A teraz ja będę podrzucał kiwi w takim razie. A mógłbyś umyć? Bo ludzie nie chcą oglądać jak jem łyżką, tylko no, jak jak ziemniaka, no. Jak ziemniaka. Naprawdę nie wiem, jak można jeść kiwi inaczej. Chcesz, Julek Mandarynka? Ja nie jem owoców. Obraną? Bolo Z pyta, czy bronimy wyniku już teraz? No tak. Czy trzeba jednak no, pilnować się? Na czwórkę trzeba przejść na czwórkę. O Boże, Mateusz Legwar, Olki, oblisz to kiwi. Łukasz Twardowski przypomina skoczek z Bułgarii, Władimir Zograwski. Tak. Rzeczywiście. I jego ojciec Emil Zograwski. O jest żółta kartka tam powinna być. Który też był skoczkiem i on go napchnął. To jest druga żółta kartka. Od Włodzimierza Szalanowicza. Co? O! To jest druga żółta kartka. Estonia! Skier w 27 minucie. Mecz robi się rzeczywiście bardzo trudny. Od 27 minuty z drużyną, która ma gracza GKS Katowice ładna. Tyle byle nie 2-0. Byle nie 2-0, bo to niebezpieczny wynik. I to ten co był w Tottenhamie, to dobrze to. Ale faktycznie. To zjem do okła najwyżej. Nie mają Wasiliewa, nie mają już tego co był w Tottenhamie. Klawana? Chcesz noża? Nie. I to jest klawan wypadł? Tak? Nie, pas Kocja się nazywa. Spoko. On był w drużynie U18 Tottenhamu.
Razem no nie wiem, czy to na żółtą. No gdzie, no nie patrzył nawet na piłkę. Się... Nie, no było na żółtą. Nie wiem, kto został pierwszą. Ja też nie wiem. Ale... Nie, pierwsza zasłużona. No to zasłużone. Problem Estończyków był taki, że oni uwierzyli. Garda z pokory opuszczona w tych wypowiedziach była, nie? Estończyków. Mamy szansę. My się cieszymy, że nas zaakceptowało. Cieszymy się, że nas zaakceptowało. Ja bym się nie cieszył, jakby nie. Znaczy w sumie. Świetna wrzutka. No tak, wrzutka to. Dobra, no, uwaga. To... Ale naprawdę to nikt tak nie je, tylko ja? Nie, naprawdę. No tak. Ja pierwszy raz tak będę widział, że ktoś je. Tak. Normalnie, zabierką. Jest taki mem, jak są to dzieci w kącie i taki królik jest z przodu. To ja jestem tym dzieckiem w kącie aktualnie, a Kuba jest królikiem. Nie widziałem, a ogniska też tak kibili, żeby ze skórką przypieczone. A ja bym też ziemniaki i węgiel. Nawet węgiel bardziej. Drodzy widzowie, napiszcie na czacie, ilu z was lubi kiwi z ogniska. Tak. Tak, jeszcze ze śmietaną i czosnkiem. O, to piękne to jest. To się nazywa... I tak smuknięte z szczyptą soli, ale tak, 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 o, pink, tak jak, jak Robert Makłowicz robi ze salc kartofel, ta, nie? Zawsze jak jedzie do Niemiec, tylko tak czuk, tak. Tak. Proszę, normalne, zwykłe kiwi do jedzenia. Kiwi do jedzenia, nie żadne jakieś inne. jakie zbliżenie tam jest. Wybory. Zoomuj to na maksa, zoomuj. Ludzie nie uwierzą. Zoom. Nie ma tak kiwi. Czy da się to kiwi zoomować samo? O, to szkoda. O, mogę się przybliżyć. Kuba krzepieniu serc, moja narzeczona Kasia, którą poznałem serdecznie, napisała, ale podobno powinno się jeść tak kiwi, bo to zdrowsze. No, to tak słyszałem, tak. Że tam i tak będę jadł teraz. Ja nie. To się zaczęło wszystko. Że właśnie nawet jabłko. Wygląda to wygodnie. Wiesz co? Specjalnie wybierałem najbardziej włochate, więc on to je, bo musi. No, ale to wygląda wygodnie, no najgorszy sobie radzę. Ale w każdym włosie jest niesamowita dawka bakterii LKCI Defensis, które są silniejsze w defensywie nawet niż kadra Estonii w tym meczu. Zresztą tak. Trudno wyobrażalne, ale można być silniejszym. Jest cały miot LKCI Defensis. Ten włos to jest krok ku lepszej Europie. To jest włos, który nas prowadzi ku Brukseli i Talinowi. Czy to się w ogóle z tym Alcazej Defensis to nie był jakiś przewał? No pewnie tak, no, ale to nie Alcazej Defensis. Ale każdy kupował Actimela właśnie. No tak, bo Alcazej Defensis. I ludzie chodzili do tego, do lekarza i pan mi zbada krew, czy mam Alcazej Defensis. A on odpowiedzi, o pani, Alcazej Defensis za mało. Co to jest Alcazej Defensis? Proszę państwa, tylko u nas ujawniamy. Muszę iść umyć ręce. No chyba tak. Ale bardzo dobre. Bardzo dobre. Dziękuję ci bardzo za to. Proszę bardzo. Smacznego. Na zdrowie. Ja mandarynki tak nie zjesz. Nie podpuszczam. Nie podpuszczaj. Ja? Nieźle jest w skórce od mandarynki tam. Dobroci. LKCI Defensis. A może to jest LKCI Offensis. LKCI Offensis, no. To by się lewemu przydało w tym meczu. LKCI Offensis później do kibla chyba zawsze. O! Danon musi płacić WUSA za wprowadzenie w błąd. O, na pewno? Na pewno? Nie! Jakie błąd? Za co? Wprowadzali z Defensis, tak? Że nie broni. Okazało się, że to byli wszyscy ofensywni pomocnicy. Ja tylko czytam portal Forsal.pl. Nie mam opinii, nie chcę się narazić Danonowi, ale zapewnia, że jego produkty cudownie wpływają na nasz organizm, pomagają trawić i wzmacniają. Tymczasem zapłacili 20 milionów dolarów za wprowadzanie konsumentów w błąd. O, 20 milionów, czyli tak. Dostałem SMS-a od bliskiej mi osoby. Czy jest ona członkiem sztabu ŁKS? Nie mogę wracać. Nie mogę zdradzać personaliów, poza tym, że powiem, że ma tak samo nazwisko. Znaczy nie mogę chyba wracać do domu. Akurat powiedziałem koleżance, żeby włączyła. Jak wpierdalasz kiwi ze skórką. Wybacz za wulgaryzm. Nie jesteście zaproszeni na tą kawę w niedzielę jednak. Nie, no normalna rzecz, no ja nie wiem. No słuchajcie, mam dalsze informacje w temacie Alcazej Defensis. W październiku 2009 roku brytyjski urząd zakazał reklam Actimela, która podawała, że picie ogórtów wpływa pozytywnie na dzieci. Według badań opinii picia Actimela nie hamuje, jak zapewniał producent biegunki. No, ale co może hamować biegunkę? To akurat nikt jeszcze taki się mądry nie trafi, żeby znalazł coś, co hamuje biegunkę. Tak jest. Biegunka jak ma być, to się przydarzy. Ale nie przydarzy się na razie polskim piłkarzom, którzy fenomenalnie, w fantastycznym stylu po
upływie nieco ponad 30 minut gry prowadzą na Stadionie Narodowym 1-0 ze Estonią. Gramy z przewagą jednego piłkarza. Co tu może się złego wydarzyć? Nawet ja w swojej 40-letniej karierze nie przypominam sobie, żeby można było coś takiego zepsuć. Masz więcej tego kiwi? Bo jednak z Mołdawią graliśmy 11-11. Tak, tak. Jakby tego zabrakło, żeby Mołdawianin jakiś dostał czerwoną. Znaczy, ja bym jeszcze przed chwaleniem dnia przed zachodem słońca sprawdził u chińskich buków, jakie są kursy na łamaka. Bo oni ten mecz już widzieli. Tak, tak, dokładnie. Tam jest inna strefa czasowa. Oni tam już powoli nakrywają do stołu na domówki przed meczem Polska, albo Estonia, Walia, albo Finlandia. Oni tam już się do tego szykują. No. Czy podczas gdy mnie nie było, omówiliście zmianę w szeregach naszych rywali? Tak, tam zszedł. O nie! To skończyły się polskie akcenty już w takim razie. Ale widziałem Kostię Wasiliewa, ale który jest na ławce, jako taki dobry duch. I piękny dzisiaj widziałem na Twitterze, ktoś rzucił, przepraszam, nie dokładnie wiem jaki profil, ale mnóstwo to tam lajków zebrało, że Kostia Wasiliew dzisiaj i wrzucony filmik, jak tam Ronaldo w finale Euro 2016 Santoszowi tam... Tak, dyrygował. Chciałem powiedzieć, pomaga, no, ale generalnie po prostu zastępuje go w jego obowiązkach. Tak. To był naprawdę dziwny finał. Husar wszedł, chciałem powiedzieć. No to czyli polski akcent jest. Husar? Husar. Husar. Zadał Husar i schwytany. Chcą nas pokonać własną Husarę? Bronią. Husarem. O nie. Z dyskwalifikacją. Poznasz go po skrzydłach i po koniu, na kurde, którym jedzie. On jest jakimś potomkiem pewnie któregoś z rycerzy, który na inflanty ruszył w XVII wieku i tam został po prostu. Pewnie tak, Christo. Podobało mu się. Husar. A jakie przynależność klubowa? Flora Tallinn. A, jak każdy. legenda mówi, że ten klub lekarka Tallinn też istnieje. Ciężka jazda. Ciężka jazda to jest jego przynależność klubowa. Jak ładnie to... O, 22 już podałem. 22? No to już kurde. Ale tak? Zaraz będą mieli. Ken Kalasty spróbuje się zrehabilitować dalekim wyrzutem z autu. Z autu w okienko. Całej pety w okienko z autu. A Ken Kalasta jednak bardziej by pasowała żółto-czerwona. Ken Kalasta się musi zrehabilitować za gola frankowskiego. Zaraz to zrobi. Kontaktowy rzut z autu. No, przedłużonko. No. Bronimy. Ale przyklęknął. Ale ile podań będziemy mieli? No, ale zobacz go tutaj. Ile podań? Zdąży chociaż jedno? Nie. Niestety nie. Ale Kalasta faulowo. I teraz. No, konterka. Grosicki. A nie, dobra, to nie ten, to nie ten rok. No właśnie, gdzie jest Grosicki? Ładny przerzut. To Nikola tak biegnie do środka. Aj. Wszedł w drybnik. Grosik, to by to. Za wysokie mamy miejsca na sektorze, to nie widzimy dokładnie. Tak jest. Tylko już takie zostały, bo to naród. Jacek Góralski, ale szalony. To był akurat Piotrowski, to widać. To. No. On przypomina, ale... on trochę posturą, jakby jeszcze bardziej wyłysiał. Taki Mariusz Lewandowski. Być może on ale będzie Mariuszem Lewandowskim. Tak, ale masy troszkę. W twarzy przede wszystkim. No, ale ja nie mówię o obecnym. Tak, no. Mięśniowo są podobnie, ale Mariusz Lewandowski miał taką twarz takiego... Naprawdę... Defensywnego pomocnika, nie bójmy się tego słowa. Moim zdaniem, żeby ta cała kadencja Michała Probierza miała sens, to powinien w tym momencie zejść jako Piotrowski, tak jak Mariusz Lewandowski w meczu w Kazachstanie. Pamiętacie? W 30 minucie, wkurzony. Wydawało się, że konflikt, że to w niczym po prostu już nie pomoże. Za 3 dni Portugalia, że on zgrillował tego piłkarza. I Mariusz Lewandowski zagrał fenomenalny mecz. Tak jak tam przegrywaliśmy z Kazachstanem. Nie, wygraliśmy 1-0. Ale przegrywaliśmy. Nie, przegrywaliśmy w rewanżu u siebie, co te światła zgasły. Ja mówię o tym meczu pierwszym. Co po golu Smolarka, po takich męczach. W ogóle pierwszy mecz był w eliminacjach Euro, który wygraliśmy za Benfica. Ja pamiętam, że z Kazachstanu. Jego się tak trochę pomija, zapomina, bo wszyscy o tej Portugalii. Pierwsze punkty, nie? A pierwszy punkt był na tej Serbii, co także żeśmy odkuli trochę po Finlandii. Pierwszy zwycięstwo z Kazachstanem. Tak, to i właśnie był wtedy, bardzo ważny mecz. Tak, wtedy Mariusz Lewandowski zszedł w 30 minucie i tak się wkurzył, jak schodził. Widzę życielski reprezentacji. Tak, no Kazachstan. Więc moim zdaniem powinien Jakub Piotrowski zejść, się wkurzyć. I za 3 dni, czy tam 4 po prostu w Cardiff tam rozmieść tych wszystkich Davidów, Brooksów, tam Harry Wilsonów i Ryanów. Tak. O, tutaj Michał prawie pokazuje. Zupełnie szczerze, Zalewski to jest do zmiany i Turbo Grosik. No. Naprawdę, ten Zalewski gówno robi. Tak jak Kostia, co ja mam zrobić? To będzie ten estoński. Kostia. Nie możesz wejść jednak? Jak tam twoja noga? Ja bym wpuszczał. Nie, weź się tam do protokołu go szybko, nie? Konstanty was. Dobra, chcecie coś o meczu powiedzieć? Teraz tak wyczułem, że to jest ten moment. No nie. Tak się zastanawiam, czy to nie zostaliśmy wywołani odpowiedzi, że coś powiedziesz. No nie. Generalnie nie. Nikogo tutaj... No tylko i żeby Kosta Wasiliew zastąpił Kostę Runiajicza, jest sugestia, no. Bo gorzej niż być nie może, niż jak jest teraz z Kostą Runiajicem. No jak, 3-1 z Piastem wygrali. No tak. No a to z Wasiliewem by nie wygrali. Był transparent.
Au Wiedersehen. Tak, no tam było dużo transparentów. No to ja jeszcze mam. Ukarano także produkty z zielarni ojca Klimuszko za zapewnianie klientów, że wystarczy ich spożywanie, aby schudnąć. Podoba mi się, że ktoś... No dobry pomysł na biznes, nie? Słuchajcie, to zrobimy takie produkty, co chuja dają, ale fajnie nazwiemy. Zielarnia ojca Klimuszko. No kurde. Ja widzę to logo, oczami wyobraźni. Jakie jest waszym zdaniem logo zielarni ojca Klimuszko? No jest takie... Mnich! Ale taki mnich. Na starodawny, taki też stylizowany, że ten mnich to... Tak, od 1650 roku. Z Kopernikiem tak za pary się trzymają, tak. To ja, mnich. Tym zasobem. Są takie fikuśne nazwy często, nie? Na przykład tak jak Zbigniew Smułka, najwybitniejszy tener w nowożytnej historii Arki Gdynia, który miał firmę, to była Zbychpol, nie? O, no i kurczę. Ale wiecie co? Mam generalnie niezawodny taki czujnik na to, co jest faktycznie zdrowe, a co z lipą. Bo długo szukałem batonów zdrowych, bo no lubię batony. Lubię batony bardzo. Chcę chapnąć. Ale prawie przed WF-em. Od dwóch lat prawie nie jem w ogóle takich żadnych takich Marsów i Pixów. Poza dwoma czy trzema tygodniami w roku, kiedy robię sobie przerwy. Mówię, kiedy zastępnik. Kiedy mama nie patrzy. No. Zastępnik, znajdę sobie zdrowe batony. I zdrowe batony dzielą się na dwa rodzaje. Są zdrowe batony, które są faktycznie zdrowe. I są zdrowe batony, które jak się wczytasz w skład, to są, gorsze są Twixem, no. Tylko mają opakowanie takie, o, to jest zdrowy baton, to jest Twix. Ta zdrowa. I teraz niektórzy piszą do mnie w mailach, wysyłają listy, telegramy, otrzymuję gołębie pocztowe oraz sowy z pytaniami. No dobrze, Kuba, ale jak rozpoznać, który baton jest zdrowy, a który jest zdrowy, ale to Twix tylko w innym pudełeczku? Otóż po smaku. Jak jest do dupy, to jest zdrowy. A jak jest smaczny, to niestety. Ja się na tym przejechałem, mówię, a kupię sobie jakiś zdrowy baton. Tam było coś właśnie, że same owoce, jagody, porzeczka, taki był czerwony. No i był bardzo dobry. I mówię, coś nie gra. No, przecież porzeczka naturalna to jest kwaśna. No, tak? No, każdy, kto był w lesie kiedyś, ale to przecież to wie. Wie, tak. Najlepsze są te a la Bounty. Bo nie wiem czemu, ale firmy produkujące zdrowe batony upatrzyły sobie właśnie Bounty jako ten... Bo kokos to jest taki ekskluzywny owoc, on się kojarzy jako taki zdrowy, jedziesz sobie gdzieś tam na Mauritius, czy na inne tam, czy na Estonię. Tak. I taki koncept pijesz Talina. Z kokosa i to jest super. A okazuje się, że to jest jeden wielki przewał. No. I ilekroć, naprawdę ilekroć kupowałem te kokosowe, nie jest zdrowy. To się sprawdza w 100%. Wygląda jak Bounty, smakuje jak Bounty, znaczy, że to jest Bounty, tylko ma okładkę taką, o, Fit King, coś tam. Ale generalnie ostatnio znalazłem, który wygląda jak Bounty. Łamiesz na pół, jest normalnie, wszystko jak Bounty, ale smakuje jak słoma. Patrzę w skład, jest! Wszystko roślinne. Rzeczywiście smakuje tym kokosem. Nikt tak naprawdę nie wie, jak kokos smakuje, bo to zawsze było przykryte 5 kilosami cukru. A co jak właśnie naprawdę kokos A wiecie, a przecież słoma. Jak naprawdę, bo pamiętam, był taki boom swego czasu też, na wodę kokosową, taką dla sportowców, czy tam siłaczy, to właśnie też tam kiedyś sobie spróbowałem, to nie smakuje wybitnie, to właśnie to jest taki smak trochę mdły wręcz, taki gorzki trochę, nie? I wiadomo, że po pewnym czasie jak wypijesz, no to się przyzwyczajasz i da się to wypić, ale no to nie jest taki kokos słodziutki, tak, to jest taki... Kokos no, jest... Dlatego ja uwielbiam te wody witaminowe. To jest czysty cukier, ale jest napisane witamina B6. Ja mówię, o, to zdrowy będę jednak. To nie jest cola, to jest witamina B6 w czystej postaci. Słuchajcie, wymyślmy tą markę taką, takich zdrowych produktów. To mogą być wody, batony, zioła. Zdrowpol. Zdrowpol, ale nie, to musi być jakiś ojciec. Moim zdaniem. Albo ojciec zdrowpolski. Albo może być siostra, tak? Zioła. Albo coś z ziołem. Zielarskie. Zielarnia. Zielarnia. Brata Alberta. A nie, siostry lepiej. Siostry Bernadetty. Nie, to na pewno nie. Zielarnia. Siostry. Jakieś takie polskie, wzbudzające zaufanie. Albo może, że sióstr. Że siustra, nie taka sama, tylko kilka tam. Fajne. O! I dodać jakieś takie starodawne imię. No. Klaudiusz na przykład. Sióstr Klaudynek. O! Zielarnia sióstr Klaudynek. Tak. To nasz Twix z zielarni sióstr Klaudynek. My od zarania dziejów, jeszcze z Mikołajem Kopernikiem, hodujemy Twixy. To jest nasze pole. A Mikołaj Rej to w ogóle już był stały klient. Logo w logo, słuchajcie. No. Mam młyn. Młyn, siostra i koszy. I taka skrzyżowane batony. I taka kępka trawy. Tak.
Rzeczywiście. I w tle może być jakiś taki... Klasztor. Klasztor, ale klasztor z młynem może być, prawda? No, tak. Albo na młynie może być krzyż po prostu, nie? Że no, młyn też, krzyż, to klasztor. Tak. To jest tridente. I to wszystko na mniszku lekarskim, na takim mniszku. Tak. Żeby był też mniszek. Mniszek. I gdzieś tam jeszcze numer fax. Żeby... No. I żeby mnie dziennik przerwali. Nutri-score? No C, ale nie szkodzi. I specjalne, na przykład, nie wiem, nasze... wypieki, które są jakieś tam od 16 lat w piecu. 16 wieków chyba. 16 wieków, tak. Od zarania wieków. Popcorn o smaku smerfowym, zielarni sióstr Klaudynek. O, ładnie Przemo odpowiada. Zielarnia sióstr Limanek. Siostry Limanki, wiadomo, to jest bardzo ważny zakon. Ja chciałem powiedzieć, że Walias zdobyła drugą bramkę. A kto strzelił? Nico Williams. A to był piłkarz Liverpool. To gramy w tych... Harry Wilson, druga asysta. Gramy w Cardiff. No, wy już nie bądźcie tacy. I uwaga, nie gram na Stadium of Light. Nie gram na Stadium of Light, dlatego że Stadium of Light jest w Sunderlandzie chyba. Albo w Sunderlandzie? Czy Sunderlandzie. Ale to jest też na Wyspach Brytyjskich. Tak. Dlatego, ale, a na Wembley? Wydawało mi się, że są dwa stadiony tylko w Wielkiej Brytanii. Wembley? I Wembley Stadium. Wembanyama i Stadium of Light. No. A trzecim Millennium Stadium, ale na nim też nie gramy. A gdzie gramy? To na stadionie takim mniejszym, tam jest Cardiff City Stadium, on się chyba nazywa. Millennium Stadium nie, bo tam różby tam chyba turniej sześciu. Wiesz, maliście, że tam w rugby będą grać, a nie tam jakaś piłka z jakimś Lewandowskim. Nie? Tak samo jak dzisiaj widziałem jakąś tam screen jednego z największych serwisów sportowych w Estonii, no to tam na pierwszym planie mistrzostwa w curlingu, łyżwiarstwo, a tam wzmianka, tam relacja z konferencji, to wszystko, jest gdzieś nie? Tam takim, o nie? Więc... Jest, dzisiaj dostajemy w pierdy od Polska-Estonia, nie jest to właśnie. Ile nam bramek strzeli? Jest to my tak tylko, że tam piłka, nie? Jastrzębski Węgiel w finale Ligi Mistrzów Siatkarskich. Kiedy? No właśnie, o tym powinniśmy programy robić. Nie? Daj ta spokój z tą siatkówką. Też moglibyśmy przy okazji Jastrzębskiego Węgla powiedzieć na przykład, nie wiem, o tym, Zielarni Sióstr Klaudynek i tym, że wypiekają, tak jak nie wiem, są krakowskie talarki popularnej firmy, to mogły być na przykład klaudyńskie denary. Klaudyńskie denary, jakieś takie sformułowanie. Nasze denary charakteryzują się pradawną recepturą, szałwia, anysz, i to wszystko podlane... E458. Pradawne E458. Stosowane już przez Słowian znad... Dunaju. Ale to jest dodane tylko trochę dla konsystencji, bo to tylko konsystencja, nie? W ogóle wlewamy alkohol tylko dla konsystencji, to tak... Dla zabarwienia, nie? Jak już rozmawiamy o pomyśle na biznes, to Wojtek, jako specjalista od polskich seriali, mam do ciebie pytanie. Jako specjalista. Bo ostatnio wysunąłem teorię, że mniej więcej 86,5% polskich seriali zasadza się na pomyśle, że jest żartobliwa postać, która ma pomysły na biznes. Dobra koncepcja. Graczyk, Kiepski, Norek, wszystko zawsze pomysł na biznes. Czy są polskie seriale, które nie opierają się na tym, że jest pomysł na biznes? Ale ja się zgadzam, że nawet w tych takich telenowelach przekrojowych, gdzie jest bardzo dużo postaci, zawsze jest jakaś jedna postać, która ma dużo pomysłów na biznes. Ktor? Tak. Przecież wielokrotnie odbrałem. Nawet niby ojciec Mateusz, to po pierwsze sam ktoś może złośliwie, no ale też bardziej pragmatycznie mógł powiedzieć, że samo bycie księdzem to jest pomysł na biznes. No a nawet jeżeli nie, no bo uznamy, że to jest powołanie, no to tam był przecież ten Eryk Lubo z tego grał. No właśnie taki troszeczkę kombinatorek z więzienia, który wychodził i tam później się niby nawrócił, no ale szukał różnych tam później jeszcze okazji, żeby sobie dorobić czy coś. Pluskwa to był ten bohater. Więc nie, no ale to dlatego właśnie te seriale są polskie i uwielbiamy, no bo to się opiera na każdym z nas, no transformacja ustrojowa. Trudne czasy, nie wiedzieliśmy czy w lewo, czy w prawo, no i każdy po prostu próbował na swoje usztąć. Niektórym się udało, tak jak Bogusławowi Baksikowi, a niektórym się udało, tak jak... No, ale Bogusław Baksik wstawał rano. Oczywiście. Brał zimne prysznice. No. Już od 5:50 oszukiwał ludzi. A pluskwa rano wracał z imprezy. No ale ja uważam, że tak zupełnie poważnie, to Wojtek trafiłeś, że rzeczywiście transformacja ustrojowa była trudna. Ludzie myśleli o jakichś cudownych formułach biznesowych. Jak zarobić? I po prostu te linie fabularne trafiały na rzeczy. Jakby zrobić jakiś taki przekrój społeczeństwa, ile procent, nie wiem, głów rodzin, no, którymi zazwyczaj są mężczyźni, ale oczywiście nie zawsze, natomiast no, powiedzmy ludzi, którzy zarządzają, tak, no rodzin.
które na przykład oznaczają, że dobra, no żyjmy sobie spokojnie, nie musimy tutaj szukać jeszcze głębszego szczęścia, tylko to, co mamy, to już nam jakoś wystarcza. To jest mniejsze, no zawsze większe, to takie, dobrze, zarabiamy, mamy tam mieszkanie, ale może zremontujmy. I trzeba albo wstawmy jakieś nowe rośliny, nie? Ale skąd wstawimy? No to trzeba zarobić. A jak zarobić, no to trzeba iść gdzieś do pracy albo właśnie... Albo ukraść. Tak jak no, ja. Albo tak. Na przykład. Albo tak jak Grucha, no ten sweter to jest pierwsza rzecz. I ukradłem. Także... Ale przerwa. Podoba mi się, że akurat skończyło się takim wątkiem, który z grami można połączyć, bo akurat polska rodzina pod głowa rodziny Robert Lewandowski, ale też pozostali kadrowicze, oni mają dość. Mają jednego gola i oni nie potrzebują więcej. Mają jednego gola, rywal gra w 10. I mają jednego piłkarza więcej. Tak? Mają jednego piłkarza więcej. Ale to jest tylko 11 piłkarzy, więc to jest ich w mniejszości. No to nie jest duża grupa społeczna. Mimo wszystko piłkarze. W każdym razie nie idą więcej po... Więcej jest na przykład rolników, no i im jest mało, bo protestują. Tak? Więc nie jest... Tak to mamy właśnie nawet naocznie teraz pokazane w naszym kraju. I pomysły na biznes. Baszow na przał jeszcze 25 zł. O właśnie, nawet w rodzinie zastępczej mały Fifi miał pomysły tak, na biznes, tak, które i tak mu nie wychodziły. Jacek Kwiatkowski lał go pasem. Naprawdę tak było? No ale widzicie, to od mojego Jacek Kwiatkowski lał pasem? Od mojego się często przecież rodzice mówią do dzieciaków, chcesz tam jechać na wakacje gdzieś na jakiś obóz, to se zarób trochę, nie wiem. I wiadomo, no dzisiaj to się już zmienia. Paróweczki, sprzedaj paróweczki. Bo też tam telefony i to wszystko świat cyfrowy. Natomiast pewnie są jakieś nowe formy, no ale kiedyś to były jakieś tam sprzedaży tam lemoniady, jakieś ciastka albo nie wiem, w szkole na kiermaszu się tam stawało. Znaczy jakimś... Telegram i Signal dosyć dużo tego zmieniały, bo teraz łatwiej nawet jest zarabiać, jak się ma Telegrama. Nawet u nas się podzielę historią prywatną, jak byłem w liceum i jechaliśmy na wymianę do Włoch, do Katanii na Sycylię w drugiej klasie liceum, bo miałem takie językowe trochę. No to, żeby sobie dorobić na wymianę, no to organizowaliśmy taki kiermasz produktów włoskich, nasza wychowawczyni nam oczywiście pomagała i tu duży szacunek, pozdrawiam panią Anię. Ściągała nam jakieś bruskietki, jakieś tam, co tam jeszcze może być, buraty, no te wszystkie tam amu, co tam w Biedronce są na takiej specjalnej półce. A, w Biedronce, pewnie przemycała jak mruwa przez Sudety. Na takiej specjalnej półce, czy w Lidlu i to tak, no powiedzmy raz na miesiąc możesz pozwolić i wtedy przychodzisz żono, tam dziewczyna, zobacz, będziemy mieli romantyczną kolację. To ona to ściągała, no i tam, nie wiem, były zebrania rodziców, nie wiem, tam co środa, no i tam... Ja stałem z jakąś koleżanką albo inny kolega z koleżanką zawsze, żeby tak do pary ładnie, że chłopiec, dziewczynka. No i tu brusketka w słoiczek po 15, tutaj suszone pomidory po 20 i tak się zbierało. I pojechaliśmy do Katanii i mogłem sobie na fontannie jakieś tam z ładnym posągiem na przykład wypić sok winogronowy. Panowie, jak uznacie, czy jak czat uzna, to odpalimy futbol futbolu, tak jak mówiliśmy w przerwie o tym meczu. To jest jakby omówimy. Dobrze, to ja tylko się szybciutko jeszcze wcisnę berło z tym prowadzącego, że Finlandia z golem kontaktowym. Tam będzie się działo. Pohjan Palo podał, póki strzelił, jest 2-1 i też jest przerwa. Natomiast w pozostałych meczach powiem wam, że Grecja bardzo poczyniła, duże postępy poczyniła Grecja. Od momentu, kiedy ja grałem w piłkę, bo 4-0 wygrywałem z Kazachstanem. Po golach Baksa, Tetasa, Pelkasa, w sumie nikogo to nie interesuje. Trudny dzień golach dla kazachskiego sportu, bo dzisiaj kwalifikacje w Planicy i jeden Kazach się wywrócił strasznie boleśnie, pozostali tam na ostatnich miejscach. Zahavi strzelił z kolei gola na 1-0 dla Izraela, a potem Islandia strzeliła 2 gole i Islandia prowadzi 2-1. W sumie nie wiem, po co wam to mówię, bo nawet nie wiem, kto jest w jakiejś ścieżce barażowej, więc to są absolutnie zbędne informacje. Najważniejsza informacja jest taka, że Finlandia nie złożyła broni i może jeszcze wymęczy. No bo z tego, co widzę, jeśli chodzi o expected goals, to... Ale mam takie wrażenie, że w Polsce, no, z racji tego, że my mamy te nastroje właśnie często z ściany do ściany, od dramatu do euforii, to gdyby dzisiejszego wieczoru Polska awansowała i Finlandia pokonała Walię, to my już ogłaszamy. Tak. Bo jeszcze jak wygra Walia, to będzie takie, no tam ten. Jeszcze się okaże, że Litmanen jak Wasiliew też nie zagra. No. Ale kontuzja. Jak wygrywa Finlandia, to my już wszyscy, nie, no tam Finlandia. Jeszcze będzie ten argument dodatkowy, że się, bo teraz, żeby wygrać, to oni muszą strzelić 2 gole, więc będzie 3-2, jakiś tam dramatyczny przebieg i nie, no już są wypruci, oni po prostu zmęczeni. Ja już to słyszę. Ja już, ale nie, my już, słuchajcie, we wtorek. Finlandia to nie są wyspy. No. Ale Finlandia to był zawsze taki rywal, no poza tym jednym meczem, bo tam krzywdy nigdy nie zrobił. Tak. Ale wiesz dlaczego byłaby taka narracja, w sensie jakby Finlandia przyszła dalej? Aha. To nie to, że nawet ktoś by, znaczy jakiś hura optymist, tylko wszyscy specjaliści owali potrafią powiedzieć,
wyspiarski futbol. Siłowy taki, oni bardzo tak fizycznie grają. Dużo piłkarzy tak, stępią się. Dokładnie, ten. A o Finlandii nie są w stanie nic powiedzieć, bo nawet nie są... Bo już nie gra Litmanen. Bo nie gra Litmanen i nie są wyspą. I też obiektywnie mówiąc, dawno żeśmy nie grali, bo właśnie walię mamy na świeżo po tym Michniewiczu, nie? No to oni no się... Faktycznie tam niewiele zmienili, nie? A Finlandia to dawno nie grała. A ja stawiam pytanie, dlaczego jak jesteś wyspą, to musisz grać twardy, fizyczny futbol? Słuchaj, no właśnie, bo wieje. Wszystko przez to, że wieje. Podejrzewam, że na przykład wyspy Bahama mogą nie grać. A może grają, właśnie są wyspą. A widzę na Bahama, tam wszystkie drineczki, tu zabawa, ale ci, co trenują piłkę, to takie schaby, wiesz. Przepychamy się, nie będziemy. Widzieliście, jak Nowozelandczycy tańczą? To jest wyspa. To jest wyspa i nie jest silny futbol. Piłkarzy z Wolina powoływać samych. Wyspa to jest. Wyspa, ja widziałem w Australii, jak to wygląda. W Australii jest dokładnie taki podział. Są pigmeje, tacy niewysocy generalnie. Popraw kostkę, jak możesz. Co? Nie wiem, co mam zrobić. Nie, popraw tylko. Tu mamy położyć? Tak. Możesz coś powiedzieć. No to mówię coś. Jest lepiej? Trudno powiedzieć. Dobra, mamy taką kontynent, niscy, ale jak ktoś dwa razy kopnie piłkę, to już się robi taki schab. Taki typowy, tak, nie, ja jestem wyspiarzem i gram w piłkę, więc muszę być wielki. I tak od razu rosną. I tak wyrośli ludzie w Australii właśnie, w taki sposób. Ja się boję, jakby Grenlandia wystawiła jakąś reprezentację. Siłowo. Same siłowo. Duża wyspa. Zimno. No. Skandynawia. No. Panowie, czat wie wszystko o Finlandii. Litobius Forficatus. Jak? Finlandia. Determinacja. Charakter. Drużyna. Nie ma takich indywidualności jak te drużyny, które znam. Finlandii nie znam, więc nie wiem. Czyli to wpis? Litobius Forficatus. Taki Świn. No to właśnie. Bardzo prawdopodobne. Ukryta opcja fińska. Perfect Blue. I tu nawiązuje do tego, do czego ja też chciałem nawiązać. Trzeba sprawdzić, czy Finlandia nie jest przypadkiem byłym krajem Jugosławii. No. Bo te kraje nam nie leżą. Bo ja chciałem tutaj złożyć deklarację, że moim zdaniem losowania są ustawione, bo my zawsze gramy albo z byłymi republikami radzieckimi, albo z byłą Jugosławią. To prawda. Co na kogoś trafiamy? Ale to jeden kraj, jest, albo ze Skandynawii. Ale był jeden kraj, który się uchował. Mianowicie Chorwacja, bo ja ze zdumieniem usłyszałem i odkryłem informację, bo z Chorwacją będziemy teraz grali w Lidze Narodów jesienią. O Jezu. Że to będą pierwsze mecze w ogóle pomiędzy Polską a Chorwacją o coś, bo towarzyski był ten mecz przed mundialem w Niemczech. Bardzo mało meczów. 1-0 po golu Smolarka w niebieskich strojach. Na Euro jeszcze. No dobra, to chyba będzie pierwszy od tamtych czasów. Okej, to się tu pomyliłem, no ale mało właśnie było. Nie przyznawaj się. Nie, pomyliłeś się. Znaczy, to wtedy mówisz tak, no ja wiem, że my graliśmy na Euro z Chorwacją. Ale o taką inną ale byli bliżej narodu. Nie, bo nie dałeś mi do końca. No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Sorry, wiem już o co to chodziło. Nie, że się miałem dowiedzieć, że to będzie pierwszy mecz z Chorwacją u siebie w ogóle chyba. Chyba nie wiem, czy nie w dziejach w ogóle, nawet właśnie nie, że nawet towarzyskiego żeśmy chyba nie grali z Chorwacją. I to by się zgadzało, bo ten jeden przed mundialem w Niemczech to był już gdzieś tam w tym Hamburgu czy gdzieś, no na Euro w Austrii, ale u siebie nie przypomniał sobie, czy Polska-Chorwacja żeś był. Zleciałaś pewnie z połowa przerwy, lecimy, zgadzacie się? Futbolu? No, jeżeli czat oczekuje futbolu, to lecimy. Czas, bo... Nie wydaje się oczekiwać, ale dobrze. Lecimy. Dobra, to lećmy i miejmy to. Futbolu, na gorąco, w przerwie, z sukcesu, z serca polskiej piłki, znowu tu jesteśmy mówić z pasją i o polskiej piłce mówić właśnie tak do was. Są z nami nasi eksperci, którzy zjedli zęby na piłce nożnej. Najpierw chciałem zadać tutaj pytanie do ciebie, Julku. Dobrze się znasz z Michałem Probierzem. Jakie wieści prosto z szatni? Czy miałeś okazję się skontaktować z Michałem? Czy ten plan, który wymyśliłeś Michałowi Probierzowi poniekąd, dobrze został wprowadzony twoim zdaniem? Nie, ja też nie chciałem od razu mówić, że to jest mój plan, no, że ja wymyśliłem... Podpowiedziałeś jako dobry kolega. Że ja wymyśliłem formację, wymyśliłem skład i określiłem taktykę, to nie, chciałbym też mówić, że to jest mój plan. No ja też chciałem przeprosić, bo że zaczęliśmy w połowie przerwy, nie od razu, no ale z Michałem musiałem przed chwilą, no dopiero skończyłem rozmawiać. Będą zmiany. Ja nie powiem, w której minucie jeszcze, będą zmiany, że zejdzie piłkarz, wejdzie inny piłkarz, to tak też żeśmy z Michałem szybko ustali. No Przemek Frankowski. Taki, tylko dobrze znasz. Ja tu mówię Przemas, no co ja będę tu ukrywał. Ja mówię, kurde,
Poćwicz ty tego zewniaka. Mówiłem, przy ścianie chociaż sobie parę razy. No czy on posłuchał, czy nie, no to już sobie tam można samemu ocenić po przebiegu meczu. Fajnie, że Przemko tutaj. Ja już od małego się, jak taki berbeć był, to ja mówiłem Przemek, do wuja chodź. Zewniakiem, próbuj zewniakiem, to się będzie jeszcze piłkarz. No ale dobra, to nie, też nie chcę, żeby wszystko na mnie szło, cała ten. Będą zmiany, Polska, fajnie, że piłkarze zagrali z orzełkiem na piersi, tak jakby z orzełkiem na piersi grali. Proszę Państwa, tutaj na gorąco informacje od nas, będą rzeczywiście zmiany w tym meczu. Wejdą piłkarze i zejdą piłkarze. To warto podkreślić. Za piłkarza wejdzie piłkarz. Wojtku, ty jesteś bardzo doświadczonym dziennikarzem. Karta PZPR wypadła ci z portfela, wchodząc do studia. Jak oceniasz reprezentację Polski w tym meczu swoim niezwykle doświadczonym okiem? Do jakiej drużyny byś może porównał to, co prezentują Polacy? No muszę powiedzieć, był charakter, była walka, była ta determinacja, wreszcie na środku obrony. Przypominamy sobie taką sytuację z 9 minuty, wrzut z autu, daleki, silny Estończyk, a my odpowiadamy silnym Janem Bednarkiem, który wybija tę piłkę głową prawie na linię środkową boiska. Tego brakowało, tego mi brakowało w poprzednich 54 meczach reprezentacyjnych Jana Bednarka. Myślę, że ten 55 okaże się przełomowym, tak jak to było w roku 98. Też długo Krzysztof Barzycha nie mógł się wprowadzić do reprezentacji. To był taki napastnik, na którego narzekaliśmy, że przyjeżdża, że strzela w swoim klubie cypryjskim, a później w greckim, przepraszam, a potem, no to już było tak dawno, a później, ale nie strzela w reprezentacji, aż w 55 meczu pamiętamy jego fenomenalnego gola z Mołdawią na stadionie GKS-u Katowice przy obecności Mariana Dżurowicza i 6000 innych kibiców. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem trochę zaniepokojony też tutaj, bo nam kolega Julek doniósł o tych zmianach. Będą zmiany. A prowadzimy przecież. To był dobry, to był czuć zalążek tej charakteru, tej pasji, którą widzieliśmy u Adama Nawałki w kadrze 2016 roku, zmiany, nie wyważajmy otwartych drzwi. Pamiętajmy, co zrobił w 91 roku Andrzej Sreo podczas nieoficjalnego meczu towarzyskiego z reprezentacją Ligi Szwajcarskiej. On do przerwy, kiedy prowadziliśmy 1-0 po pozdrowieniu Romka Wójcickiego, którego bardzo dobrze pamiętam. Pozdrawiamy panie Romku Wójcicki. Zmienił go w przerwie, wprowadzając wtedy młodego, nieopierzonego Waldemara Jaskulskiego oraz Krzysztofa Bukalskiego i przegraliśmy na ten mecz 1-2 po dwóch trafieniach w końcówce, dopiero wtedy rozkwitającego karierę Aleksandra Freja. Nie wiem, czy tutaj nie powtórzy się podobny scenariusz. Kuba, ty grałeś z Romkiem Wójcickim w niejednej drużynie. Jak swoim okiem doświadczonego reprezentanta Polski, byłego, oceniasz to, co prezentują Polacy? Panowie, widzę, że humory się was trzymają. Z czego wy się cieszycie? Z czego się cieszycie, panowie? Estonia. Polska prowadzi. Będziemy się teraz cieszyć z tego, że wygrywamy z Estonią? Jak ja grałem w piłkę, powiem wam, bo wy nie graliście w piłkę. Ja grałem w piłkę. Na poziomie lepszym, gorszym, to już oceniają kibice, którzy chodzą po autografy, no, do teraz do mnie. Ale 6 goli w drugiej Bundesli zestrzelone w 90. Pamiętajmy. Nie chcę. Marian, no weź. Nie chcę tutaj wspominać tych licznych sukcesów. Pamiętam, które oglądałem wtedy Heidelberg kontra Düsseldorf. Nie mielibyśmy tyle studia, żebym wymienił wszystkie swoje gole i osiągnięcia. Oliverowi Kanowi strzeliłeś. No. Ale panowie, my nawet nie wychodziliśmy z hotelu, tylko wysyłaliśmy młodych, nawet nie, że wysyłaliśmy młodych, żeby grali. My wysyłaliśmy młodych po to, żeby poszli po coś do picia i oni w międzyczasie ogrywali Estonię. W międzyczasie, że jak szli do sklepu, to wtedy strzali 3, szli do sklepu, wracali i potem patrzyliśmy tylko w gazetach następnego dnia 3-1, bo Estonia jedną strzeliła. Znaczy, ja powiem ci tak, wiem, że jeszcze rozwiniesz tę myśl, ale powiem tak. Z waszą drużyną był charakter. No, ja tego nie widzę teraz u tych obecnych reprezentantów. My przyjeżdżaliśmy, to był zaszczyt. To był zaszczyt. Zaangażowanie. To był zaszczyt. Samolotem, niektórzy dyliżansami przyjeżdżali. Niektórzy powoływani, zwłaszcza za żelaznej kurtyny, przedzierali się przez zasieki. Przyjeżdżali na tę reprezentację po to, żeby, nawet nie żeby zagrać, żeby spotkać się z kolegami. Żeby z nimi porozmawiać, zjeść coś, posiedzieć trochę. W 100% się zaangażować w życie reprezentacji. Nie tylko na boisku, ale przede wszystkim poza nim. A teraz ja tego nie widzę totalnie. Nie widzę totalnie. My gramy jednego więcej. Jednego więcej. Jak my graliśmy jednego więcej... Bo kogoś... Ale przepraszam, bo taką anegdotkę pamiętam wtedy z hotelu Sobieski, jak Romek Kosecki, który brał nowych, mówi: no panowie, a wieczorem zbiórka w pokojach, grzecznie, wszystko tutaj, odpytałem.
Dobrze, dobrze, ale w moim pokoju. Tak? Julku, ty dobrze znasz tak Romana Koseckiego. Wariat, tak było, nie? Tak było. Tak, Roman Kosecki. Znaczy, ciebie też wziął. Tak, tak, byłem tym pokojem. Była też wspomniana Bundesliga. Mam numer do Bundesligi. Rozmawiałem, jestem na bieżąco, bym wręcz powiedział. Więc tutaj nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, ale Bundesliga. Zachowaj coś rzeczywiście. Tak, też tak. Dla ja też. No, nie ma już wszystkiego. Ja i tak dużo powiedziałem, ale tak, znam Bundesligę bardzo dobrze. Czy rozmawialiśmy. Czy mamy łączenie z Murawą jeszcze? Czy mamy łączenie z Murawą? Oczywiście, jestem tutaj. No tak, jak powiedziałem, tak jak powiedziałem. Władek Krupnik, halo? Będą zmiany, że piłkarz wejdzie za piłkarza. Są zmiany na ja powiedziałem to 8 minut temu, no już. Zdradziłem. Informacje właśnie u nas i mamy łączenie z naszym reporterem. Halo reporter Władek. Witam serdecznie, tak jak powiedzieliście tutaj w studiu, ja słuchałem was na słuchawce, drugim uchem słuchałem, co mówił Michał Probierz powiedział mi, że w przerwie przyszedł do niego kolega. Co? I kolega powiedział, że Matikasz wchodzi, właśnie tu mam tutaj na grafie, tu piłkarz schodzi. Strzelił w ranek, to już by zadanie wykonał. Tak? Tu piłkarz schodzi. Tu piłkarz wchodzi, to w to miejsce właśnie. Ze złej strony napisałem, bo to jest odbicie lustrzane. Tak naprawdę to w taki sposób to powinno się pod światło, żeby nie było, że lustrzane, tu piłkarz wchodzi, tu schodzi. No i właśnie Matikasz się pojawia w miejsce Przemysława Frankowskiego, który poszedł już powoli szykować gorące kąpiele dla wszystkich kadrowiczów. Tak powiedział mi Michał Probierz w przerwie. Oddaję głos do studia. Halo Warszawa. Dziękujemy. To był Futbol Futbolu w przerwie meczu Polska-Estonia, który prowadzimy, wygrywamy. Polska biało-czerwoni cały czas z wiatrem sukcesu. Mati, którą potrzebujesz sekundę? Mati nie potrzebuje. Trwa druga połowa. Mati też na boisko wszedł. Pod naszą nieuwagę piłkarze zaczęli grać. Kontuzja? Mati włączył Civilization właśnie, także daj mu spokój, bo Aztekami gra. Jest donate. Aztekami podbija Estonię. Tak. Rudy nam przysłał 10 ziko. Wojtek śpiewa, Julek z Fada i z Heleny Oranżada. Pozdro. Dziękujemy. Również pozdrawiamy. Jest już 54. Dokładnie. 46 zaraz się zacznie. 46:10. No to jeszcze 10 sekund. 46:01. W tej chwili taki mamy czas. Możemy sobie wszyscy wspólnie zsynchronizować. 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekund. 46 minut, 10 sekund za nami. Polska nadal miażdży Estonię 1-0. Estonię grającą takie zdecydowane prowadzenie. W dziesiątkę, rozjechani, rozwalcowani. Estończycy nie wiedzą, co się dzieje. Wymienili przez całą pierwszą połowę 40 podań między sobą, z czego część w jednej akcji, pamiętajmy. No. Panowie, Oskar Lelek przelał nam 100 zł. Dzięki za Futbol Futbolu, najlepsze zwieńczenie eliminacji. Karol Karwacki, piękne to było studio meczowe. Nie zapomnę go nigdy. No jeszcze Futbol Futbolu powróci na kilka minut po meczu. Tak. Zapraszamy. Tak. Przeanalizujemy już wtedy też naszego rywala. Tak. Właśnie, panowie, składy. O! Składy. Składy już ten czas? No. Składy 22 herosów na Murawie jest. Znaczy już nie. Już, no jest, właśnie. Już teraz jest 21 herosów na Murawie. Znaczy właściwie jest 20, no. Bo jeden z ale ja tylko jeszcze doniósł, przepraszam, bo my zapominamy o meczu, który no, dzisiaj się z oku w soczewce całego świata, piłkarskiego Liga świata. Narodów, Liga C, play-out, Gibraltar kontra Litwa. Do przerwy, o co oni grają? Chyba o to, kto spadnie do Dywizji D, no tak zrozumiałem. A jest jeszcze tam warto spaść. To jest problem to jest Liga Narodów chyba jeszcze poprzednia. Nie, ale tam warto spaść generalnie. To jest ten problem, że w Lidze Narodów D warto być. Ale masz rację, że walczą o to, żeby i to jest spaść. Finał tego, bo się, to nie jest play-off, to play-out. Gibraltar, Litwa i do przerwy jest 0-0. No bo każdy chce spać tam. Ale no Litwa ma ten, Gibraltar czerwona kartka, Dale Colling z Lincoln Red Imps. Generalnie to jest najlepsze, że nie warto być dostarczycielem punktów w Lidze Narodów C, gdzie możesz wygrać Ligę Narodów D i pojechać tam się w składzie Litwy Arvydas Zdowikowa, dobrze znany. Ajajaj, panowie. Piłkarz Tuzla Sport. Gol. Gol dawali. 3-1. Maleją nasze szanse na awans. Awans, tak, w tym momencie. Wiecie co? Ben Johnson, doskonały sprinter. Znamy go nie od dziś, gra w Tottenhamie. A widzieliście, jak Ben Johnson ścigał się z koniem? Tak. No właśnie, racja. I wyścignął konia i strzelił. I ale 3-1. Właśnie, Julku, słowo. Nie, bo 3-1. No. Wiecie co, to może być wyspiarski futbol siłowy. No. Myślę, taki... że omówimy Futbol Futbolu, nie? Następnego rywala, to trzeba będzie dobrze omówić. Tak, a w tym meczu, który trwa, jest cały czas 1-0 dla Polski i
Estończycy nadal wybijają piłkę, byle dalej. Jeszcze nie wyszli z połowy. Poprzednio. Trzy razy wyszli przez cały mecz. Ale trochę mamy farta, że gramy jednak 11-10, bo ja nie wiem, jakby się to 11-11 skończyło. Całe szczęście, że cały czas mamy... Mamy farta, że w ogóle ze Estonią. Że we wtorek może być trochę... Estonia nie wygrała jednego meczu w eliminacjach i my z nią gramy. To jest właśnie to. Bardzo się cieszę, że mam gały wlepione we Freshscora, bo byłem świadkiem korekcji na żywo w statystykach meczowych. Włączyłem czyli sobie... Czyli jednak nie Ben Johnson? Nie, nie. Otóż chodzi o mecz, który właśnie mamy przyjemność oglądać na monitorach w naszym studiu. Otóż... Gibraltar strzelił gola. Polska Estonia? Nie. Completed pass. Przez chwilę pojawiło się, że Estonia ma 3 podania celne. Ole! Ale dumny Michał Prowieś. Cała jego gestykulacja, cała jego mimika, cała jego postura. To była jedna wielka duma. Kto? Jeszcze Zielu strzelił? Chyba Zielu, no. Z główki? Ależ nie, no, i teraz to jest to. W domu Aurelio De Laurentisa trzeba wypić Helenę na uspokojenie. Bo kurde, takiego grajka nie przedłużył. Powiem, jak to powiem, mama nie nadąża na gotować papardelle a la rabiata. No, tak, tak. Ja myślę, że ona już przeszła nawet na bigos. Tam pewnie u De Laurentisa to partnerka, podejrzewam. Kto tu tak piękny dribbling, jeden, drugi, dorzut lewą nogą w pełnym biegu. Idealnie zawieszony. Zaleski? A to włoska akcja. Zaleski. No. Mamma mia, Zaleski. Zdjąć go w cholerę. Dawać mi tu Grosika. Zaleskiego no dawać do Interu mi. Z Zielińskim. Grosik to ale panowie, Zieliński, Zaleski, Serie A, Roma, Napoli. To ma. Lamo, amo, zamo. Lamo, dostarczyli piłkarze, technika. Wyjście na pozycję, dośrodkowanie, podasz, biegniesz, tak? Ale rozkwita z tą dziesiątką na plecach. Ale no, tak, ale Zieliński, że z głowy strzelił, to tego bym nie powiedział nawet w meczu ze Estonią. On ma... Dobra, mamy już... Głową może wiązać krawatę, lewą nogą też. Dobrze, panowie, Walia, to już przeszłość. Zacznijmy. Nie, Walia w bramce, stosowne. Kto tam? Jakiś Hennessey, kto no, to tak, jest? Tak. On, producent alkoholi. No właśnie. Dajmy spokój. No. Czyli do Walii, takich, których nawet nie wymienił. No. Jedyna, którego nie wymienił Cezary Kulesza w swojej Syny Wilczance. Tak. Nie dokończyłem wam. Flashscore wykonał korektę. Otóż Walia w pewnym momencie nie miała 3 celnych podań, tylko jedno. I była korekta na żywo, że było 3. Mówię, 3 celne podania, ale była korekta, jedno celne podanie. To jednak drobiazgowy program. Tak. Cieszę się, że poprawili właśnie z 3 na 1, bo łatwo się pomylić przy liczeniu podań, kiedy jest ich aż tyle jak 3. Natomiast to, co jeszcze chciałem powiedzieć, Hennessy na ławce. A to Danny Ward jest pewnie w pierwszym, tak? Widzę, że masz bardzo dużo wiedzy piłkarskiej. Danny Ward, czyli trzeci bramkarz Leicester, powiedzmy to sobie, który nawet nie gra w Premier League, a drugim bramkarzem Leicester jest Polak Jakub Stolarczyk, na którego Michał Prowiecz nawet nie spojrzał pewnie. W kontekście, o kolego! Czego my się boimy? Kolego, w tym roku Danny Ward to, proszę cię, zagrał 180 minut. Podobnie 21. Jak Karl Kain. Podobnie jak bramkarz Estonii. No właśnie. Nie, 90 było w dorosłym... Nie, a nie, przepraszam, po prostu się za długa nazwa. U20 się nie zmieściło. Tak, więc 180 minut w barwach Leicester U21, co jest o tyle ciekawe, że Danny Ward nie ma 20 lat. Nie ma. Ma ich więcej, ma tych wiosen więcej. Trójkę z przodu. Ma trójkę z przodu, to jest 30-letni Danny Ward, który gra w Leicester U21 nieregularnie. Raz na jakiś czas. 2 razy w tym roku, a mamy już... Problem robi się, jak spojrzymy, że Ben Johnson czy Huzar Wilson nie grają w drużynach U21, ba, grają w drużynach dorosłych, ba, są drużyny Premier League. Ale przecież oni nie dojdą pod naszą bramkę. Ale musimy patrzeć na ich bramkę. Ale mamy Mati Kasza z Aston Villa, która przecież tam... Co program w lidze angielskiej, to wszyscy mówią, jaki to jest super klub. Ja lubię te takie zestawienie, że tak, Jan Bednarek, no solidny stoper, Championship generalnie, trudna liga, ale on tam sobie daje radę, świetnie. Tak. Naprawdę. Taki, trener go uwielbia. Trener go uwielbia, trener go chwali, więc myślę, że powinniśmy sobie dać radę, zwłaszcza, że Championship bardzo duże poczyniła postępy, progres duży. I potem jest tak, Awalijczycy? Nie, to trwale, z drugiej ligi angielskiej. Zaplecze Premier League tam zrzucają najgorszych drewniaków, naprawdę. To ta liga, w której gra Jan Bednarek, aczkolwiek Walijczycy to strasznie surowi. Strasznie surowi ci, którzy tam grają. Ale ich zamknęliśmy. Ale ciekawe historia zatoczy koło, jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego meczu Polska-Walia, bo mam wrażenie, że jak był mundial w Katarze, no to większość takich obiektywnych kibiców mogła stwierdzić, że jeżeli z Europy ktoś nie do końca pasuje stylem gry do tego towarzystwa, to właśnie Walijczycy, którzy tam w grupie dostawali prawie od każdego,
No i my, no, gdzie no, wyszliśmy z grupy, wyniki się zgadzały, no ale wiemy, że to nie był raczej mega finezyjno wyrafinowany futbol. No o, i jeszcze Matika zaraz umrze. Się popsuł. No, dobrze, że akurat prawą obronę mamy obsadzoną doskonale, prawe wahadło. Tak, 10 zawodników tam jeszcze możemy stawić. Jeszcze Matika zaraz trzeba go będzie znieść z boiska. No, dopiero go wpuściłem. No i po dwóch latach okazuje się, że jedna z tych dwóch drużyn nie pojedzie nawet na Mistrzostwa Europy rozszerzone dwukrotnie. No. Mhm. Może jeszcze rozszerzą. Tak. Jeszcze bardziej. Też kiedyś spadliśmy z Ligi Narodów, ale nie spadliśmy. Tak? Czechowice z dziedzicami. Szymon nam przelał 2,5 euro. Mecz imienia Marka Paprzyna. Napastnik 0 goli. O, Matikasz pokazuje, gdzie go dokładnie boli. Okazuje się, że boli go dokładnie tam, gdzie ma następny mecz w Premier League, na który chciałbym być wypoczęty. Ja widziałem fachowym okiem. Boli go noga. O, no tak. To jest noga. To, co pokazano na kamerze. Słuchaj, a wiesz, kontuzje nogi są bardzo niebezpieczne dla piłkarzy. Kontuzje nogi dla piłkarzy są wyjątkowo niebezpieczne, no, bo oni grają nogami. Ale pokazywał ręką, więc przynajmniej z ręką wszystko jest okej. Z ręką jest okej, to dobrze. O, to w piłce ręcznej jeszcze ma dużą przyszłość. Panowie, dobry czat dowiózł. Czat dowiózł bardzo mocno. Chatna, cash. Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. Mamy też dwie propozycje. Master of Wash, cashback. I nienazwany, cash out. Cash out, cash outował po prostu. Punkt. Ale no to się nie rozgrzał, ewidentnie się nie rozgrzał. Tak się rozgrzewka po łebkach, powiedział mu zrób skip A, będę robił skip A. No i co? Dwie minuty i po robocie. Bo on wie, że następny mecz jest z Walią, oni grają fizyczny futbol. Okay. Trzeba być fizycznie gotowym. I on nie może właśnie w tym meczu z Walią zagrać, bo będzie mu Aston Villa. Wyzwania, oni grają w pucharach, tak? To nie jest puchacz? Tak. Puchacz przed? Ja ostatnio miałem pytanie, a co się dzieje z puchaczem? I ktoś mi odpowiedział, on jest powołany. Ja mówię, aha, to fajnie, bo... Puchacz ma dużą szansę zagrać w finale Pucharu Niemiec, bo jego FC Kaiserslautern będzie grał w półfinale z trzecioligowym FC Saarbrücken. W ogóle to jest niesamowite. To Saarbrücken to chyba pokonało wszystko. Bayern, Gladbach, no. To jest w ogóle nieprawdopodobna historia, bo w półfinale Pucharu Niemiec jest tylko jeden zespół z Bundesligi. Zobacz, co tu się dzieje. To plus 18. To zdjęcie będzie robić furorę. Na pewno. To już wiemy, co będzie. No! Ale lewy skasowany. Wniosło efekt. Robert Lewandowski miał okazję. Tak, bo to najpierw się śmiejesz, a potem przepraszasz. Tak? Najpierw się z ciebie śmieją, potem wygrywasz. Ale tak? Z trzech metrów Lewandowski wyłapany. Michał Probierz całą karierę na tym jedzie, że najpierw się z niego śmieją, że tam jakieś roślinki sadzi, a później trofea do gabloty Krakowi pierwsze po 135 latach wsadzał. Ale był chyba taki fragment w Kapitanie Bombie, gdzie było z tą emfazą. No. Najpierw się z ciebie śmieją, a potem się śmieją jeszcze bardziej. No, ale z tym Kapukacza może się nie będziemy śpiać, jak się okaże Kaiserslautern w finale Pucharu Niemiec tam z machiną Czabiego Alonso, czyli Bayern Leverkusen, po prostu ich tam zmiecie z boiska i skończy jeszcze pukać w Liverpoolu, bo Alonso stwierdzi, muszę go mieć tam. No. Ja nie wiedziałem, że on istnieje w ogóle. A Wojtek, powiedz mi, co to z tym Ragnarem Klavanem było? Jak to się stało, że on trafił do Liverpoolu w pewnym momencie? Ragnar. On grał się w jakiejś trzeciej lidze. Jakim cudem jego rodzice tak doskonale dobrali imię do nazwiska? Ragnar Klavan. Wszystko się zgrywa. No, mi się wydaje, że to jest wszystko powiązane z tą dynastią Wasyliewów, który cesarz Konstantyn I odjął tron w XIV wieku. No i upodobał sobie właśnie swojego potomka, następcę, kogoś, kogo może uznać za przodownika piłkarskiego trudu, kiedy on już będzie, tak jak dzisiaj, no, z perspektywy ławki coraz częściej obserwował zmagania. No i Ragnar wyraża twardość Wikinga, finezyjność Estończyka i takie, prawda, błyskotliwość Europejczyka, gdzie Estonia zawsze chciała stać się przedmurzem nowej Europy. Ale on coś grał rzeczywiście, bo ty jesteś... Nie, ale w Liverpoolu mówisz? No tak, 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 no, serio. Był rezerwowym zawsze, ale na takim pewnym momencie użytecznym. Okay, kibice Liverpoolu go zapamiętali z tego jednego meczu, kiedy wygrał Liverpool z Burnley na wyjeździe 2-1 i on strzelił gola na wagę 3 punktów w 90 minucie. Ciekawa historia, tak, bo teraz jest naprawdę nigdzie ten chłop. Miał swój momencik, no przynajmniej, no wiesz, na jeden mecz taki, no to jest już warto odnotowania, no bo, jak na Estończyka. No bo Kostia to legenda, ale jednak legenda, także... która grała w polskiej lidze, a tu gość w Liverpoolu faktycznie grał. No tak, grał. No nie był jakimś, nie jest tak jak właśnie Karl Heinz, że w Arsenalu tam jest trzecim bramkarzem i ten, no on przychodził do Liverpoolu już doświadczony, bo w tym Augsburgu tam w Bundeslidze. Fakt, on nawet udzielił tego słynnego wywiadu, co też teraz niektórzy wspominali, że on za czasów gry w Augsburgu, no to stwierdził, że z Lewandowskim sobie radzi, ale a dla niego najgroźniejszym napastnikiem Bundeslidze jest Stefan Kisling, nie?
i to tak wyciągają po latach. A, to ten, co się wysadził. Kurczę. Nie, no naprawdę, tak jak na estońskie warunki, to powinien obok Marta Puma taki najwybitniejszy piłkarz. No, ale dzisiaj sam mecz nie wygra jeszcze, mu tam przeszkodził sędzia, bo przecież wyrzucił niesłusznie biednego tam Paszkociego. No, Kalasty też mu trochę nabrudził tą interwencję. Kalastę widać, że w Liverpoolu pewnie by je zagrał, nawet kilka lat temu. Nie? Ale pykamy, panowie, Viper, a nie, jednak nie. Były dwa podania z pierwszej piłki i już odpalałem tryb, panowie. Jedziemy. Nie zdążyłeś nawet tego wyjąć keyboarda. Dokończyć. Trzecie było niecelne. A szkoda, bo naprawdę miło się ogląda, jak gramy trzy razy z pierwszej piłki i wszystkie trzy podania są celne. No, jak to nie był spalony, to jest dobrze. Ale to takie rzewne zbicie piątki przed chwilą i Misiak strzelali. Marty Kerr z Michałem Probierzem, tak każe sądzić, że on ma jeszcze przyszłość w prezentacji. To wcale nie jest gest pod publiczkę. To Michał Probierz nie wiedział, że kamera na niego patrzy. On by to zrobił nawet w ciemnym pokoju, przy zgaszonym świetle, właśnie tak, prawda, przyjacielsko, żeby nie wyszło to poza... Ja po prostu, Mati, cię lubię, doceniam. A może Michał Probierz po prostu jest fanem Aston Villa i kibicuje, dobrze, tam nie będę się wystawał na Estonię, jesteś chory, tu cię noga boli. Tak. A Matiego Kesza ponoć też ktoś na czasie zauważył, że z Czechami też go bolała noga. Że ta noga boli Matiego Kesza dosyć często. Może w Polsce treningi są cięższe. No, a może klimat, jest tak, że... Klimat. Albo klimat. Klimat ten wschodni, surowy. No, markery zmęczeniowe. Ma bardzo złe po meczach kadry. Albo po treningach kadry. Puchar z żółtą kartką. Albo może Michał Probierz... Mati Kesz. Jak on złapał kartkę na grającej w dziesiątkę Estonii. Mam nadzieję, że zdejdzie teraz tak. Michał Probierz, nie? Spokojnie. Tutaj. Żeby ostatni miał tak, no tak. Ale kochani, Frankowski zszedł. Kesz zszedł. Puchar zaraz żółta i nie wiadomo. Zawsze każdy na boku obrony będzie musiał grać Marek Koźmiński. A Bereszyński poza kadrą. Zawsze go w dobrej formie. Ja myślałem, że Bereszyński może wejść w razie czego, a nie może wejść poza kadrą. No, ale mam wrażenie, że po tym, co się dzisiaj stało, to już na walię będzie w kadrze. I to może nawet się okazać, że będzie coś więcej niż tylko w kadrze. Gdyby tylko grał Jakub Moder. Marek Koźmiński wygląda świeżo. No tak. Żwawo. Powiedział Marek Koźmiński, że nie mamy lewego obrońcy. Że oczywiście wie, że Kiwior w Arsenalu, ale to nie jest lewy obrońca jego zdaniem, więc nadal nie mamy lewego obrońcy. Wiesz, kto był lewym obrońcą? On jak grał. Bo to był piłkarz. Ja jak grałem. Jak on grał, to a to grał, bym powiedział. Ja jak grałem, to byłem lewym obrońcą. Bo nie mógł podważyć. Pojawił się właśnie newsletter. Newsletter, wiadomości, Google, strefa siatkówki. Proszę mieć komentarz. ŁKS Komerczak on Łódź bez Walentyny Diouf. Wiem, a Walentyna Diouf to jest te 30% wartości niestety. Dobra zawodniczkę. No i problem polega na tym, że przegraliśmy z Budowlanymi, a jeszcze gra do dwóch zwycięstw. A to jest o co spotkanie, o mistrzostwo? O półfinał. Więc jest ciężar, no szkoda, bo w Pucharze Polskim było to samo, wygraliśmy bardzo trudny półfinał wygraliśmy, a w finale taki underdog nas rozjechał, znaczy rozjechał, no 3-2 w tym roku. Czyli Valentina Diouf, podobnie jak Mati Kesz, też markery zmęczeniowe niedopasowane. Ale... I tak ten sezon zaliczy do udanych, ponieważ byliśmy w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń. Ćwierćfinał Ligi Mistrzyń życzyłbym polskiemu klubowi jakiemuś, żeby zagrał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów obecnie. Może nie Zaksie, bo gra co roku. No właśnie, tak chciałem powiedzieć, że polskie kluby to chyba tam... Czymś innym niż siatkówka, piłka ręczna... I żużel. Żużel, bierki... Znaczy, generalnie tak jak baseball nazywa mistrza MLB, no World Champions. No. To ja myślę, że w żużlu to już zwycięstwo takiej pierwszej ligi tamtej, tak. The Champion of Europe. Ale była ostatnio dyskusja na ten temat, bo jest koszykarz jakiś, nie pamiętam, chyba francuski, który usiadł i mówi tak, a słuchajcie, dlaczego wy się nazywacie World Championships? Że tutaj w NBA wygrywacie World Championships. Ja tu nie widzę drużyn z Paryża, z Belgradu. Oczywiście. Co wy, World Champions? World Champions of what? World Champions of United States? Wiecie, to jest tego typu podejście, tak jak przecież Anglicy, co mieli w tych czasach przedwojennych, że nie chcieli grać w mundialach, bo sobie tam uważali za najlepszych, aż zagrali w 50. No i tam marynarze z USA wkopali. Znaczy, moim zdaniem to jest argument tutaj, dlaczego NBA nazywają się mistrzami świata. To jest argument z kosmitów, którzy jak lądują gdzieś, to zawsze widzą tylko Stany Zjednoczone. Mm-hmm. Wszystkie filmy to potwierdzają, że kosmici patrzą, a jeden się Stany Zjednoczone i glob. This is the same picture. Tak. Jeden się film tylko w ten, no District 51 czy... District 51 tam w RPA. Tak, to jedyny film, no to tak. No to tak, ale to nie było potwierdzone. Nie było żadnego filmu, że wyglądało na przykład w Kaliu. Albo Boże. W Bratysławie. Bo w Polsce kiedyś? Poczekaj. Nie mówię o Polsce. Jest taki przerażający film gościa, który wspomina swoje doświadczenia w Polsce z kosmitami. I no wiecie, w Polsce też tam były jakieś kręgi w zbożu. Były różne dziwne historie. Ja zaraz wam powiem a propos filmu,
który dzieje się z kosmitami i nie jest Stanem Zjednoczonym. Ale ja znając fachowość, przenikliwość i talent niektórych polskich rolników, to bym się nie zdziwił, jakby któryś tam te kręgi stwierdził, że zrobi. A ja bym chciał, zrobi żeby... i zarobi. To jest to kombinowanie jak z polskiego serialu. Ej, Tadek, a dawaj kręgi zrobimy w zbożu, nie? Tak, tu kręgi właśnie, kosmita tu był i zrobił kręgi właśnie swoim statkiem. Myśmy to widzieli, pan płaci 50 zł. 10 zł, bo nie może bez sam zdjęcia robić. Zrobimy ten, z tej komisji, gdzie się robi protokół zniszczenia, że będzie miś taki frubał jak w misiu i on z góry fotokomórką zrobi zdjęcie i ci powie, czy ten krąg żeś w lewo trochę przesunąć, czy w prawo. Otóż film, który dzieje się, jest z kosmitami i dzieje się nie w Stanach Zjednoczonych, to jest film Big Bang z roku 86 i polecam w głównej roli Zofia Merle. No to jest w ogóle taki, to jest taka... film w koprodukcji polsko-bułgarskiej? Nie, to jest polski film. Świetny jest film. Dzieje się w jednej izbie generalnie. Obsada jest genialna. Big Bang mówisz? Big Bang. No kurde, ja nie wiem dlaczego to nie przeszło do takiej klasyki, to jest klasyka, znaczy jak obejrzycie, to jest jak Race, to jest nie wiem, jak Miś, jak coś tej serii, to jest klasyka. No i właśnie u chłopa, polskiego chłopa na polu lądują kosmici. A, widziałem to. No i cała tam wieś się schodzi i radzi, co trzeba zrobić. Oczywiście ksiądz przychodzi. Kondratiuka. No, tak, to jest genialne. Tak. Panowie? Muszę wykonać autokorektę, tak zwane sprostowanie. Nie powiem, oczywiście się pomyliłem. Nie. Ja mówiłem z głowy, a ludzie z telefonu. Otóż to nie był francuski koszykarz, tylko amerykański biegacz. A, okej. Okay. Ale to blisko. Ale słuchajcie, nie wierzę, że kiedyś w jakimś studiu padł argument, bo ja mówiłem z głowy, a z telefonu, a to naprawdę padło. No tak, to masz hajko. Ale wiesz, ja mówiłem z głowy, a ty z telefonu. I to jest argument, nie? Najważniejsze jest to, że ja przynajmniej, ja wiem dlaczego się pomyliłem. Bo ten biegacz nazywa się Noah Lyles, a był taki koszykarz Noah. I ten koszykarz Noah był francuskim koszykarzem. Słuchaj. A Noah Lyles jest... Mogłeś się również pomylić z piłkarzem Widzewa. Noachem Di Liberto. Tak jest, właśnie. Olkiewicz, powiedział pan już jedno słowo za dużo. Proszę przyjść za tydzień, tak? Proszę, tutaj będziesz... Na razie wpisuję ołówkiem, ale jak pan za tydzień nie przyjdziesz, to... Ale przemianujemy na czarny długopis. No. Mam jego wypowiedź, bo mi się bardzo podoba. Lepik wchodzi, to jest fajne nazwisko. Prawie, To? Prawie jak Pepik. Dlaczego Wojciech Częsty tutaj wziął się za rozgrywanie piłki? Wiecie, co mnie boli najbardziej? To, że muszę oglądać finał NBA i mają World Champion nad głowami. World Champion of what? United States? Nie, zrozumcie mnie źle. Kocham Stany. Po prostu to nie jest Holanda. Świat. Tak. To nie jest świat. My wszyscy jesteśmy światem. Prawie każde państwo walczy, rywalizuje, bierze swoją flagę. To jest świat, a w NBA nie ma flag. I dlaczego World Champion? Cały świat, każdą dyscyplinę powinien szanować. Tak jak Paweł Fajdyk, tak, słynne zdanie z Hate Parku, jak powiedział, że byłem w kraju, w każdym kraju są wszędzie młociarze, a tak, w których nie ma na przykład ligi piłkarskiej. Oczywiście. To jest. Tak, pamiętam, ten kraj to oczywiście niby Landia. Byłem tam z Pawłem Fajkiem. Byłem jego młotem w niby Landii. Młociarstwo w krainie niby z piosenki Fasolek. Bardzo daleko posunięte. No ale słuchaj, no pojechałbyś do takiej Estonii, to tam młociarzy na ulicach pewnie jest. Czy tam trzeba uważać, po prostu takie specjalne tytanowe parasole, bo wszędzie młoty latają. Tak, jest taka wysepka na Oceanie Indyjskim. Gdzieś tam Sentinel. O, tak. No właśnie, gdzie tam no, nie dotarło jeszcze nic. I nawet żadna tam próby kontaktu z tubylcami się kończyły tam wystrzeliwaniem z łuku. I to nie są żarty. Naprawdę. No tak. I po prostu, no może tam są błociarze, tak? No patrząc właśnie w tych takich pradawnych kulturach sportu, tak, igrzyska jeszcze starożytne, no to tam prędzej właśnie młociarze niż jakaś piłka nożna, nie? Kto to widzi? Młociarstwo jest starsze niż Kostia Wasilewicz. Więc moim zdaniem Paweł Fajdek był na zgrupowaniu na Sentinelu po prostu. Przelał nam 10 zł Łukasz Woźnicki z pytaniem, czy można piłką nożną wielbić Boga? Oczywiście tak, pod warunkiem, że nie jest się reprezentacją Polski na przykład. Tylko jakąś inną. I były zmiany też, ale FlashScore jeszcze ich nie odnotował, natomiast z tego co widziałem, to chyba wszedł Artur Pik. Tak, Pik i Lepik. Lepik tak fajnie wkasał koszulkę. Tak więc mamy reprezentanta polskiej ligi, choć nie ekstraklasy. A Moder już wszedł, czy cały czas jeszcze? Nie, czyli jego pokazali tylko jak ze sprowieżem tam ucinał pogawędkę. Ty, ale ten kosz, dziadowa ta premiera. Nie, Kuba, weź tam, kiedy odchodzisz? Nie? Ostatni raz ci był. Ostatnia szansa. Ale chciałem wątek ekstraklasowy na chwilę przywołać. No Golizadek podobno z jakimś urazem. Tak. Iran 5-0 z Turkmenistanem. Golizadek w pierwszym składzie.
A wirus Turkmenistan duży postęp zrobił w ostatnich latach. No już tak, nie jest ten Turkmenistan co kiedyś. A to jest mocny Turkmenistan. Ja nie mogę się doczekać w takim razie składu Lecha Poznań na najbliższy mecz, bo Dino Hotić też już wypadł. No. Golizadek z kontuzją. Na szczęście mają Czerwińskiego, który jest najlepszym skrzydłowym. Ja chciałem zobaczyć ten telefon teraz Aliego Golizadecha do Rumaka. No tak. Mariusz odbiera, co Ali? Uraz, ale taki umiarkowanie poważne. To przyjedziesz. Nie, trenerze, muszę być w Turkmenistanie. Teraz jechać do Turkmenistanu zagrzewać chłopaków. Tak. Oni sobie nie poradzą bez mnie. Mamy 5-0 prowadzenia, ale drużyna to jest drużyna. Trener wie, jadę do Turkmenistanu. Będę sam wracał 5 lat. A nie mogę się doczekać Mariusza Rumaka, który ucieszony na konferencji. Ja nie potrzebuję transferów. Moim najlepszym transferem był Bartosz Salomon. Ale no wiecie jak jest. No, kurczę, jak można było tak wesołego człowieka, tak strasznie zepsuć na przestrzeni zaledwie miesiąca. Ale no widzisz, no to najgorsze, bo to wiesz, zaczął od wesołości i na co mu to było? Mm. Co, nie, w Polsce nie był? Najgorzej to. A kusił los, nie? No tak. O, no i weszło mu. Weszło. Ale jest, wreszcie. Do 3 razy sztuka. No, ale pięknie. Potrafił uderzyć. Raz koło słupka, raz obronił bramkarz, teraz trzecie uderzenie z dystansu, Jakub Piotrowski wreszcie z golem i z asystą. Także kurczę, mamy powolutku swojego własnego Stevena Gerrarda. No, ja myślę, że to Steven Gerrard to był w angielskim Jakubie Piotrowskim. To jest. Ale ładnie, nie, no, ładnie, no, pięknie. Lutno, jak trzeba, przyjęcie, tu, bez patrzenia. Widać, że było to trenowane. Tak. Widać, ten gol w Ludogorcu Razgrad, który był pokazywany 100 tysięcy razy na wszelkiej gomaści piłkarskich, futbolowych prawdach albo futbolowych futbolach. To nie był przypadek. A on to zawsze miał. Tak. Czat zwraca uwagę, konkretnie Beton87, że Robert Lewandowski z asystą. No bardzo ważna asysta. Tak. Dołożył nogę Piotrowski do akcji, którą wypracował w pełni nasz kapitano. Nie, no pokażą to. Nie leżał 5 sekund. Pokażą tego gola tam w walijskich pubach gdzieś tam wieczorem, jak sobie jeden tam walijczyk z drugim po piątym piwku obejrzy, to jest szacun na dzielnie. Nie można się pochwalić. Tylko może tam szepnie, ty na niego to trzeba będzie uważać. Nie? On potrafi uderzyć, ale wchodzi moder. Co to teraz się będzie działo? Flash score do tego stopnia lekceważy Estonię, że jest już gol z 70 minuty, a nie ma jeszcze zmian wpisanych. Jeszcze cały czas sprawdzają, co to za ludzie, którzy pojawili się na wyrazie. Co tam wpisać? Oni są po prostu na szaro w FM-ie, więc nawet nie mogą... Niezidentyfikowane obiekty latające. Jak Odropole? Przecież to jest pierwsza liga. No tak. Jak to Odropole? Tam już piechniczek nie pracuje? Drogi Flash score, to prawda. Wszedł Artur Pik z Odropole, pierwszej ligowej. Panowie, wejdzie zaraz moder. Co to się będzie działo na tym boisku? Ja trudno mi sobie wyobrazić po ilu? 2 latach? Mówienia, że jak moder wróci, to będzie się działo. Mnie się wydaje, że jak moder zagra w końcu, czy dziś, to wygramy do zera i to więcej niż 2 golami. Co ty gadasz? No, tak? O kurde. Tak mi się wydaje. I to będzie efekt modera właśnie. Wchodzi, magic moder. Magic moder wchodzi i wygrywamy przynajmniej 2 golami. Nie, moim zdaniem może nawet 3. Bo jeśli chodzi o statystyki, pytacie mnie w listach, oczywiście, że mam statystyki, 21 celnych podań po przerwie. Jeśli chodzi o dangerous attacks, których przed przerwą Estonia miała aż 5 przy 48 Polski, tak po przerwie rozkład jest trochę bardziej drastyczny, 32-0. Jeszcze bez dangerous attacks Estonia, a pamiętajmy, to ważna statystyka. Flash score wlicza w dangerous attacks, jak jesteś na połowie rywala z piłką. Więc Estonia jeszcze... To jest chyba pierwszy raz, kiedy nie ma dangerous attacks przy jakiejś drużynie. Tak, ja pamiętam jak Jarosław Królewski wrzucał. No, zmiany. Wisła miała 186 dangerous attacks. A panie, to przecież 2 ataki na minutę wychodzi. Flash score to nie kłamie. Tam liczy, nie? Flash score nie kłamie. Dangerous attacks. Nie. Ale wchodzi Polaków razy. Więcej Polaków Jezus, ty, przy linii niż w Polsce zostało. Ilu tych Polaków jest Buksa. Pięknych. Wszedł Buksa. Buksa, Szymański, Modry. To są ofensywne zmiany. My to chcemy zmiarzyć. Tylko tak jest. 6 do 0. Przed rewanżem. Wysyłamy sygnał. Patrzcie, to jesteśmy my. To jest przez nas wykonane. Tak jest. To nie jest nasze ostatnie słowo. To są pazury orła. Wchodzi bohater z narodowego. Tak będziemy o nim mówić jeszcze przez długie lata. Czyli Jakub Piotrowski właśnie. Bohater z narodowego. Czyli ten, który miał gola i asystę w ostatnim zwycięstwie reprezentacji Polski. Obejrzy trener De Zerbi w Brighton, to Kuba Moder będzie miał jeszcze dłuższą drogę do pierwszego składu, bo ściągnie Piotrowskiego zaraz. Tak, ja, Kuba, kurde, to jest lepszy Kuba. Flash score cześć, dotar. To ja, lepszy Kuba. I'm better Kuba. Flash score dotar. Pik, Pom, Lepik, tak jak mówiliście, a zeszli Jurgens, Palumec i wspomniany wcześniej Ken Kalaste. Tak więc tak. O, tutaj na prawej stronie zabawa. Co tu się dzieje? Samobój. Ale kto tak pocisnął?
Nikola. No Nikola. No Nikola. Czyli Grosika wpuścić, a nie. Grosicki by więcej zrobił. Grosicki by tą bramkę strzelił sam, a nie samobójem. Kurde, panowie, nie chcę powiedzieć, że słowo za dużo, ale ten Nikola, to mi się podoba, bo to jest powtarzalność. No. To już nie jest tak, że raz wszedł i szarpnął. Jak ale pierwszy powiem się serio. No tam gra chyba coś w tej Romie czasem. On gra właśnie, czy nie gra? Gra, tylko z ławki wchodzi. To bez różnicy, bo... Teraz się trener zmienił, inne ustawienie, nie do końca go lubi, no wiadomo. To gra czy nie gra? Bo ty się, Wojtek, znasz na tej zagranicznej piłce. Jarański nie gra ostatnio. No. Ale to właśnie. Ale w ogóle? Patrz, jak nie go poskładał. Jakieś tam ogony z tego, co tam patrzyłem. Ale no to jest może taktyka. Przyjeżdża wypoczęty na kadrę, tak? Ile było, umówmy się, złote lata ery Lobenhakera, to mieliśmy samych takich piłkarzy, którzy w klubach gdzieś tam drugi garnitur, trzeci tam smutni. Ale na kadrę, to dla nich, kurde, no to gdzie my się mamy pokazać, te? Taki Jacek Krzynówek, gdzieś tam Felix Magath, to nim tam podłogę wycierał, tam Jacek, ty to możesz wejść jak tam siódmy skrzydłowy stwierdzi, że może, jak będziemy grać w Lidze Europy tam z Wolską Połtawa, to może zagrasz 3 minuty. Zresztą Jacek Krzynówek kiedyś powiedział mi taką historię, jak miałem z nim wywiad taki, że grał w Lidze Europy mecz w Wolfsburgu i akurat wyszedł w pierwszym składzie. No i tam nawet tam chyba 2 gole strzelił, czy tam asystę miał, no generalnie tam super mecz. No jest tam 3-0, 60 minuta, no i patrzę, że jest zmiana. Tam sobie myśli już, kurna, nie no, zaraz schodzę, nie? I tu patrzę, że jakiś tam inny kolega schodzi. Chodzi Misimowicz na boisko, był taki bośniak, Zvezdan Misimowicz. No i podbiega do mnie i mówi, ej Jacek, bo to ty miałeś zejść, wiesz? Tylko kierownik się pomylił, źle wypisał zmianę. I no już zostałeś, nie? No i wiesz, i grasz z taką świadomością, nie, to ty miałeś zejść, nie? I mówi, jeszcze tak się wkurzyłem i na takie chyba tam jeszcze gola strzeliłem. I po meczu ten Magath chodził z taką gulą, bo wygraliśmy 5-1, ale nikt nie pytał o tam geniusz taktyczny Magatha, że super ten, tylko dlaczego ten Krzynówek, który dzisiaj tam strzelił 2 gole i miał asystę, to w Bundeslice, nie wiem, tam na Bayern 3 dni później, to będzie znowu na ławce, a tutaj ten. No i ten Magath musiał tam mówić, że no jest rywalizacja, że tu bardzo się cieszę, że Jacek się pokazał. Bardzo się cieszę, że Polak strzelił. Tak, tak. Zajebiście. Dzwonili do mnie z gratulacjami Vincenzo Italiano i wszyscy trenerzy z Belgii. Każdy z nich śledzi losy polskich piłkarzy i bardzo im dopinguje, prawie tak jak ja. Ale przypomniały mi się czasy, kiedy najlepszym polskim piłkarzem był Ireneusz Jeleń. Foxe. Był taki moment w historii polskiego futbolu, kiedy Ireneusz Jeleń i tam regularnie Zoser był najlepszym polskim piłkarzem. No. O rany, próbowaliśmy też kiedyś odtworzyć z kimś, nie pamiętam, z którymś piłkarzem gola z zerowego kąta Ireneusza Jeleń. Chyba 3 godziny nagrywaliśmy. Nie udało się. Albo też Magath mówił, ten Krzynówek mówił, jak Magath mu chciał utrudnić w ogóle wyjazd na kadrę i się sam zamieniał w facto lekarza, bo mówi, trenerze, no ja chcę jechać na kadrę, bo dostałem powołanie. Nie, ale Jacek, ty nie możesz pojechać na kadrę, bo ty jesteś kontuzjowany. Piąteczka! No ale akcja Szymańskiego z Zalewskim. Tak, ale poklepali. No były ofensywne zmiany i tu się skończy zaraz 8-0. Tak, moim zdaniem już Estonia tego nie odrobi. Nikola, trzecia asysta, tak naprawdę. Dobra, czekajcie, na głowę Zielińskiego. Czekajcie, sprawdzamy. Polska, San Marino, 10-0. Do, o, dokładnie. Czy to możliwe? Czy to jest mit założycielski kadry probierza. Ale to mi się podoba, że... Ale rzeczywiście, zobacz, poklepali, bo tam... Pięknie, Zalewski, pięknie, Szymański, super. Tutaj świetny Estończyk. Bo ja myślałem, że Szymański już tu już będzie walił. Tak. Nie, no, no tak, zobacz, jak widział, że obiega Zalewski. I Zalewski mu się odwdzięczył podaniem zwrotnym. Tylko tam mógłby się gościu, ale nie wybił. Podoba mi się, jak zjeżdża klasa rywali podczas tych meczów. Kiedyś tak, założycielski z Niemcami. To bym założycielski z Walią. Mit założycielski z Estonią. I to jak? 5-0? Już przynajmniej. Jakub Moder odkąd wszedł, to Polska jeszcze bez straty gola. 2 gole już. Tak. Polska z Moderem. To jest jakie... A jest Dangerous Attack z Estonii. Są na naszym głowie. I pan będą mieli jeden. Zaraz zobaczymy. Strzeliśmy 2 bramki. Mogą mieć 3 po takim rajdzie skrzydłowym. Czy Moder dosnął piłki? Już mają 5 Dangerous Attacks. Jak to się nieważne, stało? Nieważne, on po prostu jest. A nie, to jest pierwszy. Jest taka aura Modera. Aurą po prostu wszystkich tam. Zero, cały czas 0 Dangerous Attacks w drugiej połowie Estończyków. Ale to już teraz ja bym im uznał. No to już jest. No, pa, no to no, jest. Yeah. No. O, jeszcze się potknął! Co się potknął i dlaczego to zrobił? Ale musi być ta łyżka dziegciu. Musi być. Pierwszy dangerous attack. Nawet ze Estonią siebie, grającą w dychę, prowadząc 5-0, musi być łyżka dziegciu, jak mówisz. To jak co za San Marino, nie? Ja chciałem, żeby ten Estończyk złapał piłkę po prostu i biegł na środkę. Ale kto się potknął? To, o Jezus. Jak się potknął? Strasznie. Czy to jak zwykle Bednarek?
Bednarek. O Jezus. Nie, uff, całe szczęście to nie Bednarek. Jak piątka? Bednarek. Tak. Nie, osiem chyba. Nie, zobacz co robi Bednarek. To jest Bednarinio. Znaczy, a Bednarek kto został kiwnięty wcześniej w ogóle? Nie wiem. Nie, ale to, panowie, to moder się potknął. No ale Bednarek miał dojść do tego kolesia. No nie, no ja rozumiem. Ale... ale ten Wetkal, który strzelił gola, to jest z młodzieżowych, tak, czy dzisiaj w ogóle Daniel Ederos, no. Smoka, bo Zalewski no tak. To... No. 5 asyst, 7 goli i jeszcze ten Wetkal, jak coś tam wróci się do Romy, to nie będzie tak, że gdzieś tam w kącie, tylko powie, no ja też strzeliłem. Tak, tak. A grałem dla słabszych. No, na szczęsnego. Tak jest. Szczęsnemu go raz strzeliłem. Moder padł. To na 7 pisze. Ajajajaj. No zepsuli nam święto. No, no dobra. N Hax, stacja 70. Moder no, upada po raz pierwszy. No moder tak. I Damian Popiel ładnie wychwycił, ale to tak miało być, Damian. Moder się potknął i ta cisza w studiu. No tak bo tak, jest. My się nie spodziewaliśmy, że Moder jest w stanie coś zrobić niedobrze. A chociaż, być może, to potknięcie Modera po to, żeby nie odlecieli koledzy z reprezentacji. Może tak, tak. Już tak, o, się... już widzę, piętki się zaczynają. No tak, nie. Lepiej ostudzić, ostudzić nastroje. To jest garda z pokory, tak, którą tak. Musimy mieć, że tak, tak, tu piękny mecz, a zawsze będziemy mówić, a defensywa! No. Adrian Nis pisze, to nie ten Moder jeszcze. No tak, a, to no tak musi tak. Grać. Jak to będzie ten Moder, to już będziemy oceniać. Wtedy nie zawali. Ale to na razie jeszcze nie jest ten Moder. Ale Bednarek spóźniony. Znamy, znamy. Kto by to pomyślał? Bednarek spóźniony? 55. mecz taki. Bednarka. No ja Bednarek ma w sobie coś takiego, że on nigdy nie jest bezpośrednio do niego. Ale! Ale gdzieś tam tak. Stał, gdzieś tam noga. Ale zawsze tak. Możesz powiedzieć, no mógł się zachować troszkę tak. Lepiej. Tak. Niby nie ma do niego pretensji, ale... ale mógł zrobić klasowo obrońca, tak. By coś z tym zrobił. No. Kamil Glik to by tam o! Zębem oj, tak. Nadgryzionym wybił. Kamil Glik po meczu z Legią, jakbym go widział. Na Cardiff idealny. No. Przemas na Twitterze z kolei. Róbcie ankietę. O czym myślał Bednarek? O Walii, wakacjach, drugiej części Diuny, czy może restauracji w Soton? Ja mam wrażenie, że Bednarek, nawet jakbyśmy wygrali Mistrzostwa Europy, to przyzwyczajem się tłumaczył. Ale jeszcze to jest z jednej strony zaleta, kiedy jesteś stoperem. Warunki fizyczne. No. Wysoki. Dużo wygranych pojedynków łukowych. Ale to jest wada przy wywiadach, bo jeszcze jak no. Jan Bednarek, poza tym, że zazwyczaj co się dzieje? To jeszcze zazwyczaj w tych wywiadach, no... Dangerous attack. Tak, tak. Z konieczności jest pochylony. I to już mu odbiera powagę, bo jest pochylony. I się tłumaczy, pochylony. Tak, no, chciałem, żeby było inaczej. No. To niestety no, zabiera. Jakby tak stał dumnie wyprostowany, to by go nie było słychać, bo mikrofony są za nisko, przez dziennikarzy trzymane. No a on stoi pochylony i dlatego wygląda tak, jak widać czasami. Tłumacząc się z kolejnych niepowodzeń reprezentacji Polski. Których niestety jest sporo. Zepsuje nam atmosferę. No, już naprawdę myślałem, że wygramy wszystko do końca świata, a teraz tak. Myślę, że natomiast jednak nie. Trzeba docenić, bo widziałem, Wojtek Papuga chyba tam znalazł statystykę, wyliczył, że to jest pierwszy mecz Polski za czasów, inaczej od czasów Paula Sowzy, gdzie my strzelamy więcej tam niż, nie wiem, 2 czy 3 gole, czy tam więcej chyba niż 3. No generalnie, że taki wynik typu tam 4-5, że wtedy tam z San Marino i Andorą żeśmy postrzelali. Ajajaj. To bez Grosickiego. No. Panowie, wszedł Kalman. Ale zamiast doprowadzić do remisu, to jest 4-1 dla Walii. Taki piłkarz jak Kalman z Krakowi. No. Czyli Walii... Ale jestem w szoku. A Kalman a Makuch? Jak mu poszło? No to jest nierozłączny duet. Jak powiedział Jordan, nie mówcie o Jordanie bez Pippena. I tak samo jest Kalman i Makuch. Ale ci Walijczycy się będą musieli poczuć mocniej, jak zobaczą, że my też wygraliśmy w podobnym stosunku z Estonią. Kurde, oni to zrobili z Finami. Gol Makucha? Under review. Gol under review. Sprawdzają, czy Makuch jest na boisku, bo inaczej to się... Nie liczy się gol Kalmana bez Makucha. Sprawdzają trafienie Davisa w tej chwili, a Polacy jakby natchnieni tym, że Walijczycy strzeli 4. gola. Co podkręcić. To znowu Nikola? Znowu świetne dośrodkowanie? Znowu tam 10. asysta? A ja uważam, że Grosik jest lepszy jednak od Nikoli. No może on tam zrobił 3 asysty, bramkę i ten, ale... Ale to, nie ale to Nikola ma... No tak, ale powiedzcie mi, czy Nikola ma turbo? A do no. Kogo... Czy jest piosenka Krzysztofa Krawczyka no, czy Nikola kiedykolwiek miał double-double w Ekstraklasie? Właśnie. No. Wasiliew miał. Dogrywał Zalewski do Frankowskiego. Ale wiesz, kto miał jeszcze double-double w Ekstraklasie? Ja jeszcze sprawdzę jedno. Ten, nie powiem ci kto. Nie, on nie miał. Ja, no, właśnie słyszałem. Bo mu doliczyli karne. Ja, no, bez karny, to każdy głupi by miał. Pozwólcie mi jeszcze argument jeden w dyskusji Grosicki-Zalewski. Wpisuję Cipo Bucks. Zalewski. Cipo Bucks Zalewski. Tak, tak. To nie znajdzie. Otóż under review. Nic nie znalazł. Nic nie znalazł, bo to jest Cipo Bucks z Grosickim. No właśnie.
Tam 3-1. A pytanie, czy Nikola Zaleski ma swojego fit kebaba? Ja sprawdzę. A miał swojego Energola w żabce? No. Zaleski? A Grosik ma kebaba z ananasem. I pestkami dyni. Tak. No i jeżeli to nie jest argument... I Grosik miał swoje przesłuchanie z Matim Borkiem, a Nikola Zaleski. No ale bo nawet Mati Borek to nawet nie chciałby pewnie z nim rozmawiać. Nie. Nie ma o czym. Cycgan z ważnym komentarzem. Kalman i Maków to brzmi jak jakiś sitcom. Kalman i Maków. To tak. Ale ja myślę, że nakręcą tak. Jeden jest taki żywiołowy, tego. A drugi taki robi biznes. Ciekawe, który miałby tak, weź. Pomysł na biznes, ale nie wiem. Dawaj, zagramy w Krakowi w ataku. Nie, to się nie uda. Ale już się udało. Dlaczego? No nikt nie trafił w pustą bramkę praktycznie. Pustą piłkę. Pustą piłkę na pustej bramce. No, będzie? Ojej, kto to był? No, boję się, lewy. Że to on. Ale lewy, słaby mecz. No tak, tyle goli, żeby on nie strzelił. Absorbuje uwagę obrońców. A, kto to widział? Gra dobrze tyłem do bramki. To rzeczywiście, to był taki... Jest, Energol, Turbo Grosik. Kurde. Kuba, no jesteś ekspertem. Kuba, no właśnie. Czy ty spożywałeś kiedyś ten oto napój Dionizjosa? No. Nie poznaję, nie widziałem nigdy. Co za człowiek? A co to za puszka przed nim? Nie pamiętam. Możliwe, że spałem. A dlaczego ta marka nie przetrwała? Dlaczego ona nie dalej nie... Ale jakby była taka... Wypiłem wszystkie, się i tyle. Ale jakby była taka marka napoju izotoniczno-energetyzującego Giga Zaleś. O! Brałbym. Do koszyka, a potem ofiarował komuś bliskiemu. No. Ale giga wielkość, turbo jest świst. No nie, ale albo taki Nikola. Fiorun. Giga Zaleś, gignij sobie. Gulnij sobie. Ja bym chciał, żeby był na przykład Energole już z takimi naprawdę, bo generalnie wszyscy mają Energole już. I to jest naprawdę średni ligowcy. Wchodząc z ławki w Zagłębiu Lubin, mieli swojego Energola. I teraz uwaga, Angiela na czacie, czy dobije Estonia do 100 podań w tym meczu? Wydaje mi się, że nie. No nie zdąży pewnie, ale jakby nasze orły się rozluźniły jeszcze tak bardzo, jak w 80 minucie, jak tutaj Betkal strzelił gola. Panowie, mam to. Mam. No. Hasło marketingowe dla Nikoli Zalewskiego i jego kolekcji Energoli. Stoi Nikola, pije coś ze szklanki, to Nikola to energetyk. Dobre, co? I wtedy wszyscy to Nikola. I wtedy, żeby podbić wartość marketingową, Wiktor Hrabosz, Nikola. dobre występy. Z tym, że zacząłeś produkować swój napój Nikola. Smolcie i wtedy wszystkie żugajki pisują Nikola, co to jest? Energol probierz? Jestem pro. Bierz Energol. Robert, ty to już... Lewandowski wchodzi. Michał, probisz udział w sezonie? Robert, bo już nie mogę na ciebie patrzeć. Masz 5 minut, nie strzelisz, to na walię wystawiam buksę ze świdrem. Piątkiem. Słuchaj, bo Aras już jest w drodze. A mam też Romańczuka na twoje miejsce, także się pilnuj. Właśnie, zamiast tego modera Romańczuka. A z trybun wiesz, to tam ściekle łypie. Widzisz tego Marczuka tam? No. Z Siemieńcem siedzi, no. Siemieńca też wystawia, on będzie... Potężnie. Za mnie wystawię Siemieńca. Potężnie zbudowany. Już nie mogę tak na ciebie patrzeć, że Siemieńca na ławkę biorę. Zatem Siemieńca wezmę ten, tak jak coś, to on z nimi przegra, a nie ja. Ja pozostanę w pamięci Polaków jako ten, kto rozbił Estonię. Tak jest. Dowódca z bitwy pod Talinem prawie, że. Oczywiście. Bo Warszawa jest pod Talinem. No. Panowie, tutaj mówicie Zalewski... Energol, a ja was proszę, Energol Dawida Szymonowicza. Zwarty pol. Solidny ligowiec. Szymon! Szymon! Napiszę Szymona! To jest. To tak, to Szymona będzie w różowej puszce, a Szymon w czarnej. Hej, jestem Dawid Szymonowicz. Możecie mnie kojarzyć z 22 meczów Warty Poznań w tym sezonie. To ja. Jesteś I zawsze tak, że dobrą energię mam. Dobrą energię mam dzięki siłom witalnym, które dostarcza mój napój Szymon. Baterie LKC i Defensis. Bądźcie Szymon, wspierajcie zielonych. Tak jest. I nowa kultura... LKC i Offensis i LKC i Neutralis. Kurczę, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś był taki plik Worda. On był przesyłany tak z rąk do rąk, taki trochę chałupnicy. Tam były reklamy ligowców. Z reklamami. Ja też to kojarzę. Nie wiem, czy to jest. Gość śledzi Grzegorza Szamoturskiego. Nie, czy Grzegorz Szamoturski śledzi Austina Hamleta. Była taka reklama. Wchodzi za nim do mieszkania.
puka go w plecy. Ten przerażony, odwrócony, Szamo tak, zapomniałeś napoju. I wyjmuje napój, to jest reklama napoju. A Austin Homlet tak się... Tam był Paweł Pieniążek się w reklamie. Tak, to ja zupełnie nie doszła do mnie ta pasta. To było dobre, to było dobre. Ostatnio ktoś to odświeżał i pytał, czy to mam. Otóż nie mam. Jakbym miał, to przystał. Kurde, no ja też tego szukałem wiele razy. Czat wie, jak to znaleźć, bo na pewno są na czacie osoby, które wiedzą, jak to znaleźć. Bo to które miały to w swoich absolutnie niesamowite i możemy to zaraz całemu naszemu czatowi przypomnieć, całym wszystkim widzom. No, jak ktoś to znajdzie i... Ja myślę, że czerwona kartka tu pogrzebała Estonię. No. Ustawiła mecz. Nie, to po prostu my Polacy wstawaliśmy wcześniej rano. Tak. A zimne prysznice Zaleskiego? To co? Ale zimne prysznice po tym jego Szymonie? Czy no, czym się polewał? Po Nikoli. Po Nikoli. Tyle tych nazw, no, tak. To jest taki wybór, że to już... No wchodzisz tutaj do jakiejś żabki, a tam i Nikola, Szymon. Kurde, no nie, no będzie ciężko to znaleźć. Bo to było faktycznie w pliku Worda. My kiedyś mieliśmy ten plik Worda. Słuchajcie, wielki dzień polskiego sportu. Piotr Żywa, dzisiaj 241 metrów w planicy. Drugie miejsce w kwalifikacjach. Tak, tak jest. No o, i... Właśnie Wojtku, podsumuj, bo ja w ogóle przestałem śledzić skoki. Ja też jestem w ogóle Co tam się działo? Bo ten sezon się już kończy. To jest chyba ostatni zawód. Jaka jest sytuacja w polskich najlepszy skokach? Z Polaków jest zniszczą. To jest jakby to wszystko, co... Zniszczą te narzędzia nasze. Tak, no sytuacja, jeśli chodzi no, o skoki, no na pewno to był sezon trudny. To był sezon przemian, podczas których no, dokonywała się pewna rewolucja. Nie jest łatwo tym naszym starszym zawodnikom już utrzymać ten pułap dyspozycji na tym wysokim poziomie. Była dobra, dobra tak, sytuacja. Ale Lewandowski nie wypłacił. Kilka dobrych sytuacji też mieliśmy. Ja myślę, że trener ma plan. Trener ma plan raz ze swoim sztabem. Oni, a chcesz teraz trenerem w ogóle kadry? Młody austriacki szkoleniowiec Thomas Thurnbichler, którego wypatrzyliśmy w słynnym gimnazjum w Stams. On tam razem z innymi naukowcami, fachowcami różnej maści opracowywał plany i on teraz opracowuje je dla nas. Myślę, że następne lata, następny sezon to będzie odbudowa, to będzie nowy plan i nowy pomysł, zwłaszcza, że już w końcówce tego mamy występ Polka zniszczona na poziomie pierwszej dziesiątki. Mamy też Maśka Kota, który zaczął w coraz częściej do pierwszej czterdziestki. Maciej Kota też jest stary. No to... Mamy on jest stary. Pawła Wąska, który wygrał Puchar Kontynentalny. Ale przypomnij, Maciej Kot jest stary. Maciej Kot jest zawodnikiem, przesuwa się ta granica. Wspaniałe to było, to przesuwa się ta granica. Doświadczonym, tak powiedzieć. No i ten dzisiejszy też występ Piotrka złapał to noszenie w dalszej fazie lotu. Widać było, że no, u niego to jest troszeczkę czasami w głowie nie do końca to wszystko jasno wytyczone. On raz jest tutaj, raz tam, ale przed nami ten ostatni weekend w Planicy, cieszmy się nim, bawmy, a później podczas tej przerwy na pewno solidna praca w tunelu aerodynamicznym zaprocentuje i od nowego sezonu będziemy znów liczyć się w walce o wysokie miejsca. Pięknie. I będziemy ostatni widzę. Tak jest. Polska w finale. Skoki skoków. To był program Skoki skoków. Tak, a naszym gościem był prezes honorowy tak. Zenobiusz Boiler. Ależ obrót spraw w meczu Ukraińców. Nie się zmieniło. Gole w 85. i 88. minucie. I 1-0 dla Bośni robi się 2-1 dla Ukrainy. Natomiast Walia podwyższa na 4-1. To w tych meczach mniej ważnych. Bo ten najważniejszy skończył się wynikiem 5-1. Tylko jednego gola straciliśmy, odkąd Jakub Moder wrócił do reprezentacji Polski. Co wy panowie o tym sądzicie? No, to niedużo. Ja myślę, że biorąc pod uwagę to, że strzelił nam go zawodnik Romy, a jak dzisiaj widzieliśmy, Roma ma w swoich szeregach rezerwowi piłkarze Romy, to są konkretni piłkarze, to nie jest jakoś strasznie źle, że tam jednego gola żeśmy stracili. Prawda? Jeden, Dangerous Attacks po przerwie Estonii i jeden gol. Jeden dobrze, że to nie jest tak, pierwszy że... raz taka statystyka w historii Flashscora, jestem pewien, że nawet nie jeden celny strzał, ale jeden Dangerous Attacks przełożony dobrze, na gola. Dobrze, że w piłce nie obowiązuje zasada, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, no bo ostatni się śmiali Estończycy, bo to oni strzelili gola ostatniego, no ale my się śmialiśmy wcześniej 5 razy. Ale szeroko się śmieją. Nie no, widać. 5 bramek reprezentacji Polski to... Jest sukces, tak. Trzeba to powiedzieć. Ale no. Faktem jest, że... Męczyliśmy się nieraz. Tak, tak. Z Łotwą ile było? 2-0 z Łotwą. Dziadowski mecz, jak no, nie wiem. Tak, tutaj tak. Nie było męczarni. No. Nie, no tutaj pewnie. 5 goli to mi się kojarzyło. W ostatnich latach właśnie jakaś Andory, San Marino, takie już kompletne i... kopciuchy. A tutaj na Estonia, przypomnijmy, że oni potrafili strzelić gola Austrii. 0-0 z Tajlandią w zeszłej jesieni. I... No, nawet jeden u siebie. Chyba. No, czytamy 1-1. No. A śmiem twierdzić, że gdyby nie... Bez Ojamy grali. No. Bez Zeniowa. Śmiem twierdzić, że gdyby nie to, że
tutaj beatyfikowany za życia Robert Lewandowski byłby zdjęty z boiska i wpuszczono byłby Pio? Pio albo ktokolwiek, no, albo byłby Świder Buksa, to mogłoby być jeszcze nawet lepiej. No ale no to też nie jest jego wina, bo gdyby go nie pytali o Julię Żugaj, no to też by było zupełnie inaczej. Zdekoncentrowany. Wydaje mi się, że kapitan trochę nieobecny, tak. Trochę widać jakby... Można powiedzieć tak, chrabąż ugryk z Lewandowskiego. Dokładnie. I to kim? Żugają. Żugają. Ugryz. Jad Żugaj to jest śmiertelny prawie, że. Robert Lewandowski złapał Żugajkę. Tak, tak. A wiemy, co się dzieje z piłkarzami. Po ugryzieniu chrabąszcza. Napastnik, jak zostanie ugryziony, przykład Iszaka. On do tej pory nie może dojść do siebie po ugryzieniu chrabąszcza. A Michał Prejsz już duma z... Tak, prawie co, to jest tak. Ale zobacz, jakie bary szeroko. Tak, już na czym chodzi, tak, nie? Już. No i co? Małpy, teraz powiecie? Tak. Wy? Nic nie powiedzie. Dziennikarze? Nie, Michał Prowierz to pewnie jest znany mem, który też już pewnie ktoś wrzucił dzisiaj. Michał Prowierz po tym mecz na konferencji z dziennikarzami. Mogłoby tak być. A nawet się podaje, jak Michał Prowierz, jak już jest naprawdę rozsierdzony, wjeżdża w trzecią osobę. Bo zawsze się mówi, że Michał Prowierz to jest. Ale to każdy tak ma ostatnio też, jak przeżywa. Panie Michale, nie chciałem. Wyszła ta akcja, że. Minister Sikorski chce tam 50 ambasadorów chyba Polski zmienić i Andrzej Duda też mówi, że kompetencją prezydenta jest ostateczna decyzja i to prezydent będzie mówił o sam o sobie w roli ale organu. Ale to jednak coś innego jak nazwisko tak wymienia. No tak. Wymienia. Jak sam mówisz o sobie na nazwisko. Tak. Jakub Olkiewicz nie będzie tolerował takich rzeczy. To brzmi, prawda? To jest taki wykrzyknik nad wykrzyknikiem. Znaczy to jest Uber rozsierdzenia, to jest takie rozsierdzenie. I pamiętajmy, Michał Probierz lubi to podkręcić w momencie, kiedy naprawdę absolutnie nikt się go o to nie czepiał. No tak. Tak, bo ciągle się wszyscy Michał Probierz powołuje Dominika Marszuka i ja czytam potem, że co robi ten wariat, co robi ten Michał Probierz powołuje tego, kto jest w danym momencie najlepszy. I dopiero ktoś może tak na tyle sali, może Wiktor Chramosz powiedzieć, że ale nikt nie krytykował. Trwają poszukiwania tej osoby, która skrytykowała Michała Probierza. Ale bardzo, bardzo lubię to, że tak, bo ciągle się tylko krytykuje. Ciągle się tylko krytykuje. Że... Ale zobacz, jaki reporter TVP Sportu jest zadowolony. To jest jakiś najlepszy dzień jego życia. No dlaczego byłaby smutny? No, Polska wygrała 5-0, on rozmawia z nowym Stevenem Gerrardem. Z bohaterem z Narodowego. Bo już znaczy, nie proponuję, żebyśmy nigdy inaczej nie mówili bohater o jakimś Narodowego, tak. Bohater z Narodowego. Ja po prostu się dziwię, bo zobaczyłem szczęśliwego Polaka uśmiechniętego. Czy zostawiłeś coś na walię? Oczywiście, że tak. No tak. Dopiero przekonałem się, co ja się dopiero rozgrzewałem. Tak, moim idolem jest Piotr Świerczewski. Popularny świr. Chciałbym Wojtek, ale wydaje mi się, no, chcieliśmy zagrać dobry mecz i myślę, że zagraliśmy dobry mecz, ale mogliśmy zagrać Dziękujemy kibicom. Zagramy dobry mecz też z Walią, bo chcielibyśmy zagrać dobry mecz właśnie. Tak, jesteśmy ten. Jak ty to robisz, Jakub? No, boki mam zgodę na Góralskiego, Góra na Krychowiaka. Tak jest. Łączę najlepsze cechy dwóch najwybitniejszych przypadkowych pomocników w historii narodu naszego. Mariusz Lewandowski to też był mój idol, zawsze twardy w środku pola, wygrał kiedyś Puchar UEFA, on wiedział, co robi. Po nim mam Rumieńce. Ale moim marzeniem jest kiedyś potrenować Radomiaka jakimś swoim karierze. Chciałbym być wyrzucony dwa razy z Termaliki. A potem Brookbet, dokładnie. Tak, dwa razy. Wojtek, ty możesz tego nie wiedzieć, bo już opowiedziałem to wszystkim absolutnie, ale tobie nie. No słucham. Wiesz, że Brookbet Termalika nie czy KS grał w ubiegły weekend z Resowem Rzeszów? No tak, 1-4 i tam w dziewiątkę go raz strzeli. Tak jest, ale czy wiesz... Ja śledzę, ja śledzę. A wiesz, dlaczego grali w dziewiątkę już po 15 minutach meczu? A to nie widziałem tych fauli, nie wiem. Otóż otrzymali dwie czerwone kartki, ale ja bym szukał winowajcy w osobie trenera. Bo po zwolnieniu Marysza Lewandowskiego zatrudniony został Jakub Drwal. I trener Drwal sprawił, że dwie czerwone kartki w pierwszym kwadransie swojego pierwszego występu. To jest kuszenie losu tak zwane, niepotrzebne i grali się. No to... Ale też bym docenił kurs trenera Rafała Latowskiego. Widać, że to nie jest tak... Cztery gole poprzednio. Widać, że to nie jest tak jedynie, że w studiu telewizyjnym się wymądrza, ale... Ale chciałbym rzeczywiście zobaczyć te szatnie, jak grali w przewadze dwóch zawodników i przygrywają do przerwy z Termaliką. Ja wiem, co powiedział Rafał Latowski. Rafał Latowski nie tolerował tego. A piłkarz wkurzony, mówi w trzeciej osobie. Rozsierdzony. To jest tak jak futbol menadżer, że był ten wymachuj rękawi, tak, nie ciśnij butelką z wodą. Kopnij krzesło. Wyjdź z hukiem. Albo tam jak jest wywiad w tunelu i tam jakiś dziennikarz zagaja. Co to jakieś wywiady w tunelu? Tam wyjdź z hukiem, nie? I go tam odtrącasz. Nie? Co pisze czat, Kuba? Zawija się powoli generalnie. Czat się powoli zawija. No jest dosyć dużo
dużo takich komentarzy typu stawiajcie domy na Walię, to Mr. Triple M, Blacha 1989XXX pisze, że zwalią się ze sramy, jest to możliwe generalnie. No i tutaj tyle. A, Alvaro Mendoza, za wcześnie zrobiliście tier listę wiktorii reprezentacji. Teraz update jest potrzebny. No tak, 5-1 Estonia z jednym Dangerous Attack tylko. No jednym golem też, ale jednym... No a to jeszcze czekam na Walię, to wtedy już robimy podwójny update. No, wtedy właściwie można nagrać wszystko. Widzę, że Damian Smith na Twitterze napisał prosto ze studia futbol futbolu. Walia, fizyczny futbol, nie odstawiają nogi. Intensywna gra, mają piłkarzy w Championship, niektórzy otarli się o Premier League. Trzeba być uważnym, trzeba będzie umieć cierpieć, wytrzymać walkę, nie da się zaprosić do kopaniny. Tak, ja bym dorzucił do tego jeszcze... Cardiff, atmosfera, blisko trybuny, walczycy jak krykną, to nie jest to, co u nas na Stadionie Narodowym, że ludzie przychodzą trochę jak na spektakl, jak do teatru i nie mamy do tego żadnych pretensji, bo to każdy kibic jest inny, kultura kibicowania nie musi tylko polegać na wydzieraniu się przebitym głosem, ale walczycy to zrobią, oni, dla nich to jest życie i śmierć, tak? Dla nich ten mecz to nie jest tak, że oni sobie wstaną, jutro pójdą, nie wiem, do pracy, pójdą sobie, nie wiem, gdzieś na spacer, oni po prostu... wstaną i będą przeklinać ten dzień do końca, że takie przygotujmy się na ogień. Panowie, to mój wniosek, zróbmy jeszcze futbol, futbol tylko o Walii. Tylko o Walii. Bo mecz już nie ma co, dobra? Czekaj, to ja wezmę sobie skład odpalę, nie? Po prostu. Lecimy? Dobrze, dobra. Dobrze. Kto ma? Mam zacząć? Czekaj. Futbol, futbolu, jesteśmy po wielkim zwycięstwie reprezentacji Polski. Polska! 5-1 tu w studio właśnie wszyscy. Polska! Gramy hymn, tak, o, Polska. Te emocje są właśnie większe. Polska! I ważniejsze niż studio, Polska. Niż profesjonalizm. Polska. Polska wygrała, więc trzeba się cieszyć. Jak ktoś ma smutny, jest po tym razie, to jest smutas. Więc trzeba się cieszyć właśnie, ale Estonia już za nami. Ta wielka wiktoria zwycięska, ale przed nami jest Walia. Julku, ty się dobrze znasz z trenerem Walijczyków. Chodziliście do jednej podstawówki. Jakim rywalem jest dzisiaj Walia? Bo ten futbol się zmienia. Jaka jest dzisiaj ta współczesna reprezentacja Walii? Czy to taki mój epizod 5-letni na Wyspach, kiedy... No powiem tak... Gareth Bale, telefon przychodzący. No nie mogę teraz odebrać, bo jestem... Gareth, popularny dla mnie Gary. Mówię do niego tak żartobliwie, mówię Gary, ty się szykuj na nas Polaków. No co mogę powiedzieć? To tak, to też trochę z tego, co przeżyłem, ale też z rozmów z Garethem Bale'em, to są wyspy. To są jednak wyspy. To jest taki futbol bardziej siłowy jednak, że tam no... Ja powiem tak, Walijczycy nogi nie odkładają. Nie odstawiają, nie odstawiają nawet. Nigdy nie odstawiają. To jest wyspiarski, ciężki futbol. Ja w ogóle... Piłka może przejść, zawodnik nie może przejść. Tak. Oni tak grają. Ja w ogóle mam zamiar też z Michałem, bo będę rozmawiał z Michałem. Znaczy, Michał będzie ze mną rozmawiał, też będzie dzwonił. Ja zadzwonię w ogóle tej całej Walii. Też a powiedz mu, że oni nie odstawiają nogi. Powiedz mu. Nie, no to wiesz, my z Michałem to często rozmawiamy na temat ten, że on wiedział, że taki wyspiarek. I do Walii też mam kontakt, będę kontaktował się z Walią. A co powiesz Walii? Znaczy, selekcjonerowi Walii, z tym się znasz, nie, dobrze. Ja w ogóle z Walią będę. Ja nie będę z Walią rozmawiał przez selekcjonera. Ja z Walią bezpośrednio po prostu sobie do niej zadzwonię. Mm-hmm. Mam tutaj Walia zapisany numer do całej Walii. Niech nie będę zdradzał. Ja bardziej chciałbym Michałowi coś podpowiedzieć, że ja coś tak, wiesz, trochę wykradnę takim, trochę chcę być szpiegiem. No nie chcę potem mówić, że sukces reprezentacji Polski zależy ode mnie, bo nie chcę wypowiadać tych słów. Że tylko od mojego jakby tam telefonu i od moich znajomości. Nie będę tak mówił. To nie jest tak, że wszyscy polegają na mnie, że naród, ojczyzna, reprezentacja to ja. Wiesz nie, co? Nie będę tak mówił. Jeśli moglibyśmy cię o coś prosić, to żebyś powiedział Michałowi Probierzowi, że Walijczycy naprawdę nie odstawiają nogi. Myślę, że dobrze, żeby on to wiedział. Tak, nie, no to będę z Michałem rozmawiał, że tak, że ja mu przypomnę. A może wie, ale ja wolę przypomnieć, że Walia to wyspy. A wyspiarski futbol, no to jest siłowo. Otwarte Wojtko, złamanie nogi. Złamanie nogi nie powstrzymało Robiego Savage'a przed tym, aby w barażu interkontynentalnym o miejsce na play-offie o Mistrzostwo Europy w 1997 roku. Walia Szkocja, Cardiff, pełne trybuny, Millennium Stadium, wtedy Mark Hughes, który był w pewnym rozkroku między karierą piłkarską a trenerską, oklaskiwał go i sam w końcówce symbolicznie szedł na minutę, pozdrawiając swoich właściwie
kilka milionów, kilkanaście tysięcy wychowanków. Robi Savage z otwartym złamaniem nogi po ataku z Craiga Browna, również taki był szkocki z Kimbrian Ellsburg. On się postrzegał, Tomasz Hajto też o tym wie, Orły Engela, Curry, pamiętamy, a później Frankowski, jak wchodzi, to będzie trudny mecz, nie odstawił to nogi. Będzie trudny mecz. Walia mi to pokazała, usmysłowiła, nawet jak oni przegrywali kiedyś 0-5 z Anglią, święta wojna, to nawet jeszcze od czasów Jana Bezziemi i króla Edwarda IV. Oni to pamiętają, Alia 5-0 prowadząca, ale oni do samego końca i nie odstawiają i ten gol w 94, którego strzelił wówczas Winston Edwards, on sprawił euforię na trybunach, bo ten jeden gol na 1-5, oni wiedzieli, że to znaczy więcej niż na 1-0 w barażu interkontynentalnym ostatnie miejsce. A z tym swoim spach. Doświadczeniem ze Ben swoim... Thatcher jeszcze, który przecież to odznany jako rzeźnik z Swansea. 364 mecze na 8 League One, 112 w Championship i 2 w Premier League, ale jako i na Anfield z Liverpoolem, że ja to byłem wtedy, widziałem. Ale z tym swoim doświadczeniem, z tych meczach, na których byłeś w Walii, robiłeś te mecze, to jakiego meczu się spodziewasz? Ciężko. Bo to będzie nowy mecz. Vinnie Jones, mówi do panu coś, to gość, on się uczył nie odstawiania nogi od Wilsona Edwardsa. I nasi piłkarze, zapamiętajcie to sobie, Walia to nie Estonia. No. Kuba, ty grałeś nieraz przeciwko Walii, nieraz byłeś się w szatni z walijskimi piłkarzami. Jaki to będzie rywal dla tych dzisiaj? Ja ci zadam ci pytanie, takie trochę osobiste. Czy twoim zdaniem ta reprezentacja ma dość charakteru, żeby się przeciwstawić Walii? Panowie... Moim zdaniem, jak mam pokazać taki futbol jak dzisiaj, to w ogóle tam nie lećmy. Nie lećmy tam, bo naprawdę brakowało dzisiaj wszystkiego. Gola strzała nam Estonia. Kraj, który w czasach, gdy ja grałem, przypominam, nie istniał. Walia, kiedy ja byłem piłkarzem, Walijczycy musieli grać w barwach Wielkiej Brytanii razem z Anglikami, żeby w ogóle móc z nami wyjść na murawę. Bo od nas tak kipiał charakter, że ci wyspiarze, no duże chłopy, ale my braliśmy plusz, tak tutaj w zęby i nam takie piany tutaj leciały i oni byli już posrani. Od samego początku. Dlatego to, co teraz ja widzę, wchodzi Matikasz, tu go zakuło, tu go boli. Ja pamiętam, jak ja grałem wam w futbolu przez jakiś czas. Potem dopiero zacząłem znowu grać w reprezentacji Polski. Mnie nie bolało. Nie szukałem wymówek prostych, że tu boli, tu strzyka. 10 minut zagrał Matikasz w Anglii. Także ja bym nie leciał do Walii, nie leciał w ogóle. To nie ma sensu. To nie ma sensu bez charakteru. Albo powołał tych zawodników, którzy ten charakter posiadają. Takich jak ja i moi koledzy z boiska z lat 60. Czy przyjąłbyś powołanie do tej reprezentacji Polski w tym momencie? Przypomnę, masz 50 lat od 23, nie grasz piłkę. Nie czuję się gorszy od tych piłkarzy, którzy obecnie są w reprezentacji Polski. Przypomnijmy, grałeś w drugiej Bundeslidze, Heidenheim. Dobra runda wiosenna w 96 roku. Strzelił gola Kanowi, który grał w Karlsruhe jeszcze. To mało, wtedy młody dopiero Oliver Kahn, ale nasz Marian mu wsadził po widłach. Siata i po widłach. Siata po widłach. To był taki wznoszony. I wtedy wszyscy śpiewali. Włodarek, daj tor, tor, torarek, torarek. Tor, jak wtedy. Czy to uratujesz? To było takie uderzenie. Ein Tor! Charakterystyczne, takie, ja nazywałem to kaczką. Niemcy mówili na to Katzenfuhlens. Die Katzenfuhlens. Zagrałem, miałem taki epizod w reklamie, gdzie, w reklamie kaczek. Gdzie tak reklamowaliśmy. Dużo kaczek się sprzedało wtedy. Kaczki. Heidenheim. Niemiecki kaczek. Tym swoim kopnięciem i wtedy mówiłem tak. Die Katzenfeind. Czy miałeś jakąś cieszynkę związaną z kaczką? Nie, ja nie cieszę się po gołach. Ja nie cieszę się po gołach. To jest mój obowiązek, jak naprawdę. Jak ja strzałem gola. No, nie widzieliście kiedyś, żeby się cieszył Listony, że jak wrzucali z Listony. No, ja widziałem dzisiaj kadrowiczów. Oni się cieszą z goli przeciw Estonii. Ja jak strzałem Oliemu Kanowi, dla was to jest Oliver, dla mnie to jest Oli, bo się poznaliśmy. Po widłach? Poznaliśmy się siatą. W Saarbrücken na festynie. Poznaliśmy się na bursie. Jedliśmy currywurst wraz z Olim. I on wtedy mówił, słuchaj, Włodek. Nie grałem nigdy przeciwko napastnikowi, który ma lepsze uderzenie. Sitem powidły. Człowiek, który przeciwko Elberowi grał, przeciwko Effenbergowi. Mateos.
Obi, twoje... Nasz Bodek! Twoje... Robiłem ten mecz z Karlsruhe wtedy. Robiłem ten mecz i wszyscy Niemcy łapali się za głowę. Wszyscy kibice Karlsruhe odeszli, bo oni nie byli w stanie zdzierżyć, że Polak. My wtedy jeszcze za żelaznej kurtyny kradliśmy samochody, tak się o nas mówiło. Włodek otwierał oczy niedowiarkom i ja chciałbym, żeby nasza reprezentacja otworzyła oczy niedowiarkom w Cardiff. Tak jak Walijczycy zawsze otwierali, awansem do półfinału Euro, Gareth Bale. Ja tylko przypomnę, byłem taki... we Francji wtedy w La Bolle. Ciekawostka. Po tym meczu, jak Włodek Kanowi strzelał, telefon oszalał mój. To oszalał, tak. Gerhard Schroeder dzwoni, pyta się Wązdu, a ja mówię Włodek. Leszek Miller opowiadał, że to było największe tąpnięcie na drodze Polski do Unii Europejskiej. Właśnie w tak było. Dzwonił do mnie. Jerzy Buzek to potwierdzał. Angela Merkel do mnie dzwoni, mówi, ja będę kanclerz Deutschland za 3-4 lata. A ja mówię, to jest nasz Włodek. No ja tutaj... Marian Włodarski. Zapamiętajcie na nazwisko. Tak. Powiem. Marian! Marian! Piękny Marian! O, to całe Niemcy śpiewały. To właśnie na tej podstawie była ta piosenka. I tak nie chciałbym, żeby ktoś mnie postrzegał jako, nie wiem, aroganckiego, jakoś, że nie wiem, że się przechwałem, że za moich czasów graliśmy dobrze i z charakterem. Z charakterem! Ale nie chciałbym, żebyś się mówił Marian Włodarski. Marian Die Katzenschreiz Włodarski. Tak mówili o mnie w budynku. Ja wiem, że wciąż pamiętają. Tak, a powiedz tę historię, pewnie, że gaj się w Cardiff, eliminację mundialu i te blaszane szatnie. Słuchaj, no. I tam z Benem Thatcherem się złapaliście już za gardło. Ale Marian, jedna rzecz, bo ty za bary nawet, za bary. Musiał was Jerzego rozdzielić. Marian, ale jedna rzecz, bo ty już kiedyś robiłeś bardzo, bardzo dobre rzeczy i teraz cały czas robisz bardzo dobre rzeczy. I jak się z tym czujesz? No powiem szczerze, brakuje mi trochę następców. Następców mi brakuje, bo naprawdę... Za moich czasów te dobre rzeczy to była powtarzalność. Każdego meczu, każdej imprezy, każdej dyskoteki, każdej najby w garażu to była powtarzalność. Teraz raz na ruski rok naprawdę wystrzelimy z Estonią i ja widzę, wy się cieszycie. Wy się cieszycie i oni obrastają w piórka. A wyjdą potem na trudne boisko w Cardiff, bo nawet my nie lekceważymy. Znaczy właśnie, przypomnijmy, Marian, byłeś bardzo dobry. Die Katzen, jak to było? Die Katzenzeug. Die Katzenzeug. Die Katzenzeug. Śpiewało całe Heidenheim. Die Katzenzeug. Ale no, z Cardiff, z trudnego terenu, przywieźliście 0,5 w tubę. Jak to się stało, skoro byłeś taki dobry? Jetlag, po prostu. Jak wspominasz to 0,5 wtedy? To jest takie ostrzeżenie, taki papierek lakmusowy trochę. Ja pamiętam, że mecz był... Przed tym meczem. Ja pamiętam, że mecz był w sobotę, 5 czerwca 94. Na drugi dzień odbywały się... Świętowaliśmy niepodległość, wybory. Wybory, częściowo wolne wybory. I wówczas dzwonili do mnie wielokrotnie. Marian, jak ty zagłosujesz? Jak ty zagłosujesz w częściowo wolnych wyborach? Mówię, chłopcy, bardzo mnie boli głowa, bo wczoraj byliśmy na dyskotece, bo jesteśmy drużyną i na boisku, i poza nim. Mamy mecz za 15 minut, nie będę teraz rozmawiał o polityce, bo ćwiczę moje Die Katzenzeug. Także spokojnie. Ale w niedzielę też była zaplanowana debata Kwaśniewski-Bałęsa. I właśnie dlatego Bałęsa był taki rozsierdzony, bo nie mógł przeboleć tego, że Die Katzenzeug został zablokowany przez duet stoperów z drugiej ligi angielskiej, Bristol City i Huddersfield. Sędzia nas skręcił. Evans i St. Ledger. Sędzia nas skręcił. Panowie. Poza tym tam mieli kartoflisko, straszne. Drodzy widzowie, futbolu, tylko u nas Die Katzenzeug, Marian Die Katzenzeug Włodarski, Julek, który no, zna się dobrze. Zna te kulisy futbolu. Tylko... Jak jest stan zdrowia Mateja Okesza? Szybko tylko. Właśnie, powiedz proszę. No, widziałem SMS-y. Tu. Tak, SMS-y są. Powiem tak, insidersko, żeby to nie poszło czy za bardzo... Czy będzie kasz na walię? Jest tak, że po prostu go noga zabolała. Wraca do klubu. Nie wiadomo jeszcze, bo to czy badania, znaczy już się dzieją badania, ale że to jest kontuzja nogi. To jest, kontuzja nogi to jest? Tak. Ale pokazał to ręką. Nie. Bark zdrowy, bark bardzo dobry. Ale to niepokojące, bo kontuzja nogi u piłkarza jest dość poważną kontuzją. Tak, ale już gadałem z niemieckim doktorem,
Doktor Edgar ma go zbadać. To jest. Ja załatwię. Jeszcze z ciekawostek, tak skończę, tylko może mój ten. Bo jak pamiętam jeszcze, jak The Kaczyn Cojen było strzelane Kanowi, to nawet za mnie zadzwonił taki zespół niemiecki. Oni się pytają, ten Marian to ten? I to był zespół Kraftwerk. I on nagrał taką piosenkę: Sie sind ein Kaczyn Cojen und sind gut. Właśnie, ja jeszcze ostatnie pytanie, Marian, do ciebie. Wiadomo, że całe Niemcy do dziś śpiewają Die Kaczyn Zeug i tak dalej. Ale bo są takie głosy, no bo ty grałeś w Sokole Pniewy, a później jedną miałeś dobrą rundę w drugiej Bundeslidze. Niektórzy mówią, że Lewandowski jest lepszy od ciebie. Jak ty na to? Później była ten niebezpieczny uraz ten małego palca i skończyłeś grać. I jak oceniasz te głosy? To były trochę inne czasy. W 94 wiadomo, głęboka komuna nie pozwala nam wyjeżdżać przed tym, jak ukończyliśmy 29 lat do drugiej Bundesligi. Wcześniej były zapytania z Interu Mediolan, ale postawili na Vieriego i Ronaldo potem. Były zapytania z Barcelony, też postawili na Ronaldo. I były zapytania z Realu, ale tam postawili na Schukera. Ale to dlatego, że Schuker był po prostu ode mnie młodszy. Bo ja byłem troszkę starszy niż Schuker i Schuker strzał mniej goli. Oni szukali takiego zawodnika, który grał w tym do bramki bardziej. I stąd ta kariera, no, czy mogłem wyciągnąć więcej? Ja nie patrzę na to w ten sposób. Ja dużo w swoim życiu zdziałałem, sami wiecie, bardzo dużo goli strzelałem w tej jednej rundzie zagranicznej. Przyłonimy, 4 gole. Bardzo najlepszy wynik w Heidenheim. Jeden z Olimu Kanowi, poza tym hat-trick z piątego Babelsberg w pierwszej rundzie. Babelsberg, ależ to był mecz. Tak. Sławek Kałaszkiewicz tam. Najlepsza drużyna strefy spadkowej drugiej Bundesligi. To było właśnie Heidenheim, Die Kaczyn Zeuge. Miałem zawsze taką zasadę, że nie czytałem gazet, nie czytałem opinii o sobie, ale mam tu wycinek akurat z Babelsberga. Proszę, Die Kaczyn Zeuge Wodarski. Najlepszy. The best. The beste. Nie, ty the sobie best. To wymyśliłeś, tak? Nie, ty ta, to nie. The beste. Tak pisał głos Babelsberga. Nie czytałem zazwyczaj gazet, ale to mam. Akurat zostałem mi w starej kurce dzisiaj. Nie, bo mama lubiła zbierać. Właśnie, no ale no, pytanie. To dzięki mamie, muter. Wojtku, no bo ty śledzisz polski futbol od meczu Porto Alegre, reprezentacja Dolnego Śląska w 52. Tak. Jak oceniasz te dyskusje osób kwestionujących dokonania Mariana Włodarskiego? A liga była mocniejsza. Liga druga Bundesliga, czy wtedy była mocniejsza? Czy to jest ten argument, że Lewandowski czy Die Kaczyn Zeug? Lucian Brychczy, pamiętam mecz na Camp Nou, reprezentacja Europy, kontrreprezentacja Polski, mecz na otwarcie tego wszechstronnego obiektu. On wtedy powiedział po tym spotkaniu takie zdanie: patrzcie i uczcie się. I ja myślę, że Die Kaczyn Zeug wcielił w to życie. On dołączył sobie w swoim wachlarzu grację Luciana Brychczego, przenikliwość Kazia Dejny, a także opanowanie władzy. Moim zdaniem też skromność. Skromność zawsze była taką główną zasadą Mariana Włodarskiego. Skromność Piotra Fijasa, który jak skakał, bo też warto powiedzieć, byłem na wszystkich skoczniach świata. 194 metry, rekord świata w Planicy, to tylko wzruszył ramionami i powiedział: średnio. Podpowiada mi Cyzgan, którego mam tutaj na słuchawce. Druga Bundesliga, ja o tym nie mówiłem, nie mówiłem o tym, byłem w paru programach, ale o tym akurat nie mówiłem. Zostawiłem specjalnie dla was, żebyście też mieli coś o tym. Druga Bundesliga była wtedy mocniejsza niż Bundesliga. O tym się nie mówi. O tym się mało. Jakby liczył współczynnik Leidenich. Tak, to więcej klubów drugiej Bundesligi. Futbolu. Die Kaczyn Zeug, to jest lepsze puenty, nie będzie już. Babelsberg. To był ten Babelsberg. Zaproszymy na emisję odcinka serialu kolejnego dzisiaj specjalnego. Bayern. R jak radość. Druga Bundesliga była lepsza. Bayern niby potentat. Niby Liga Mistrzów. Niby Kufur, Janker, Gio. Dla was Giovanni Elba. Dla mnie Gio. Niby. Ale ich było stać tylko na Babela. Tak. Nie było ich stać na Berga, bo Babelsberg było stać tylko drugą Bundesligę. Babelsberg. Cieszę się, że mogłem się z wami tu podzielić. Dziękujemy, Marian, że odrzuciłeś wiele intratnych propozycji. Wiemy, że głos Ostrołęki chciał, żebyś napisał mu felieton po tym meczu, ale wybrałeś studio u nas za prowiant. Ale powiedz, Marian, czy prawda, że głos Babelsberga złożył ci propozycję, żeby był ekspertem na Euro podczas meczów w Babelsbergu?
O ile Polska się zakwalifikuje, a widzę to ciemno. Widzę to ciemno. Futbol futbolu na żywo, bez skrótów, w waszych domach, za pośrednictwem drutów i kabli, nowych wynalazków z Ameryki. Jesteśmy zawsze z wami, gdzie polska piłka gra i wywołuje wielkie emocje i wielką serdeczność wszystkich Polaków. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dzięki wielkie. Jutro 10. Sponsorem kanału jest Superbet. Dzięki Wojtek, że Polska! Ta jest biało-czerwoni. Polska! Biało-czerwoni.